Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj po raz trzeci, już w tym studiu, ale po raz pierwszy, jako można chyba tak powiedzieć, mistrz świata, moim gościem jest Szymon Marciniak. Szymon, Witam serdecznie. Na początku chciałem Ci Salą pogratulować. aleikum. Salam aleikum, chciałbym się powiedzieć chciałbym się pić po 6 Na początek muszę Ci pogratulować, e, no bo chyba można Cię nazwać mistrzem świata, czy nie? Czujesz się mistrzem świata? Czuję się mistrzem świata. Jeżeli, jeżeli sędzia sędziuje finał i, i ten finał idzie bezbłędnie... Nie, nie było bezbłędnie, że była jasność. Ja, ja też wiem, już obejrzałem mecz, obejrzałem do 90... a mieli Nie rację. Nie. Nie. nie, nie mieli. <grym> nie, nie mieli. Ale, ale oczywiście to nie wszystkie decyzje były idealne, ja o tym wiem. E, ale takie błędy, te niewielkie błędy to biorę w pakiecie w każdym meczu, a w finale no, modlisz się o to, żebyś nie miał takiej decyzji, o której będzie rozmawiał cały świat. No i fajnie, że, że te decyzje były... Były ważne, bo tak naprawdę nie pamiętam meczu ligowego. Starałem się nawet idąc do, 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 do kilku programów, nawet dzisiaj, znaleźć ten mecz, gdzie miałem trzy rzuty karne w Polsce lidze No nie znalazłem. Gdzieś tam szukałem, drążyłem. Nie było. No, no i to robi trudność meczu. No, no nie, nie tylko sam finał. To co powiedziałeś, no kurczę, ja powiedziałem do moich chłopaków, zamknęliśmy się w pokoju, była radość. Tysiące telefonów. Ja mówię, na chwilę. Mówię, panowie, jesteśmy w szatni przed meczem. Już wydałem instrukcję mojemu koledze ze, ze Stanów, co mają robić. Coś, to, samo, to samo naszej koleżance Katrin. I mówię, pamiętajcie jedną rzecz, te tysiące gratulacji i życzeń, które dostaliśmy, to jest jedno, jest pięknie. Ale my, jak tu dzisiaj popieprzymy cokolwiek, to jest po nas, do końca życia. I była taka cisza, my widzieliśmy, jak, jak naprawdę ciężar gatunkowy jaki był patrząc nawet na zawodników już w tunelu, gdzie zawsze jest miło, fajnie. Oczywiście przyszli, poklepali, że cieszą się, że to my, że to ja jestem w finale i tak dalej, ale widać, to już nie był ten ogień, który widzieliśmy Francja, Dania, Argentyna, Australia. To był naprawdę, to był taki ogień, że... Ja mówię, kurczę, ale to będzie mecz. Już, już czujesz, że... Nie, nie tak jak w tych poprzednich. Że jest fajnie, miło, żartujesz, bo zawsze były jakieś żarty. Tu już bez żartów. Tu te spojrzenia od siebie, ci w lewo, ci w prawo. Mówię, ale się... No i się zaczęło. Mm -hmm. e, wiesz co, ale... Trzeba sobie jasno powiedzieć, że lepiej to już nie będzie. Szymon, zagwizdałeś mecz, który absolutnie przeszedł do historii światowej piłki. Prawdopodobnie był to jeden z najlepszych meczów w historii futbolu. Prawdopodobnie na pewno był to najlepszy finał w historii Mistrzostw Świata. Ty na samym środku i czasami się mówi, że dobry sędzia musi odgrywać rolę drugoplanową, ale ty miałeś tam rolę pierwszoplanową i wciąż byłeś dobry. Posędziowałeś wybitnie najważniejszy mecz być, być może w historii futbolu. Przede wszystkim najważniejszy mecz dla siebie. Zdecydowanie tak. Sama decygnacja mnie na, na ten finał to było coś wielkiego. To, to było coś tak fajnie majestatycznego. Samo to ogłoszenie, ale to pewnie do tego sobie wrócimy, to się tak mówi, właśnie, ja, to jest zawsze nasze życzenie. Kibice czasami tego nie rozumieją. Oni, oni często podkreślali, że o Marciniak lubi flesze, lubi kamery, lubi gdzieś tam być w centrum. Dużo się o nim mówi, ale no, trudno czasami nie mówić o arbitrze, który sędziuje ćwierć finał, półfinał. To i broń Boże, nie jest, nie jest to żadna jakaś tam buńczuczność, arogancja. Jest na pewno w... czasami trzeba do... być w swoje siebie. ręce. Nie mylmy pewności siebie, z arogancją nigdy nie byłem arogancki. Gdybym był arogancki, na pewno byłaby, byłby brak sympatii ze strony piłkarzy. Oni to od razu wyczuwają, jeżeli ktoś mhm. jest arogancki i mamy kilku sędziów, którzy też no, widzimy jak, jak czasami się dzieją e, sytuacje na boisku i później ciężko to wszystko opanować. Nie ma, ja ja byłem zawsze normalnym gościem, normalnie z zawodnikami rozmawiam, nigdy się nie wywyższałem e, i czułem, że <laughs> najlepiej będzie, jak gdzieś tam, może będę mniej rozmawiał. Pamiętam, jak było kilku moich starszych kolegów, kilku finalistów, którzy sędziowali finał i też Ni, nie, nie masz dobrej rady. Co możesz powiedzieć sędziemu? Pamiętam, fajnie przyszedł do mnie Pierluigi i powiedział taką fajną rzecz. Mówi, Szymon, złamaliśmy barierę dla was. 48 godzin ogłoszenia sędziego finału, po to, żebyście mieli... Właśnie 24 godziny więcej, nacieszcie się tym, bo to jest chwila taka, że zabierz to ze sobą. To też musi być, nie jesteś robotem, musi być trochę enjoy w tym wszystkim radości. Masz 24 godziny więcej, ale to co ja Ci życzę to i... Po koleżeńsku sugeruję: odłóż telefon na bok. Wszyscy to teraz koledzy się znajdą z podstawówki. I tak była po pepcie: po, historii niedowiary. Wszyscy święci się odzywali. To jest oczywiście miłe, ale też zdajesz sobie sprawę, że z niektórymi nie zamieniłeś słowa. Niektórzy na ciebie psioczyli po meczu mieć Radomiak. Mhm. W cudzysłowie, oczywiście, pozdrawiamy nasze, nasze kluby z ekstraklasy i, i moich wszystkich kolegów i podziękowania, bo tyle, ile dostałem SMS-ów od naszych kolegów z boisk, z którym sędziuję na co tydzień, od trenerów. No, to jest mega miłe, bo czujesz, że jesteś. Częścią czegoś tak jakby przedłużeniem kadry narodowej, która, która też, no bo wielu chłopaków wrzucało, czy gdzieś się jak Piotr Gdzieński wysyłali gdzieś tam trener Czesiu Michniewicz, także życzył powodzenia, gratulacje, później po finale to, to jest mega miłe, bo tak jak my trzymamy za nich kciuki, to mm -hmm. oni trzymali za nas. I, 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 i też powiedział, Szymon, nie zmieniaj nic, kompletnie nic. To, to że ty jesteś tu w finale, to nie dlatego, że jesteś łysa, nie dlatego że ja cię bardzo lubię, To mm -hmm. ty jesteś tu, bo ty tu zasłużyłeś. Zresztą my czuliśmy to. Naprawdę to, to gdzieś tak od półtora tygodnia. To już było takie przeświadczenie, że jak szliśmy do tej sali, to ja już w brzuchu miałem 99%, że wiedziałem, że to będę ja jeszcze, jak Daniele, który zawsze dużo wie, to, to też wynika z doświadczenia, ale też z tego bycia na tych najważniejszych meczach, imprezach, no, mimo że Wardka był dla niego pierwszy raz dla sędziego, mhm. ale był w Rosji jako war z Dzianem Koroki, więc, więc wiedział, jak to się dzieje już po jego, przed, nawet jego przed, przed półfinałem. mówi Szymon, 100%. Że A w którym momencie taki... tak naprawdę się zorientowałeś? Bo pamiętam, że widzieliśmy się po meczu Polska-Francja, czyli po 1.8. E, I ty mówiłeś sobie wtedy, znaczy sobie, mnie mówiłeś wtedy, e, nie no, chyba półfinał, może półfinał. Finał to chyba nie, bo polityka, bo coś tam. W którym momencie zrozumiałeś, że być może układ drużyn jest dla ciebie korzystny? Ale też to, że twoje akcje są tak wysoko znaczy, Wiedzieliśmy, że będziemy w trzech ostatnich meczach to, to widać było od razu Przede wszystkim widać to było po zdarzeniach Które działy się na treningach Te sześć tygodni to straszny Strasznie długi okres Nie jesteś w stanie nic szukać. Oprócz tego, że oglądają ciebie instruktorzy Szefowie Jak sędziujesz, jak zarządzasz zawodnikami A naprawdę nawet te grupy te Młodzi młodsi zawodnicy, których mieliśmy na, na boisku, no to są wciąż Szalone dusze, to, to mhm. dla nich ten futbol to jest pasja, religia i nawet oni oczywiście byli z nami za pieniądze, bo oni 6 mhm. tygodni z nami pracowali, oni symulowali nam różne sytuacje, niektóre to na, nie stworzono w jednej akcji mieć cztery faul, nie wiedzieli co gwizdnąć, który mhm. faul wybrać, mhm. e, bo czasem był faul na żółto, czasem na czerwono, czasem karny z żółto, karny z czerwono i, i trzeba było to fajnie zarządzać i ja z tym doświadczeniem, z bagażem doświadczeń sprzed czterech lat z Rosji, gdzie... Wtedy uważam, że też troszeczkę więcej powinienem z siebie dać na tych treningach. Nie, nie wiedziałem, że to ma aż tak wielką wagę, taką, yy, taką rangę te treningi mają z, z tym warem, z tym systemem warbu. Na każdym treningu było tak jak na meczu: czterech warów, czyli ja wchodziłem na 12 minut i na te, na te 12 minut siedział główny mój Tomek Kwiatkowski, i następnie no, różnie, różnie, się to, mhm. a różnie się to zmieniało, ale my od pierwszego dnia, oni wiedzieli, chłopaki, że panowie. Nie ma. Chcecie się powygłupiać, pożartować, żartujemy na rozgrzewce. Jest rozciąganie, tam sobie żartujemy, ale jest, jest moment na fizykę, bo mieliśmy cztery boiska. Było jedno boisko, gdzie było tylko fizyczność, naprawdę tam się ciężko pracowało, i tam nikomu się nie chciało żartować, tak szczerze. Mm -hmm. <gry> Więc o to boisko się nie martwiłem. Ale wiedziałem, my czasami lubimy pogadać tam o głupotach, no, w czasie meczu nie jesteś w stanie się skoncentrować przez całe 90 minut i tak samo przez te 12, no były takie minuty, że mogłeś sobie coś zażartować, ktoś źle zagrał piłkę, ktoś coś, a my nie, my te 12 minut to była taka koncentracja, że schodziłem. I czułem się jak po meczu, naprawdę. Bo, bo oczywiście w tych 12 minutach miałem do podjęcia 7-8 bardzo trudnych decyzji, których nawet nie masz w meczu ligowym tyle, bo w meczu ligowym masz jedną, dwie trudne, kilka takich, że musisz zarządzić, może żółta, może nie, i koniec. A tu przez te 12 minut to nie widzieli. Gramy jedynkę. Na przykład. Nawet nie wiedziałeś, co jest jedynką. I nagle ktoś gdzieś przyjmował piłkę, dotykał sobie ręką, wpadał, ktoś go faulował, jeszcze przy tym pozycja spalona, trzeba było działać. I my przez te 6 tygodni. Ja dwa razy byłem przy, przy monitorze, tylko dwa razy. Naprawdę to byli ludzie, którzy byli po 30, tak? No bo chodziłeś. Nie każdy też zdawał sobie, no tak myślał, nie, no, zostawiam najlepsze na mecz. A my nie, a my na tym treningu jak na najlepszym meczu. I raz jak mnie kwiatuś jeszcze raz nie zawołał, do... dałem czerwoną kartkę i mnie zawołał, już jak szedłem. Pozdrowienia były straszne, nie po polsku. Chociaż prosili nas, żeś mówił po angielsku, <laughs> to my po polsku, ja po polsku kwiatu, po co ty mnie wołasz? Mówię, ja pier przecież widzę, wiem, co widziałem. Było pchnięcie od tyłu, <laughs> ale kwiatuś ocenił, że to pchnięcie było zbyt lekkie na czerwoną kartkę, no, ale zawodnik biegnął tak, ten ma piłkę, nieważne jak go pchasz w pełnym biegu, to jest czy mm -hmm. obejrzałem, no i oczywiście nie zmieniłem sytuacji, zostałem przy swojej, ten, ale to też, to też było fajnie oceniane, że zauważyliście pewnie i widzowie i ty, że kiedy na Mistrzostwach Świata już sędzia był wołany, to chyba 95% oznaczało, to że, że była zmiana. Chyba w jednym przypadku Daniel Zibert nie zmienił... To już się zaczęło od meczu Polska-Meksyk i karnego dla, dla Polski. Jak został zawołany sędzia, tak, to było tak. wiadomo, że to, będzie karny. To, to, że, że będzie karny. Chociaż my tam, pamiętam ja siedząc, tak się nawet nie spodziewałem wtedy już w ogóle rzutu karnego. Jakaś taka sytuacja statyczna, coś, ale patrzymy. Już wiedziałem, że jak opóźniają, sędzia kupuje czas, to będzie rzut karny. I tak było u nas. I myślę, że te sześć tygodni bardzo nam pomogło. żeby bo jasność, to uważam, patrzyli po każdym takim... Ja już to wiedziałem, bo byłem już mądrzejszy mm -hmm. o te cztery lata. Instruktor, który, bo schodziłeś z boiska, instruktor cię podchodził, w tej, tej sytuacji zrobiłeś dobrze, w tej źle, później odsłuchamy. Byliśmy nagrywani, czyli rozmowa, później było puszczane na dużym telebimie, Zobaczcie, no i czyli można. Marcin, jak poszedł, obejrzał, został przy swoim, swoim zdaniu. Panowie, można, można, nie zawsze trzeba zmieniać. Mhm. I, I to były takie rzeczy, które pokazywały gdzieś tam to nasze doświadczenie, pewność siebie, pozycje, w pozycje. I też zauważyłem, że bardzo często po naszych meczach Francja, Dania, Argentyna, Australia były pokazywane tylko świetne decyzje. Ja wiem, co to znaczy, to pokazać, że zobaczcie, jak sędzia wygląda. Jak, chociaż też nie, nie było błędów w tych meczach, ale na przykład była trudna decyzja, trzeba powiedzieć: Francja, Dania. Ja bardzo szybko wyjąłem żółtą kartkę na faulu na Mbappé, mhm. ale mieliśmy takie, to, to było takie zalecenia też, że jeżeli masz. On jeszcze nie wyprzedza. I tak było, że dopóki biegnie, nie patrz na to, czy on jest szybszy. Przecież każdy z nas wie, że Mbappé był najszybszy na tych miesiącach, prawdopodobnie nikt by go nie złapał. Tylko brakowało jednego zagrania sobie piłki. Bo w momencie, kiedy on sobie chciał zgrywać, to dwóch praktycznie było: jeden był na pewno przed nim, ten, który łapał, drugi był z boku i on jeszcze nie zdążył sobie zagrać. Bo gdyby zdążył zagrać, prosta czerwona kartka wtedy dla mnie. Ale wyjąłem bardzo, bardzo szybko żółtą, potwierdzona, super to było pokazane. I też było powiedziałem, panowie, zobaczcie, jakie tutaj centymetry brakują do czerwonej. Nie wiem, co by było powiedziane, gdybym wyjął Aczkolwiek wiadomo, wszystkie decyzje, w których masz jakąkolwiek wątpliwość, trzeba było zejść, schodek w dół, to samo żółta, nie żółta, nie byłeś pewny, schodek w dół, no to są Mistrzostwa Świata. I skracając, trochę czułeś, że e, organizacja cię pcha w górę celowo. Znaczy czułem, że nie chcą ci przeszkadzać? Chcą podtrzymać pozycję, na której przyjechałem, bo przyjechałem w bardzo mocnej pozycji. Przyjechałem jako jeden z niewielu sędziów bardzo doświadczonych, czyli który był na Mistrzostwach Świata. Po niesamowitych półtora roku udanym w UEFA, mm -hmm. w Polskiej Lidze, byli też instruktorzy dwóch, którzy oglądali moje mecze akurat w Polskiej Lidze. Pytali też o niektóre właśnie sytuacje. Sobie oglądaliśmy, analizowaliśmy. No i jak masz takiego sędziego, to go starasz się budować, a nie szukać, szukać sytuacji, w których może zrobić lepiej. Ja oczywiście były takie dwa momenty, gdzie gdzieś tam byłem na plaży na przykład, bo poszliśmy sobie popływać i ludzie wziął mnie na bok. Porozmawialiśmy sobie na przykład o tym, tu wyglądasz fajnie, tu też, tu, tu rób to, to co robisz. Tu może za dużo gadasz, tu może to, to są fajne rzeczy, które ja bardzo lubię. Ja, ja w ogóle jestem gościem, który lubi coś bezpośrednio. Może ich, że lubisz gadać? Bo ty lubisz gadać. Lubię, ale to no, jest wielu sędziów, którzy lubią gadać, ale musisz gadać z sensem i gadaj wtedy, kiedy cię całuncy słuchają, bo, bo to jest najważniejsze. A nie, ja Tancja... mówię nawet gadanie poza boiskiem. Taki, taki program jak teraz. A, jest ok? Ja. No... To jest chyba taki mój trochę urok, a, a kto tego nie lubi, no to powie, że przekleństwo. Mhm. E, ja jestem otwartym człowiekiem, znasz już trochę czasu i... To, że ty taki jesteś, to ja wiem, tylko pytam, czy wszyscy patrzą na to e, przyjaźnie z góry? Przynajmniej ci, co byli na mistrzostwach świata, to bardzo często... Ci, którzy wiedzą, co to znaczy Czy ja, czy Daniel Orsato, to, czy Clement Turpin, byliśmy pytani o to, żeby gdzieś tam na koniec postawić kropkę na i i zauważyliśmy, że... Z naszym zdaniem, bardzo bardzo się liczono na sali, i też widziałem dużo młodszych kolegów, którzy przychodzili podpytać o coś. To, co mi się bardzo podoba, i, i z tego jestem chyba najbardziej dumny. My byliśmy nazwani Team One, FIFA Team One, tak nas nazwano, tak mi były na naszych dresach na naszywki, na naszych polówkach, koszulkach, i naprawdę trzymaliśmy się jako gruba. Często wiesz, między sędziami jest tak, że rywalizujesz. Wiesz, że tylko jeden może sędziować mecz otwarcie, tylko jeden może sędziować finał, to jest normalne. A tu nie było tak. Tu, pamiętam, jak zaskoczyłem wielu sędziów, którzy wyjeżdżali na mecze. Tego nauczyłem się na kor. Pamiętam, David Ellery zawsze powtarzał: Wiesz, jak jest miło, kiedy jesteś na turnieju i kolega twój wyjeżdża na mecz o 13.00, i on wyjeżdża ze swoim zespołem jest tam kierowca, ktoś bije piątki, i nagle ty wchodzisz. Idziesz do niego, bo wiesz, że on wyjeżdża o 12.45, zbijasz piątkę, życzysz mu powodzenia. I tak było. My zeszliśmy do kilku sędziów młodszych i tak dalej, to patrzyli na nas jak na. Ja naprawdę jestem bardzo lubiany, co też znaczy, że nie jestem arogancki i pewnie kładek łam wielu, wielu osobom, które mnie nie znają i oceniają po różnych rzeczach. Ale w grupie tej naszej sędziowskiej jestem, mam fajną pozycję i schodziłem, zbijałem piątkę, moje powodzenia, będę oglądał, napiszę ci po meczu. Czy będzie dobrze, czy będzie może być gorzej. Chcesz szczerą ocenę? Chcę. I ci napiszę, nie ma problemu. I tak było. Nieraz pisałem, że słuchaj, okej, okay, to się obroni, ale ja bym wolał na przykład, żeby, żebyś nie dał tej kartki. I w porządku wracam, mówię z co, obejrzałem, dla mnie też. I fajnie, bo to taką budujesz fajną, szczerą relację. To jest ważne, bo często sędziowie się chodzą, wiesz, klepią po plecach, będzie super, i tak. Dobrze posędziowałeś. No jak ja wiem, że nie, posędzi... nie posędziowałem dobrze, to po coś tam się okłamywać i wiesz, że ktoś tylko liczy, że tu cię klepnie, a liczy, liczy, dobra, jeden odpad wiesz, z a to Tak nie było. Do ćwierć finałów to były najlepiej sędziowane mistrzostwa ever. I to, to, nie, to nie jest tylko opinia Marciniaka i tam moich kolegów, którzy tam byli którzy chcą się całować po tyłkach, tylko ocena naprawdę fachowców, tych, których już nie było, pisałem sobie skwardę. No do tego jeszcze dojdziemy e, za moment. Dojdziemy Ale... do ćwierćfinałów. Nie, no dojdziemy między innymi do karnych przeciwko Polsce, które były podyktowane, e, bo chyba oba nie były takie oczywiste, chociaż możemy o tym od razu powiedzieć. E... To tak jak karny dla nas z Meksykiem też nie było Też, takich, Tak, tak. No ale czy powinien być karny za Arabią saudyjską dla Arabii Saudyjskiej? Znaczy to, to zawsze powiemy tak. Są zwolennicy takich karnych, i, i są przeciwnicy. Ja uczciwie mówię wewnętrznie, ja jestem przeciwnikiem takich karnych. Ale ktoś, ktoś, kto mi przedstawił argumenty, to też powiedział słuchaj, no masz rację. Bo czy, ob czy obrońca zagrał piłkę? No nie zagrał. Na, sędzia w, powiedział do słuchawki, że obrońca trącił piłkę. No, czyli już tutaj mamy mhm. rozminięcie się. I teraz musimy podyskutować o tym, czy te kopnięcie bielika w nogę przeciwnika spowodowało upadek, czy nie. No i oczywiście, to będzie, jak będziesz miał 10 ludzi, sześciu powie, że tak, czterech, że nie, albo odwrotnie. No i, i ja to szanuję, ale nie zakłamiemy faktów. Bielik nie dotknął piłki, bielik lekko, bo lekko kopnął yy, przeciwnika. No i teraz musisz ocenić, czy, czy to dla Ciebie jest karne, czy nie. Ja bym nie, nie chciał go gwiznąć, ja bym go pewnie nie gwiznął. Ale jest to taka sytuacja, że War nie może wejść, no bo czy sędzia popełnił biało czarny błąd? No nie. Mhm. Możemy rozmawiać o miękkim karnym, czy nie. I tu jest cały czas no, taka wojenka. Yy, nie, w no, dużym... tam chyba właśnie yy, War wszedł z tego co pamiętam, że sędzia nie podobał. A to dlatego, że sędzia powiedział, że zagrał piłkę obrońca. Okay. I to całkowicie jest mist incydent, bo powiedział coś innego, co się zdarzyło. Bo gdyby powiedział, że lekkie kopnięcie dla mnie to nie karny, gwarantuję ci wołał. Zostawiam go tu dzisiaj, Warby go nie zawołał. Mhm. Bo jestem z tego 100% pewny, ale czasami właśnie podobna historia Argentyna i Holandia. No, gdyby sędzia powiedział, że widziałem yy, lekkie dotknięcie na przykład tak, yy, jego w twarz tak dalej, no to, 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 to wtedy warby nie wszedł, ale jak sędzia mówi, że nic nie widziałem, no to musisz dać mu szansę zobaczyć, no bo no war nie jest taką osobą, która ma prawo podjąć tak ważną decyzję. Mhm. Więc, ale to nie mówimy w żadnym przypadku, czy Meksyk, Polska. To samo, no ja siedziałem wtedy i też powiedziałem ci to wtedy, że kurczę, aż byłem zaskoczony. Mówię, bo tak z boiska nie wygląda, z tego z trybuny, przepraszam, mhm. to nie wyglądało na, na coś tak oczywistego. Zresztą bym powiedział, że to właśnie lewy gdzieś tam na początku się przepychał, wygrał tą pozycję, mhm. ale przewrócili się, gramy dalej. Zresztą patrząc po zawodnikach, i lewy się zerwał, i obrońca się zerwał, oni grali po prostu w piłkę dalej. Jak czyli, za... czyli podsumowując to, że często mówimy, czy sytuacja jest biało-czarna. To musimy brać pod uwagę też komunikację między arbitrami Ona i to, że jeśli kluczowa. arbiter powie jedno zdanie, które nie, nie zgadza się, nie pisania, się tak. z tym, co widzą na monitorze, to już wtedy jest biało-czarne i war, musi war ma obowiązek. Bo wtedy war, war ma czarno na białym, bo jesteśmy nagrywani, to trzeba wszyscy muszą pamiętać. Jest kamera w środku, jest mikrofon i nie oszukasz tego. Hmm. Mówiliśmy po angielsku, jeżeli war usłyszy coś innego, czyli ty dostał w biodro, No nie, no, dostał w rękę. Choć muszę ci pokazać, bo jest dostał w rękę, ręka lekko odstawiona. Nie? Czyli bramka, y, sędzia w meczu Argentyna, Arabia Saudyjska, Polska mówi, że dla mnie to nie jest karne i nie wchodzi w dyskusję, dlaczego, tylko mówi, że nie? To nie jest wołany w ogóle do monitora. Jest, jest, jest dyskusja, bo on się zapyta, ale czy widziałeś to kopnięcie, widziałeś, że nie dotknął piłki. Tak, widziałem, ale dla mnie jest to niewystarczające i 100% gramy dalej. Mhm. Ale jeżeli sędzia mówi coś innego, trącił piłkę, później jest jakiś kontakt. No chodź, pokażę ci, bo nie trącił piłki. Musisz sam, sam sobie zdecydować. żeby była jasność, warto, że woła, nic się nie dzieje. FIFA naprawdę dało nam strasznie duże pole manewru i chciało nas cały czas przekonać tymi sześciotygodniowymi przygotowaniami, że słuchajcie, nie bójcie się tego waru. Ten warta technologia jest dla was, dla ludzi, dla kibiców. Jeżeli wyślesz tego sędziego, żeby sobie jeszcze raz zobaczył, nic się nie dzieje, żeby była jasność. Nie było obserwatorów, nie było not. Nikogo to nie interesujesz dzisiaj, w dzisiejszym futbolu. To jest to, co rozmawiamy od jakiegoś czasu w Polsce. Pamiętasz, była ta rozmowa. to tobie żyło. O, kto? Kto wie, kto, kto, kto że łapówki w takim razie? No, jak proszę, nie musimy go znaleźć, bo nie, nie wiadomo, kto najwięcej zarobił w tym, w tym katarze. Bo nie Marciniak musimy też wrócić do tematu tych zarobków. Bo ja, słuchajcie, kochane media, na pewno do tych dziennikarzy, którzy pisali o tych moich wyjściówkach, 70 tysięcy i tak dalej. Zgłaszam się i wystawiam faktury korygujące. Powiedziałem to już po, po przylocie. Wyrównują mi do tego, co. Jedna trzecia tak? tego jest, bo jasność, panowie zgłaszam się i panie. <śmiech> <śmiech> Dobra, a powiedz mi jeszcze, jak jesteśmy przy karnych, Argentyna-Polska. Eee, też bardzo miękki faul albo nie faul na Leo Messi. No tak, no ale to właśnie to, to powiedziałem od początku. Dla jednego, bo my między sędziami nawet to ja, ja to bardzo czasami lubię, kwiatek to powtarza, że kwiatek jest takim właśnie mocno teorytykiem, on uwielbia klipy i tak dalej. Ja jestem z kolei praktyk. Ja albo wiem, albo nie. Że jak, jak patrzę, to ja wiem, czy to jest karne, czy nie. I choćby święty Boże stał obok, to mnie nie przekonasz, mi pokażesz mi stronę 130, czy no. nie w miłostronie. Patrz, czego oczekuje świat i tak dalej. Bo wrócimy też do mhm. pewnych rzeczy, które są zapisane w przepisach, a które nie, ma, nie mają się nijak. Do tego, co, co jest, jakie jest życie mhm. i, I co jest zapisane w innym punkcie Więc ten common sense i oczekiwania yy, I football understanding To jest coś, co Kolina i Busaka powtarzali nam Ale to <laughs> tysiące razy, panowie Football understanding Książka to jest jedno Położyli, rzucali to książką w lewo, w prawo Ale football understanding, to czego oczekuje właśnie To czy sędzia, który podyktował tego karnego Rozumiał futbol, czy nie? Inaczej, Ty rozumiesz ten futbolin? Właśnie to, to, to jest dobre, to, to, to jest fajne, bo to musimy też o tym umieć rozmawiać, że są sędziowie, którzy, dla których lekki kontakt to, to, to jest faul I on ma swoje, swoje argumenty, bo on powie, ale słuchaj, dotknął piłkę, nie, nie dotną, trafił w twarz, twarz, nawet tak lekko, ale twarz to jest twarz i dla niego to będzie rzut karny a ja z kolei powiem, ale słuchaj, zagrał jak chciał? Zagrał. Później gdzieś tam końce w rękawicy dotyka, dotyka, powodował upadek? No nie, no dla mnie to nie jest rzut karny i, i my możemy się pięknie różnić, podajemy sobie rękę, ale jesteśmy po środku. Mhm. Nikt nie może powiedzieć, że Marciniak ma rację, nikt nie może powiedzieć, że Stanowski ma rację. Mhm. Po prostu mamy troszeczkę inne czucie futbolu, dlatego my byliśmy dwa tygodnie przed mistrzostwami i codziennie chłopaki chyba opowiadali tutaj do Tomka, że dzień w dzień My po 3-4 godziny na sali klipy, dlatego że sędzia z Ameryki Południowej, czy z Afryki czy z Azji inaczej interpretuje różne rzeczy. No, za, w Afryce wchodzisz dwoma nogami i sędzia mówię, czyściutko piłeczka, przecież tam lekko cię drasnął do góry i jedziemy dalej. W Europie już wiemy, kiedy ten, musisz tych, tych zawodników, tych największych szanować i tak dalej, no bardziej chronisz zdrowie zawodnika, i nawet jak dotyka piłka, ale zabierasz jej dwoma nogami, no to się kończy czerwoną albo co najmniej żółtą kartką. I dlatego wszystko oglądaliśmy, żeby zbliżyć jak najbardziej sędziów z różnych konfederacji, trzeba to powiedzieć do, do siebie, ale od razu nam powiedzieli, panowie, wy nigdy nie będziecie tak samo interpretować sytuacji dlatego musicie zrozumieć futbol i to co to jak ktoś czegoś nie rozumie albo nie czuje zgłaszajcie się, nie bójcie się, nie wstydźcie się to jest to co ja zawsze mówię, nie, nie ma głupich pytań, nie można się wstydzić wtedy kiedy jest moment na pytanie, to się pytaj, to się dopytuj, bo później na boisku jesteś sam i ja z tym też ci nie pomogę a z to zawsze mówię, kurde zasłonił mi to obrońcę, zasłoni. i zasłonił i się pytam, to czy nie to zasłonił mi, kurczę, trzy nie widziałem. I jesteś sam, dlatego mhm. ten feeling i stendik jest, jest najważniejszą rzeczą. Jak e, Di Maria, w pole karne Francuzów, byłeś przekonany od razu, że to będzie karne? Ale to jest prosta decyzja. To jest jedna, to tak jak powiedział Pierlicz, to jest taki karny, że tysiąc na tysiąc osób siedzi na tybunach i wiesz, że jest karny. I nie tylko dlatego, że ja go gwiznąłem i, mam, i mamy w kamerach potrącenie jego nogi, i on później sam się za, zahacza nogą. Ale pierwsze co, kiedy biegniesz, goście z tyłu zahacza to nim, ale to, co on powiedział, Widzisz zawodników dookoła. I już wiesz, że jest karny. Mówi, przecież ja tego z trybuny nie widziałem, ale ja już wiedziałem, że jest milion procent karny. Obok mnie stał Ziru i to jest coś, co, to jest coś, co ja mu niego uwielbiam. Były takie niuanse i takie rzeczy, które ty widzisz po oglądaniu tego dziesiąty raz. I on mówi, spójrz obok ciebie Żiru. Ziru ode mnie stał pół metra. I on widział, kiedy jak wizdałem, to się bałem, że go ręko zahaczę. Mhm. I on stał, złapał się za głowę i krzyczał po francusku do Dębela, ale to krzyczał tak, że na zasadzie coś ty zrobił. Bo ten karny dla nas, z naszego punktu, to było na wprost. Tak jak te tutaj monitorki i kamerki przed nami, to tak oni biegli wzdłuż nas, czyli najprostsza rzecz, nikt ci nie może zasłonić. Widzisz, widzisz to potrącenie, później dalej yy, tak jakby konsekwencja tego upadek i ktoś powiedział, to fajnie chyba by Saka powiedział, nie ma czegoś takiego jak miękki faul albo mocny fał. Taki fał, kiedy biegniesz za kimś i podstawiasz mu nogę nawet lekko, to jest po prostu faul i, i ta decyzja była mega prosta. Tu zresztą widziałeś, tam nawet żaden Francuz do mnie nie podszedł, żeby tak. cokolwiek, yy, Loris tylko do mnie, Ugo podszedł i tylko zapytał, będziesz to sprawdzał? Ja mówię go, no wiesz, że muszę sprawdzić całość pipi, czy tam coś nie wyszło i tak dalej, ale sam karny to jestem pewien. I nic, nawet się nie odezwał, wrócił sobie na, na linię i, i tu nie było o czym dysk dyskutować nawet. Mhm. No, Francuzi nie oszczędzali się po tym meczu. Ziru... Niektórzy, niektórzy, się niektórzy, niektórzy, niektórzy. Sam Ziru też cię wspomniany nie oszczędzał. Byłeś tym zaskoczony, czy już jak zakończyłeś mecz, to wiedziałeś, że ci przegrani to sw swoje muszą, muszą się nagadać po prostu? Czy znaczy, zawsze wiemy, że że po każdym meczu gdzieś tam ta presja i, i odpowiedzialność za wynik, czasami za porażkę, będzie kierowana ku, ku sędziom, ku całemu zespołowi. Chociaż po meczu i w czasie meczu, ja nawet pamiętam, kiedy podbiegłem do Oliviera dać mu żółtą kartkę. Bardzo dobre mieliśmy zawsze relacje z nim. On, on też był jednym z pierwszych, który poszedł i czy to z Danią, czy później w finale, że mega się cieszy, że, że to my jesteśmy i tak dalej. I podbiegłem, dać mu kartkę. Nie wiedziałem nawet po co biegnę. Tak szczerze zawołał mnie techniczny, mówi, że musi być, będzie żółta kartka, żebym podbiegł. Jak biegłem, nie wiedziałem do kogo i dopiero powiedział mi, że. Numer nine. Akur, też jeden. Jakbym wiedział wcześniej, to też bym to inaczej zrobił, albo bym zapytał o co ma pretensje. I kiedy podbiegłem, to była sytuacja, w której przed polem karnym Koman był faulowany, przed polem karnym Argentyny. Ja zastosowałem korzyść. I Rabio miał setkę. On uderzył tam gdzieś. Martinez jakoś czubkiem palców odbił. No, nie dobili jej, ale no rewelacyjna sytuacja, fajna, mega fajna korzyść. A faul był z dobre półtora, prawie dwa metry przed polem karnym Argentyńczykiem. Obok, Obok, z boku, w ogóle z boku, bardzo blisko linii bramkowej. I kiedy biegnie on do mnie, mówi: Simon, musisz to sprawdzić. 100% tam jest faul, jest karne. Ja mówi: Oliver, półtora metra poza polem, dałem korzyść, jest. I on... To jest poza polem. Ja wiem, to jest poza polem półtora metra. I, i wiesz, tu tak jest, brakło troszkę komunikacji, tak trzeba też uczciwie powiedzieć. No, między, tam, ale między mną a technicznym... Rzuta dla rezerwowego, no tak, to nie ma nie, potrzebuje, nie potrzebujesz tego w ogóle, takich rzeczy, bo to też zawodnik pamięta, kurde, jestem już na ławce. Pamiętaj, no rzecz, nie strzeliłem bramki, nie było asysty, wędka w 40. I jeszcze żółta kartka, no nie masz się czym pochwalić po finale, mm. nie? A to jest mega zawodnik, zresztą te mistrzostwa to była jego druga młodość On wyglądał fantastycznie, nawet tak nasi analitycy włoscy Pokazywali nam sytuację różne i przygotowali nas do meczu To właśnie Oliver, Olivier to był jeden z tych zawodników Klucz, który pokazywali jaką zgrywa, jaką się ustawia Druga młodość, no i po meczu on był drugi Bo pierwszy do mnie podszedł, Loris, wiesz, tak przeskoczę kiedy, kiedy już było po meczu i reżyser tego całego show, tej ceremonii ustawił nas z boku. Staliśmy, no i widzisz Argentynę, która no, tam, tam jest, tam jest szał, tam jest, tam jest fantastyczna zabawa. No i ja patrzyłem, patrzyłem się na, na Francję, która no, była rozpaczona, wiadomo, były łzy, był żal. I podszedł do nas Deschamps, Ja stałem z Pierwiczym Koliną Deschamps zero. Bardzo trudny mecz, podał mi rękę, podziękował. Nic, zero pretensji. Porozmawiał jeszcze z Luigim. Ja też jeszcze zapytałem, czy miał cokolwiek do mnie. A on winien, absolutnie powiedział, że bardzo trudny mecz. Nie miał nic kompletnie do sędziowania dzisiaj. Odszedł, później doszedł Loris. Tam nawet widziałem już w materiałach. W telewizji było jak widać, jak rozmawiamy cię dłużej, to było naprawdę z 25 sekund, powiedziałem po prostu, że, że, że no fantastyczny mecz, no ale no ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać, on no też do mnie powiedział, że zrobiliśmy fantastyczny job, zbiliśmy piątkę, drugi był Oliwie Żyru, który podszedł, to samo, zbiłem piątkę, mówię, kurde, szkoda, bo się, nie wiedziałem za co kartkę. jakbyś wiedział, on no mówi, a zostawmy to żółtą kartkę i ja tylko powiedziałem, że to półtora metra za polem. To samo, biliśmy piątki. No i trzeci był ten Kilian Mbappé, który szedł, i, i widziałem, że on tak na mnie szedł, zrobiłem dwa kroki, to też tak uważam, że. Tak, człowieczeństwo też nakazuje, bo jedni się bawią, nie wiem czy oni to widzieli, jak na mnie skoczył od tyłu ten Debala, który się tam, on mnie zawsze bardzo lubił i zawsze gdzieś tam po polsku dwa, trzy słowa powiedział mhm. z racji tej babci yy, Polki, który, no ale ja to też wiesz, no nie możesz stać, ktoś na ciebie skacze, jedni się cieszą, inni płaczą, więc też zrobiłem parę kroków do Kiliana, powiedziałem po prostu, że no dla mnie jest fenomenem i man, man of the match yy, i on też powiedział, że to dziękuję, że bardzo mega miłe, kompletnie... To jest w ogóle bardzo przyjemny piłkarz. To, 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 jest facet, który w ogóle nie szuka jakichś problemów. Nie, nawet jak go ktoś kopie. Czasami zapyta, że kurczę tyle razy. Ja zawsze mówię, spokojnie będę pilnował tak, żeby pilnował na tej zasadzie, że ty jesteś gościem, któremu nie może się stać krzywda. A wiadomo, że czasami taktyka niektórych zespołów jest taka, że, no, żeby rąbać, rąbać. On rąbać. wygląda na człowieka aroganckiego, e, to, to tymczasem, to tak nie, tymczasem wobec sędziów... To, nie jest, to jest jak tak? z tą okładką. Nie ocenia książki po okładce. I tak samo jest z Kilianem. Mega fajny gość, no i... Kiedy ja mu to powiedziałem i ja on też, no, że przykro i, i widziałem, jak popłynęł już łzy i się oparł, to był taki gerze i mnie zaskoczył. No ja też instynktownie go przytuliłem, mm. powiedziałem mu tam jeszcze dwa, dwie rzeczy do ucha, ale to już zostanie między nami. I na koniec tylko dodałem, że, 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 że mam czutkę i taki feeling, że, że to nie jest pierwszy finał, w którym będzie, będzie grał i, i, i kiedy on podniesie trofeum do góry. I no fantastyczny piłkarz, w ogóle biegać wokół niego i, i z reguły za nim, przepraszam, mm -hmm. nie, nie obok niego, ale za nim, zdążyć za nim to jest coś niemożliwego. No to jest przyjemność, to jest też taka duma, która doszła do mnie po paru dniach, bo uczciwie ja sobie nie zdawałem chyba cały czas sprawy, gdzie ja jestem, jaki się ja mecz właśnie posędziowałem wydarzyło. i co się wydarzyło. Bo ten mecz był historyczny z kilku przyczyn. Sam jego przebieg, dogrywka, e, rzuty karne, ta rywalizacja Messiego z Mbappé, ale na sam koniec Leo Messi zostaje mistrzem świata. Być może w oczach wielu, w oczach bardzo wielu, zostaje najlepszym piłkarzem wszechczasów. To wszystko wydarzyło się w tym meczu. W tym meczu nie jest zamknięta historia jednego mundialu, ale historia być może stuletniej rywalizacji o, o, o ten tron. To jest coś więcej niż, niż jedno spotkanie. To prawda, bo. To było kilka elementów w tym meczu, jak zwykle tu się nic nie zmieniło, samo wyjście, przygotowanie do meczu, jak w każdym innym, autentycznie, czy to, czy to no już tak wracam do tego mema, ale on mi się strasznie spodobał, czy to byłby mieć właśnie Radomiak, czy, czy mecz inny, jakikolwiek w Europie, czy to był finał Mistrzostw Świata, tak samo się przygotowaliśmy, tak sam był trening przedmeczowy, rozruch, to samo jadłem, co zawsze, żeby gdzieś tam czuć się dobrze, wiesz co, możesz zjeść, ile wypić, jak się nawodnić, żeby, żeby dobrze się czuć. Ale w tunelu, to co powiedziałem szczerze, to zauważyłem pierwszy raz w tunelu, mówię, o kurczę, to, to nie jest taka atmosfera, mimo, mimo tego kredytu zaufania, którym jestem obdarowany przez piłkarzy i byłem przed tym finałem po tych dwóch wcześniejszych meczach, tej sympatii, którą no czujesz tą sympatię, wiesz, że cię lubią i, i, i też chciałem coś zażartować, nie było żartów, nie było, nie było uśmiechów, było tylko na zasadzie, że fajnie, że to ty jesteś i tak dalej, ale i, i koniec. No i później masz te hymny, to jest największa adrenalina, kiedy słyszysz te hymny, wychodzisz, jest ta wrzawa, to jest coś pięknego, to, to życzę każdemu przeżyć, to wyjść na zieloną trawę przy, przy 90 tysiącach takich kibiców, tak emocjonalnie kibicujących, to religia, no patrzysz na nich oczy pozamykane, patrzą gdzieś tam, śpiewają, wiesz, stoją nasze rodziny, ale to do tego wrócę, jak opowiadały, bo tak, tak się złożyło, tak dostali bilety, że byli od razu cała um, rodzina FIFA, powiedzmy, i obsługa, ten staw, byli właśnie od razu przy Argentynie i, i nasi przyjaciele i rodziny też tam byli, tylko nasi oczywiście mieli biało-czerwone flagi, koszulki biało-czerwone z napisem I love my referee, czyli kocham mojego sędziego i wiesz, później gdzieś w pewnym momencie, jak patrzyli to, to opowiadali nam tylko, że pytali a wy to komu kibicujeście, bo to biało-czerwone flagi, i sędzią, to nasze rodziny i wiesz, już później, kiedy to już był po karnych to już skakali nawet na te nasze rodziny, bo byli szczęśliwi, to już później puszczają, wiadomo mm, emocje, ale kiedy... W czasie meczu było 2-0. Ja tak sobie myślałem, kuczak, mi ten film się fajnie układa. Na zasadzie mi interesowało, kto wygra. Tak szczerze, chciałbym, żeby Polska wygrała, ale, ale, ale Polaków nie było, więc 2-0 jest sobie myślę. To było bardzo łatwe 2-0. Przepraszam, to so, tak, był, tak, tak, tak się układało. To był Francuzi grali nieźle. Bo, bo nie można powiedzieć, jak ja obejrzałem, że Francuzi grali źle. Oni no nie, grali no, grali źle. źle. W pierwszej znaczy, w grali fatalnie, w yy, Nie, fatalnie. Do, do pewnego momentu oni sobie tam grali, klepali oczywiście, to jest cała Argentyna. Ona pozwala na tyle, na ile chce, ale później nagle dosko kasują od razu, zawsze od razu jakimś tam faulem. To, to jest ich taktyka. Oni grają bardzo europejsko. To jest właśnie, tak jak nasi analitycy powiedzieli, to jest najbardziej grająca druż, europejsko drużyna spoza Europy. I to jest właśnie Argentyna. Yy, ale kiedyś gwizdałem tego karnego i pamiętam jak mówi do kwiatuszka yy, do mnie przez przesłuchawkę, wie panowie, co ja teraz odpierdzieliłem w tym momencie? I oni i ten kwiatek, kurwa, Szymon, zarąbisty karny i tak jestem, ja, ja wiem, ale wiecie, ja, ja już od razu wiedziałem, bo kiedy Mbappé pobiegł po piłkę po rzucie karnym na 2-1. Bo wcześniej patrzyłem na twarzy i ja nawet powiedziałem do moich chłopaków, mnie ja panowie, ale zrezygnowani. Aż mi szkoda patrzeć na tych wielkich zawodników, gigantów w futbolu, ale to po prostu zero wiary. Taka wiesz, już frustracja, czujesz, to widzisz, jak już do siebie trochę warczą. To, to najlepiej to sędzia zawsze widzi na boisku, jak zaczynają się jakieś pretensje. Ten nie wrócił, ten, ten na niego już tam psioczy. A tu po 2-1, to po prostu taki ogień, pioruny, i mówię. Panowie, ale się zaraz zacznie. No i nie zdążyłem dokładnie skończyć. mamy 2-2. Mm -hmm. A pamiętam, że kiedy Mbappé się składał do strzału, była ta piłka, kiedy oni zgrali, ten mu zgrywa tą główką i, i ja tak chciałem do nich powiedzieć, Mówiłem, co on? Chciałem powiedzieć, co on robi? Przecież może przyjmować, wychodzić co A Wy tak sobie sam. komentujecie? Ale to ile razy? no. Tak? To, to, to ja pamiętam. Co on robi, gdzie on biegnie? Ja to dziś mówię, nie strzela. Ja sądziłem taki mecz, piazdliwice, Jagelonia była już tak kilka lat temu, i Przemek Frankowski z do środka i z pola karnego w ogóle. No, pozycja taka, że to bez szans w ogóle na strzał. Jeszcze mówi się, no Przemek nie był jakimś tam gigantem strzałów z daleka, no, szybkościowiec mega fajnie potrafił gdzieś zrobić mm -hmm. fajną asystę, albo wyjść sam na sam, gdzieś na pełnej szybkości, ale jak się złożył i oddał strzał, ja widziałem jak ona leci. Jeszcze jest takie mega zdjęcie, wysłał mi, wysłał mi fotograf z Gliwic. Ja stoję, który tak wychylam się tak, żeby, bo widziałem jak ona leci. I mówię, o ja pier... I ona w sam winkel. I on tak nam jest, bo ja ja tak do, do chłopaków mówię, co on robi? A ten przemek to obok był i to słyszał. Chyba ja i co pani sędziu. I tam, I ja mówię, nie no, ale pająk spierdziel. Ja wiele razy, jak jest pała na bramkę, mówię do chłopaków, do tych piłkarzy, którzy strzelałem mówię, ale pająk z nie zdążył. I co, i wtedy babcia się zdąży. składa, a ty mówisz. A ja mówię do chłopaków, mówię, co on, ale nie zdążyłem, bo ten strzał, no to, to, to był omek to sekundy. Jak to wpadło, i mówię, panowie. Jednak Marcin, jak się zajmie sędziowaniem na piłce, się znam tyle, co i, i, i niektórzy inni komentatorzy, którzy u, u, uważają, że się znają. No fenomen. No i od tego momentu, ja powiedziałem do nich, mówię, panowie, zapominamy o tych 80 minutach. To, co było, już tego nie ma. Wiedzieliśmy, że zaczyna się nowy mecz. Nasze oczywiście motto sędziowskie, tylko słabi sędziowie dopuszczają do dogrywki. Albo zawsze drugi tekst, że panowie, pamiętajcie, że za dogrywkę nie płacą ekstra. Nie? Że, bo jasność, to jest jedna płatność. No musi się to skończyć w dogrywce. Ale to są takie nasze żarty, ale już wiedzieliśmy. Że to jest mecz od nowa, od 0-0 i nagle patrzysz na Argentyńczyków, gdzie jest niedowierzania A patrzyłeś wcześniej, już było Ole na stadionie, mm -hmm. I już oni już wiedzieli, że podnoszą trofeum za 15 minut. No i te 15 minut nigdy nie, nie nastąpiło w, po normalnym czasie gry, tylko była dogrywka. I tak sobie dopiero później myślałem, w tej 87 minucie, to był najtrudniejszy moment mój w meczu i ta symulacja na przeciwko Turamowi. No super byłem ustawiony w tej akurat sytuacji, nie zawsze tak było, czasami gdzieś przeszkodziłem sam sobie, czasami piłkarzowi, ale to, to jest chyba najtrudniejsza rzecz w sędziowaniu, oprócz zarządzania meczem, emocjami, to także... Ustawianie się i poruszanie, ustawianie się, żeby nie przeszkadzać. Pamiętajmy, że najlepsze zespoły grają tak niesamowicie krótko. No widzimy, jak Messi prowadzi piłkę. To jest tak, że nie wiesz, czy on zagra w lewo, w prawo, czy on zetnie do środka, czy pójdzie ten jego słynny zwód na jedną nogę. Ja czasami, tak jak za nim biegłem, e, to też starałem się robić to, co on. I on, na przykład, w prawo, ja w prawo, on sobie pobiegł w lewo. kurde, to trzeba 6 metrów nadrobić w lewo. Ale no, to jest nieprawdopodobne. No, to, to, to trzeba mieć albo nie mieć. Aczkolwiek ten feeling uważam, że, że mam dobry. To jest coś, co zawsze e, moi, moi, moi szefowie, Moi instruktorzy podkreślali, że ty wiesz, gdzie ta piłka pójdzie Nie wiem, jak to robisz Ale to, to rzeczywiście to jest coś, co ja wiem Ja często mówię do chłopaków Nie ustawiaj się, jak nawet ustawiając te fragmenty Ja już czuję, że zagrałem w lewo Ja mówię, zbiegnij na prawo, bo tam idzie na przykład ten wysoki I Nie, nie, ja zagrałem na lewo, 100% No i oni grają tam na lewo I po pierwsze, nie musisz tam biec Po drugie, jak biegniesz w pełnym biegu mhm to jednak y, cała y, konstrukcja twoja, motoryka, jednak jak biegniesz, głowa się trochę część nie widzisz tak idealnie, jak wtedy, kiedy biegniesz sobie truchtem, bo do piłkarzy masz 7, 8, 9 metrów i, i tak było w tej sytuacji. Ja czułem, mhm. że Thuram odbije w lewo, a mógł w prawo. Mhm. I on bił w lewo i ja byłem centralnie za nim. I tylko to mi pomogło. Gdybym był metr w prawo, nie widziałbym, że to on zahacza nogą, tylko widziałbym, że po prostu wali w nogę. Gdzie obrońca też dodajemy, bo to jest ważne. Argentyńczyk zrobił błąd, nie zagrał piłki, trochę tą nogę wystawił, ale zaczął ją oczywiście chować. Ale ja stałem za nimi, widziałem, I kiedy gwiznąłem, byłem tak pewien, a dwa patrzysz na zawodników. No. A nie chciałeś dla świętego spokoju, dla spokoju kibiców na trybunach, dla spokoju telewizów. podejść. A ja byłem do... gotowy w każdej podejdź sekundzie. Do te, ja byłem w każdej sekundzie gotowy, była taka nasza dyskusja. Myślę, że mogę zdradzić, to nie jest żadna, żadna jakaś wielka tajemnica. Myślę, że to tutaj i tak wyjdzie dzisiaj, że żyjemy w takich czasach, że przy tym nagrywaniu po Rosji też po jakimś czasie wyszły, wyszły te odgrywki i to jak rozmawialiśmy, szkoda, że nie wyszła nasza rozmowa moja i mojego kolegi Wara z Meczu niemcy szwecja wtedy wszyscy ci, co rzucali kamieniami, powiedzieli, przepraszam panie Szymonie, no. przepraszam naprawdę. Ale tu... Kwiatość krzyknął rzeczywiście, mówi, Szymon. No ja też znam, wiesz, my, my się znamy, to jest tyle lat. Ja wiem, kiedy on jest w stanie euforii, a kwiatek w stanie euforii, to jest, no nie możesz go przebić, nie? to nikt go nie przebije. Tam ogień to jest nic, to słyszysz tą radość w jego, w jego głosie. A tu było, Szymon, poczekaj, wygląda na karnego z pierwszej tej. I, i masz, słuchajcie, no mówimy o finale Mistrzostw Świata. To jest karny, który może być z, z 2-0, jest 2-2 i to jest karny na 2-3. W środku po prostu bulgowanie żołądka. Po prostu bolało mnie wszystko w tym momencie i mówię, sam do siebie, oczywiście nie możesz tego dać. To jest to jest chyba ta największa sztuka. Być tym aktorem i, i nie dać po sobie poznać, bo masz kilku zawodników, którzy oczywiście obok mnie ci Francuzi, kurcie karny kontakt i tak dalej, ale widzisz tyrama, który zrobił taki, <taki>, taki uśmieszek I on w ogóle do mnie nie biegł. On się odwrócił, kiedy zobaczył, że ja sięgałem po... bo ja miałem jeszcze taki taki feeling, tylko w środku, tego nigdzie chyba nie mówiłem, ale. Miałem feeling, kurczę, pokazać mu tą kartkę, czy nie? Czy poczekać na kwiatka? Bo ja już wiedziałem, że kwiatek sprawdza już bardzo dokładnie, bo jemu spie to masz tak, jako waria też tyle razy, przecież tu ponad 200 metrów, jak wartą patrzysz, i bardzo, bardzo ważny jest pierwszy feeling. I jak ja oglądam na warze, oglądam na żywo live. O kurde, chyba, chyba będzie błąd, chyba błąd sędziego. Wchodzisz na minus 3, bo niżej masz drugi monitor, który jest opóźniony o 3 sekundy. Czyli tu masz live i za chwilę oglądasz już sobie na minus 3. I wtedy już mam możliwość sobie lekko zwolnić minus 3. Czyli ja po czterech sekundach oglądałem już sytuację dwa razy na żywo, minus 3 na zwolnieniu. Ale on jeszcze wtedy nie wiedział, bo by mi już to powiedział. A ja czekałem, czekałem z 8-9 sekund. I tak zastanawiałem się, może bym mu nie pokazał tej kartki. Jak on mi powie, że super. To nawet jak on będzie odbiegał, to ja mu tą kartkę pokażę. Mimo, że to będzie trochę nagięcie protokołu, ja wiedziałem. Ale z drugiej strony mówię, ten kredyt zaufania i ta pewność siebie, zresztą ci, co oglądali, to widzieli. Ja, ja taki jestem na boisku. Ja jak wiem, jak czuję, jak czuję się dobrze fizycznie, jak czuję się dobrze mentalnie. Mentalnie to zawsze się czuję dobrze, fizycznie nie zawsze się czułem dobrze, to to, to mhm. jest prawda. Wiele razy sędziowałem z jakąś małą kontuzją, mikrokontuzją, to jest, to jest coś, co. To jest dużym błędem i, i apeluję naprawdę do sędziów, wielu, nie jak się nie czujecie do końca fit, bo, bo z reguły kiedy nie czułem się fit, e, to nie, nie masz tej swojej pewności mm -hmm. siebie, czyli gwizżesz coś i mówisz, nie byłem wcale tak blisko ustawiony, to nie jestem pewny, a zawodnik to widzi po tobie, on to widzi, czy jesteś pewny czy nie, czy gwizdnąłeś z trzy sekundowym opóźnieniem, czy nie, jak był Dembele, jak faulował y, Di Maria, to nie wiem, czy Dembele zdąży głowę do góry podnieść, a ja już stałem z, z tym i szedłem sobie do środka. Nie patrząc w ogóle, wiesz, nie, nie interesują cię wtedy żadne protesty. Jakiś mobbing. Jaki mobbing? Kto cię będzie mobbingował? Jak oni na ciebie patrzą, ty idziesz pewnie siebie do środka. Nie, nikt do ciebie nie rozmawia w ogóle. Będziesz sprawdzał? ale co mam sprawdzać? Wszyscy widziałem. A, okej, okay, okej, okay, w porządku. No i wróćmy I do wychodzę. tej kartki. No i... Ale zdecydowałem, że dam tą kartkę. Bo powiedziałem sobie, mówię, trudno najwyżej. Zanim uda, warci powiedział, zanim to powiedział dobra mi, że mi, że. Najwyżej ją skasuję. Na tak? początku powiedział tylko: mówi Szymon, poczekaj, muszę sprawdzić, wygląda to na karnego z pierwszej kamery. Ja mówię okej, okay. pokazałem tą kartkę, ale bardzo mnie zastanowił Ciurami, tak troszeczkę. Kiedy on odbiegał, wybieg z tego polaka, on nie chciał ze mną w ogóle dyskutować. On mm -hmm. po prostu zrobił taki uśmiech na zasadzie no dobra, złapałeś mnie. To, to, to ja sobie tak to tłumaczę. Oczywiście mógł powiedzieć dobra, łysych. <laughs> Albo coś innego, ale, ale ja sobie tak to odebrałem. I tak minęło z 8-9 sekund. Chłopaki mówili, no jakie było zalecenie i prośba, żebyśmy mówili cały czas po angielsku. Po to, że po pierwsze materiał szkoleniowy, po, drugi, po drugie, że gdyby jakakolwiek drużyna chciała Wnieść protest? Wnieś protest? No to proszę bardzo, nawet gotowi jesteśmy po meczu. Panowie, proszę, po angielsku elegancko, a tak trzeba z polskiego szybko przetłumaczyć. To też nie jest jakimś wielkim problemem, ale... A nie po polsku, że tam Kibisujmy Argentynię i tak, dobrze tak, idzie, tak, tak? Coś w tym stylu, ale Kwiatuś tak gdzieś po 9 sekundach... Kur... Simonku, mamy to, mamy to, perełka, mówi, nie no, 100% i symul... A gdyby mi tylko powiedział Szymon, więc to możemy to supportować, to milion procent, sam mówię, Kwiatulek. To ja biegnę na war, ty mi to pokazujesz i wybieramy najlepszą. Co byś wybrał, decyzję? Nie, Znaczy jakbym pokazał, to, to... Jakby już jakbyś podbiegł do monitora, nie miałbyś w głowie takiej kotwowaniny myśli, nie. że. A znaczy, kurczę, jest... jednak finał, może każdy kontakt zagwizdzi Nie, ale w tej sytuacji, jakby mi pokazał tą samą, to ona jest prosta. Bo okay. jak już oglądasz szkoleniowo i widzisz, jak zawodnik, wiesz, tu zagrywa piłkę, tu szuka tej prawej nogi, ten nią cofa i on na siłę chce ją, mhm. rzuca się nienaturalnie, to ona jest dość prosta. Gorzej by było, gdyby wiesz, nie było tej takiej aż bardzo próby zahaczenia. Ta noga byłaby Argentyczyka bardziej z przodu, wtedy masz problem. Ale no, nie, nie umiem ci powiedzieć, co bym wybrał, bo było 2-2. Też pamiętajmy jedną ważną rzecz, bo to jest bardzo ważne. Ci, co znają się na tej e, szkole jazdy, tej takiej na największym poziomie, e, do tego momentu e, mieliśmy rzut karny na, na Di Marii i mieliśmy rzut i jeden e, Otamendi, jak faulował, czyli mieliśmy po jeden rzutach karnych. Żeby gwizdnąć rzut, drugi rzut karny w, w, mistrzostwach, w finale Mistrzostwa Świata, to musiał być dla mnie 100%, że to jest rzut karny. To, to mówię szczerze, szczerze. Nie wiem, co by mi pokazał. Okay, okay. I, i, I mówię to naprawdę szczerze. A powiedz, na e, a, dobra, to zanim jeszcze zapytam Cię o ogólne takie wrażenia z tego meczu, który był nieprawdopodobny, to jeszcze Cię zapytam o, o kotłowaninę myśli w momencie, gdy Messi strzela na 3-2, a Twój liniowy pokazuje spalonego. E, no i zaczyna się szybka. Analiza, wiadomo, że to nie jest twoja robota na warze sprawdza. To się nie, to, to, to jest troszkę misunderstanding, bo on nie pokazał wspólnego. On poka... To mieliśmy zalecenie takie. Oczywiście mieliśmy na technologię, mhm. ale w momencie pierwszy, kto mi w ogóle powiedział o bramce, to był Tomek. Okay. Piłka przeszła około 30 cm. Tak no to myślenie. było wyraźne, tak. Wy... Ale wyraźnie, jak stoisz z boku. Okay. Ja szczerze, jakbyś mnie zapytał, ja stałem na około 16 metrze. Wydawało mi się, że jest gol, ale jakbyś mi powiedział stawiasz wszystko i albo gol, albo nie. To szczerze nie miałbym odwagi powiedzieć, bo jak stoisz na 16, to wiesz, jak masz, widziałeś pewnie takie te mm -hmm. różne triki, tak. które pokazywali z jakiego kąta od Tomka bramka 100%. To w ogóle nie ma. Mm -hmm. Tego była taka, po tym 3 dwa, jak wiemy Argentyńczycy, ta bo cała... wszyscy czekali, bo, bo inaczej ta akcja pachniała spalonym. Ale w pierwszym, w pierwszym momencie, e, w, w obrazku telewizyjnym, tak tak, tak, tak. w obrazku mm -hmm. telewizyjnym. I w momencie, gdy padł ten gol, to e, piłkarze się cieszyli, ale Wydawało się, że to jeszcze może być wszystko, co. Oni nie. wiedzieli, że, że, że bramka że nie ma spalonego od nas, dlatego że Tomek zrobił, jakby podniósł spalnego, to by podniósł, i przynajmniej pokazał flagą. Mhm. Ale Tomek zrobił tylko podniósł i opuścił, i lekko zaczął zmierzać do środka. Bo jeżeli okay. bramka jest zdobyta, albo inaczej piłka przekracza mało, albo w sposób niezbyt wyraźny, to asystent miał obowiązek podnieść, opuścić i zmierzać do środka. I dlatego Busaka, bo oni odsłuchiwali nas. Tomek krzyczą mi od razu, gol jest, gol, gol, gol. No i kwiatek, jedna rzecz, gol to. Ja tego to Panowie, Bramka jest zdobyta, ale poczekajcie, sprawdzam. Najtrudniejszą decyzją w tym wszystkim było, czy, u Tom, czy Tomek dobrze puścił grę, czy nie, bo tam, jak później zobaczycie, animacja chyba to tyle. Brakowało do spolnego szapoba mhm. e, dla niego za, za tą decyzję. I kwiatek jedyne, co to spędził 15 sekund na, na tym, czy jest spalony, czy nie. Podanie, cofnął jeszcze APP. I kiedy Massimo z pieludzim odsłuchali tą sytuację, mm -hmm. to powiedzieli później, że panowie, to jest nieprawdopodobne, my nie potrzebujemy tej technologii, bo on rzeczywiście, Tomek był pierwszy jak zegarek. On jak mi to podniósł, to dopiero zaczęło mi wibrować. Zresztą przy tych emocjach, też przyznaję, przy tej adrenalinie, nie czułem tej wibracji. Była taka wrzawa, mamy jeszcze w uchu, kiedy pada bramka, jest gol, 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 takie komputerowe. Mm -hmm. Ale i dopiero jak się skupiłem, jak Tomek mi krzyczał gol, gol, to w ostatnim takim jakby momencie tego, bo jest trzy razy komentarz: gol, gol, gol. W takim, tak jak ja mówię, odstępie: gol, gol, gol. Jak Argentynicz Trochę tak. I usłyszałem za trzecim razem gol, ten komputerowy. I mówię do liścia: 100%. A on mówi: Nie, no, no 100%. No i, i to było, o to chodziło i dlatego Massimo powiedział, bo on później to powiedział, mówi, że kurde, oni są lepsi od technologii, że ten Tomek był pierwszy od zegarka, od tej goal line technologii, bo na to oni też to potrzebujesz tam sekundę, dwie, a Tomek z automatu, także to nie chodziło w ogóle o Okej, okay, Dobra, kolejnego. to skoro jesteś takim komentatorem piłkarskim, który sobie biega, komentuje, tu dogaduje, to chciałem cię zapytać, czy z uwagi na to, jaki to był mecz... Miałeś moment, w którym trochę się zamieniłeś w kibica, że patrzyłeś na to kurczę, co tu się w ogóle dzieje, gdzie ja jestem, jak oni grają, co to za mecz, jakie to są emocje. Nigdy nie brałem w czymś takim wcześniej udziału. Kosmos był w dogrywce, tak szczerze, bo, tak jak powiedziałem wcześniej, nie jesteś w stanie jako sędzia skoncentrować się 90 minut. Nie ma takiej opcji, musisz znaleźć sobie ujście. To jest mu właśnie żartowanie z zawodnikami, to jest czasem dyskusja z zawodnikami, to jest czasami, niestety, to nas zawsze soku, nas e, e, ochszania. Gadka za stentami, a ja szczególnie. Ja z Warem albo ja z liściem, bo Paweł nie jest kory do rozmów, Paweł zawsze na od razu. Panowie, skupcie się na meczu, panowie, koncentracja, no ale ja im tłumaczę, mówię, panowie. Nie, nie pierdź mi, głupot. Ty se na linii, biegasz, tam się możesz, a ja na środku, ja potrzebuję ujścia. Musisz to ci... z kimś pogadać. To ci... zresztą dzisiaj widać, że lubisz sobie Wy, pogadać. Wybuchnie ci głowa, tak szczerze, ale ten finał to był pierwszy mecz, my nie gadaliśmy o niczym. Ja liściu, ja soku, ja kwiatek, nic. Komplet. To nie musiał nawet soku do nas mówić, że panowie cisza. Ja byłem tak skoncentrowany na tym, co się dzieje, że powiedziałem im, że przed dogrywką, jak skończyłem mecz, powiedziałem, im, że fatalnie się czuję. Fatalnie się czułem. Głowa myślałem, że mi pęknie, ale to chodziło o. To chodziło o ten mental, o to jak Jak dużo Jak dużo myślałem o tym, żeby nie gadać Żeby nie szukać ujścia To było moim zdaniem błędem, tak, tak szczerze dzisiaj Mogłem coś sobie znaleźć, jakieś momenty No i bardzo dużo rozmawiałem z zawodnikami To był inny mecz, jak wszystkie inne Gdzie już od piątej minuty Musiałem najpierw do tego rabiota, bo widziałem No tam niby zagrał piłkę, drapnął Rodrigo de Depo Rodrigo później po oddaniu piłki Specjalnie mu wbiega w plecy, pcha To było takie trochę, bym powiedział, okręgowe nie? Takie, a pokażę ci no, i mogłem zastosować korzyść, bo Francuzi mieli piłkę, ale już widziałem, że Rabio, który leżał na ziemi, to już tak spojrzał. Mówię, kurde, wiedziałem, ta paraż mi. No, już będę kłopoty, no to czujesz, to wiesz. I przerwałem grę, ostro przerwałem, podbiegłem do Rodrigo, już tak jak to ja w Zrówniwersytecie. Mówię, kurde, wiem, co robisz, nie rób mi tego i tak dalej. I tak jak zrobiłem to w meczu Argentyna-Australia. Samą, przepraszam. Mm -hmm. tam... sorry, sorry, bo on tam ruszył mi do liścia. Ja podbiegłem tak dosyć ostro, to kolejna się śmiał, mówi. Jak biegłeś sprintem do niego, to mówię. Tylko w niego nie wpadnij. Nawet niechcący, bo to jest tak, że wiesz, ty biegniesz, niech zawodnik się źle odwróci. Ja wpadnę, no oni wiadomo, są przy nas szczuplejsi od nas, więc mówię, będzie, będzie draka na całego. Ale jak ja to do niego mówiłem, to już nie było jak w meczu Argentyna-Australia. On na mnie spojrzał, ale on się nie zgadzał w ogóle. Ale co, tu, ale gdzieś, ja, no ale to już wtedy wiadomo, no to to jest moment, w którym albo ty wygrasz, albo, albo zawodnik. No, i tak w skrócie, nie będę cytował, bo to nie jest do cytowania, Ale ja wygrałem to zdarzenie i już wiedziałem, że mówię, powiedziałem do nich, mówię, panowie, to jest inny mecz. Ja muszę cały czas, pracować, kwiatuś to powtarzał, mówi Szymon, oni cię lubią, ale tu musisz pracować. Tu, tu trzeba cały czas gadać. I jak przebiegałem, bo to są, kilku było zawodników w środku: Rodrigo, Fernandez, Rabio. On gdzieś tam psób przebiega, gdzieś, nawet już po odegraniu, to kogoś popchnie, to kogoś turnie, to, to, to nie ma w przypadku. To chodzi o to, żeby go kogoś wyprowadzić z równowagi. Żebyś po prostu ten drugi go odepchnie. tu będzie teatr, musisz dać komuś kartkę, może dwóm, może i tak dalej. Więc tu trzeba. I cały czas gadałem z nimi, i cały czas gadałem. I to przyniosło skutek. I to jest to, co ci powiem na początku, kilku starszych kolegów mówiło mi Szymon. Ja bym cię sugerował, gwizdek odejść, nie rozmawiaj, uciekaj, nie szukaj kontaktu. To był kolega, który sędziował finał Mistrzostw Świata, był asystentem Nestora Pitany. A on się nazywa Ernan Majdana i, i jest teraz instruktorem od asystentów, i on mi przed finałem mówi: Szymon, ja ci to w finale też nas nikt nie słuchał. Oni po prostu to jest taka presja, każdy chce wziąć trofeum do góry, podnieść. Nie gadaj z nimi, gwizdek odskocz, Niech ci do pleców, gadają, machają rękoma. Ale ja tego nie lubię, ja nie lubię, jak mi ktoś macha rękoma, bo ja do niego nie macham. Ja mi zawsze tłumaczę w tunelu: panowie, jak chcecie ze mną żyć dobrze i chcemy sobie pogadać, zawsze. To jaka była historia tego słynnego już e, ujęcia kamery, gdy uśmiechasz się, a potem. Nie, to, to jest, słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Jesteś w stanie to powtórzyć, ja bo ty o tym... zagrałeś to tak aktorskie. Ale ja o tym nie wiedziałem w ogóle. To ja po, po meczu obejrzeliśmy mema. Chłopaki mi pokazywali, bo to oczywiście od razu setki, tysiące yy, gratulacji, życzeń. i mówię, Panowie... Czekaj, teraz... bo może nie każdy wie, o czym mówię. Musisz to odtworzyć. <laughs> to był, to był w śmiech na zasadzie. Śmiech i nagle... <śmiech> finito. I, no i finito. I... I dobrze, że kamera za ze mnie zeszła, bo on cały czas jeszcze mówił coś do mnie i ja, ja też coś jeszcze powiedziałem, całe szczęście, że ten operator chyba był z nami w zmowie i uciekł z nami z kamerą, ale to jest coś, czego nie, na meczu nie kontrolujesz, to jest instynkt, to jest coś, co czujesz, że musisz coś zrobić innego, bo ile możesz tylko kogoś gadać, a ktoś cię nie słucha, więc Aha. najpierw on chciał jakiś tam faul. Ja trochę tak na zasadzie takiego wyśmiałem, że nie no przecież co ty gadasz? Ale on cały czas gadał i mówię, "Dobra, finito." No i on tak rzeczywiście, że, że, że tak zobaczył, że no to też twój body language, mina, czasami wiesz, spojrzenie, to wszystko powoduje, że, że nie chcesz gadać. No i tam gdzieś te memy, fajne, wiecie, wpływ. Ale zeszedłeś na świetnego aktora po prostu. I wiesz, że myślałem, że to jest zmontowane. Ja dopiero oglądając mecz mówię, kurde, ja to zrobiłem. I kwiatek mówi, ty no przecież ja widziałem, ty to zrobiłeś, a ja mwiatuś, nie wciska mi bajeru, na bank zmontowali, no dzisiaj wszystko Aha. zmontujesz, ale nie zmontowali, ja tak naprawdę zrobiłem, i dopiero później sobie gdzieś tam to kojarzyłem, ale w meczu jesteś tak, tak byłem zafiksowany, nigdy tak nie byłem zafiksowany, ale oprócz tego, że tak jak ty powiedziałeś, i wielu, wielu tych fachowców wielkich dla mnie nazwisk powiedziało, że to był finał wszechczasów, to dla mnie naprawdę był to oprócz tego, że fenomenalne spotkanie, i to wracając, ja się tym chępiłem w dogrywce, że bo w dogrywka to była jeszcze lepsza jak to, co powiedziałeś do tej 70 minuty. No, okej, okay, grali, ale to nie było to. A te od 80 minuty, 79 i cała dogrywka, to jest kosmos. To, co się działo, a, a dalej 100, 124 minuta I widzisz tego Turama, który wychodzi sam na sam. Nie, 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 nie To nie był Turam. Tu, przepraszam, to, to nie był Turam. To był. Kto to był? Czy Nie, nie, nie. nie, nie. Zaraz ci powiem. No A ja uważam, że Diram, ale okay. nie, 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 nie. To był, to był ten. O, jest, dobra, mamy akurat do spra Sprawdź, a ja uważam, że ram. Eee, i, on, I on wychodzi, a za 15 sekund lecimy w drugą stronę i Lautaro Martinez wychodzi, wychodzi do góry i, i, i uderza głową. Fenomenalnie. No, to, to, to jest po prostu kosmos, i wtedy naprawdę było kilka razy, że ale zagrali, ja cię nie mogę, ale zagrali i chłopacy, którzy cały czas gdzieś tam z tyłu Szymon dołóż, tu jeszcze trzeba, wiesz, zostaje ci 15 minut, oni czasami też ci usypiają troszeczkę do boku, do lewej, do prawej, przerzucają, tak żeby pobalansować, nie możesz dać się uśpić, nie, nie możesz zapomnieć, że to jest wciąż finał, wszystko się może wydarzyć. Wiesz, o co mieli absurdalne pretensje Francuzi, mianowicie o to, że Ktoś tam wbiegł na boisko w momencie, gdy padał Gol. Jak słyszysz takie argumenty, to śmiejesz się w duchu, czy myślisz sobie, że być może gdzieś rzeczywiście trzeba było zareagować i tą ławką na przykład inaczej zarządzać wcześniej im pokazać, żeby się. No przecież wychodziło. to możesz, możesz tam postawić nawet 15 policjantów. Myślisz, żeby to coś dało? Myślę, że nic. No to brawo. A to był kolomułani. Ten co wybiegał moim brawo. zdaniem. Tak, dziękuję bardzo. No, tak właśnie mówiłem chyba, czy nie? <laughs> po to jest Tomek, od razu powiedział war. Oko powiedzieli Stop. mi na ucho, nie będę mówił Nie, ugałać, ale to, 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 to brawo. E, nie, 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 to, to, to szczerze nie bierzesz tego tak na poważnie do siebie. No Oglądasz dla mnie to, to jest zawsze najważniejsze. Ja zawsze mówię: schodzisz, widzisz dwa zespoły. No, mówimy o finale Mistrzostw Świata. Mogą mieć do ciebie pretensji o wszystko. Podchodzą najwięksi z największych, podają rękę, podchodzi coach, zero pretensji podkreśla każdy tylko że mega trudny mecz. Dziękuję. Odchodzi. To jest, to jest dla mnie określenie i jakby ocena mojego meczu, mojej pracy a dwa. Jako sędzia też no nie oszukujmy się, czuję jeszcze decyzje ci wchodzą czy nie. Czuję, czy cię słuchają czy nie. Druga ja w pierwszej bardzo dużo pracowałem, bardzo dużo rozmawiałem w drugiej z zawodnikami dużo mniej. Naprawdę to było minimum, ale nie musiałem. Ja w tunelu e, trzy słowa zamieniłem tylko. Nawet Leo przed pamiętam Messi, bo widział że rozmawiam z Martinezem e, z bramkarzem. I powiedziałem tylko do nich, mówię, panowie, jeżeli jeszcze raz ktoś po decyzji przybiegnie, nie będzie już tego. Jest karton. Mówię, i oni tam, tam, nie, ale tam spokojnie. Ja powiedziałem do nich jedną rzecz. Fernandez, my friend, it's only one yellow w tym meczu. Ty ją masz. Żeby mnie sprawdzić, czy mam kochones przybiegnij pierwszy. I wiedzieli, że nie żartuję. Mhm. I podszedł Leo, zapytał o co chodzi Pewnie nawet powiedzieli jakiś psychiczny kolo no Być przyjechał. może, ale powiedziałem, że, że nie może być Mimo, że Kwiatek mnie cały czas tam Nie gadaj z nimi, bo to nie wygląda źle naprawdę Ale ja czułem, że czasami muszę więcej rozmawiać Jak zawsze i czułem się niekomfortowo Przyznaję, ale chciałem, żeby to było tak perfekcyjne No nigdy nie będzie, ale no, Chciałem tej perfekcji i Leo o coś zapytał Ich, Martinez mu już powiedział yy, Po hiszpańsku, bo, bo to on wszedł na sam koniec mhm. I szczerze odwrócił się do mnie Tylko powiedział, że... okej okay. Odwrócił się do nich, on nie musiał nic mówić. Mhm. On to, co pokazał do nich, to nie musiał nawet tego robić. Mhm. Nie było nic. W drugiej połowie nie podszedł do mnie nikt. Widziałeś karny za rękę w dogrywce. Pół słowa słowa tylko czy coś będę sprawdzał, czy przed... A, bo oczywiście tam chcieliby, że ręka była, ale przed polem, 100%, że przed polem tam jakby <laughs> w porządku, panowie. <laughs> no i tam tego Martina zamusiałem do bramki, bo wiadomo, on miał swój show, karne to jego show, więc tam starał się gdzieś coś, ale ja cały czas byłem pomiędzy, przygotowany z tych poprzednich meczów, myślę, że tam tą pracę domową odrobiliśmy dobrze, jeżeli chodzi o, to, o te takie rzeczy, gdzie mogło nam coś popsuć. No i i udało się, aczkolwiek zdecydowanie najtrudniejszy mecz. Żaden koło niego nie stał, żeby była jasność: żaden koło niego nie stał, jeżeli chodzi o trudność decyzji, ilość trudnych decyzji, zarządzanie po prostu majsterstyk. Nie, nie, nie nasz, bo ja mówię, majsterszyk, majsterszyk, nigdy nie będzie sędziowski, majsterszyk, bo zawsze znajdziesz coś, co mogłeś zrobić lepiej. Ja też wiem, że. Ale nie ma sensu też szukać na siłę. Nie, błędów. na siłę nie. Ja to powiedziałem, nie biczuj się albo tam, no, no nie bądź zbytnio samokrytyczny. Jeżeli wielu tak. Będą to... na pewno mecze, w których popełnisz duże błędy, bo no nie, nie unikniesz to... tego, ale to nie był ten mecz. Ale wrócę do ciebie na boisku, trochę jako kibica. Być może takim momentem jest rzut karny najpierw w czasie meczu, a potem już ta cała seria jedenastek. No jeszcze karny Mbappé Biorąc pod uwagę całą presję, otoczkę, wiedząc, że to jest finał Mistrzostw Świata, gwizdesz tego karnego, stajesz obok, patrzysz Leo Messi e, i spoglądasz z jakimś zainteresowaniem, jesteś zaskoczony na jakim ludziom tego karnego wykonuje, masz jakieś w ogóle jakieś przemyślenia, emocje w takiej chwili, czy, tak. czy po prostu gwizdek zaczyna mocno. Nie ruch? miał luzu, Uwierz mi. No Był mega zdenerwowany był... po twarzy. Tak, jak... no, my już myślę, że ponad 10 razy się widzieliśmy na boisku. W... To, to był zupełnie inny Leometr. To naprawdę czuję, że to jest finał. To ja, tak jak jemu zależało, to, to my ja powiedziałem do moich chłopaków, bo oni nie widzą. Jeśli chodzi stoją, o luz, chodziło mi o sam sposób wykonania. Ale to on najbardziej znerwowany był właśnie przy rzutach karnych. Przy każdym, którego wykonywał, nawet tego, którego się wydawałoby, że tak se strzelił tego już w rzutach karnych, które miały wyłonić zwycięzcę meczu. Niesamowicie aż tutaj kości polczkowe mu chodził, był bardzo znerwowany. Ja zawsze mam taką stałą, swoją regułkę. Wiadomo, to jest takie zalecenie, że, żebyś dobra powiedział, żeby dotykał tym piętą linii do zawodnika, żeby się nie zatrzymał, przed, przed, jak skończy biec, nie może się zatrzymać żeby, i dopiero wykonać strzał, bo wtedy karny, karny się nie liczy i dostaje żółtą kartkę i on, to on nawet mnie chyba nie słuchał, tak szczerze to tak skróciłem chyba do, do, do dwóch słów tam, do, tam że mm -hmm. be i tak dalej, coś był tak zdenerwowany, ale wielu z nich, no, chociaż dla mnie to, to, to w ogóle jakimś kosmonautą to jest Kilian, no, to po prostu chłopak ma 23 lata, podchodzi do każdego rzutu karnego, jak coś chciałem powiedzieć, mówi, I know, I know, I know. W ja wiem, to, to OK. Poszedł, strzelił jak chciałem, to jest nieprawdopodobne. A Emiliano u... Martinez jest ciężki? Bardzo. bardzo. Miałem do siebie lekkie pretensje i to też bez jakiegoś tam zbędnego pieprzenia, że mogę tak powiedzieć, Uciekł mi, uciek mi jeden moment, w momencie kiedy odrzucił piłkę Czułameniemu. Czułam Oczywiście on jej nie musi podawać, to jest jasność. On może wziąć piłkę, rzucić ją sobie w górę i tak dalej, on nie ma obowiązku podawać. On za każdym razem chciał podejść do, do zawodnika, bo on mi mówił, że on, on będzie podchodził. I to samo widziałem już podczas meczu, bo chciał dwa razy podejść, ale nie dałem mu. Stanąłem między nim, rękę wziąłem, a on, on, czułem od niego bardzo duży szacunek do mojej osoby, więc. Ale on chciał zamienić słowo, mówi, ale go. Mogę chyba powiedzieć, mówi, on tak i mówi, ale no dajmy, ja go zjem, mówi, nie, i tak jak to bramkasz? Ja się śmiałem, mówię, nie, no, Emiliano, no nie możesz, nie, no, I know, I know, you are strong guy, on tam do mnie, że you are strong guy, on też tak hmm. chciał mnie trochę kupić, żebym. Ja mam strong guy, hmm. ale on cały czas tam i ten 5 centymetrów dalej podchodził, bo chciał złapać ten kontakt zrokowy i mówiła, jem go, daj mi go mówi, ja, ja... I, I jak w meczu jeszcze dosyć spokojnie do Kiliana, to, to też się wyczuwa. wyczuwasz, do którego zawodnika mają jak wielki szacunek, do innego nie. no i... Czy Leo Messi, czy, czy, czy Kilian Mbappe, to jest kosmos, jak, jak ich traktują inni zawodnicy, to jest, to jest tak fajnie. To nawet tak wiemy o tym, nie? że jest taktyka, że musisz czasami jednego drapnąć, drugiego drapnąć, ale ich nawet tak ktoś ma obowiązek i taki dostał przykaz od trenera, to on sam się z tym czuje źle. On idzie i gdzieś, nawet jeżeli nie od razu, mhm. to nie podchodzi ile razy widziałem mówi, że sorry, to, to było not necessary. Ale w tych rzutach karnych podszedłem. I cały czas starałem się, żeby ten Martinez, który szukał kontaktu, nie doszedł do tego zawodnika. I kiedy wziął tą piłkę, yy... Nie wiedziałem, jak to zrobić, no nie możesz mu wyrwać piłki przecież nie i, i on patrzył na tego na tego i wziął tą piłkę odbieg i tak myślałem, dać już mu chociaż no z drugiej strony nie musiał podawać, tak? Oczywiście nie musiał rzucać, bo też nie, nie wywalił on za linię, wywalił ją metrów w prawo, ale zrobił to celowo i kiedy stał i, i, i wiesz ten trash talking, jest jest fantastyczny, kiedy stoisz obok i mówię Emiliano, nie rób nie żartuj za mną". Ja mi się już dzisiaj nie chce żartować, już jestem zmęczony i była stała gadka, mówię przez ciebie była ekstra, to przez was była ekstra time, a ja nie chciałem do grywki. No i on tam tak patrzył, jak na wariatą, mówi, nie, okej, okay, you are tough guy. I cały czas to samo powtarzał, tak jakby mówię, kurde, jednego z się nauczył czy coś, ale on perfekt perfect po angielsku. I do tego Chiuameni mówi, ale mam cię, ale no nie bój się spojrzeć mi w oczy, patrzę na ciebie, tu strzelasz, przecież mam cię, patrz. Widziałem tego karnego już w snach. No Ech. i koniec, nie patrzysz, nie podniósł głowy Chiuameni. Mówię szczerze, nie podniósł głowy e, no, nie trafił, tak. Później już byłem, już wiedziałem, co się stanie. Kiedy piłka poleciała, to obaj jak głupki, biegliśmy za piłką, kto jest I Ja ją złapałem w rękę. Nie dałem mu podejść. On chciał podejść do Komana. Ja nie dałem podejść, stałem. Nawet tam, tam jest takie zdjęcie, jak go odpycham, tam gdzieś tam przed ramieniem, bo no naprawdę. No, on tam... Ale ty mu chyba dałeś na początku, że tą kartkę... to kartkę. To, to jest ten karny. To jest ten trzeci karny. Okay. Bo pierwszy strzelał e, Mbappé, drugi strzelał czułameni. Mm. Ale już drugie wiadomo, żebyś mu nie dał. Potem już mógłby, wyobraź sobie, że dał. Ja on tego nie wie. On, nie on nie słucha, wie. on widział mnie w tunelu, on widział mój wzrok on widział mnie, bo ja byłem wściekły. To, to był taki moment, gdzie mimo mojego spokoju, takiego ja naprawdę jestem, w, myślę, że, 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 że oazą spokoju, ale tu on widział, że ja bym mnie to nerwało powiedział, nie zepsujecie. Mówię, to jest mój, okej, okay, wygracie, ale to jest mój finał. Nie zepsujesz mi finału, mówię do, nich, do jednego, z drugim. I on, wtedy on też tak mówi, nie, Samu, spokojnie, my pogadamy i, i nie będzie. I był spokój. I tak samo tu, jak mu pokazałem tą żółtą kartkę i od tego momentu do, pewnie widzieliście, on, on odszedł na metr mówi, okej, 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 teraz koniec. I to był ostatni raz. I później sobie szkoda, mogłem zaryzykować przy już już mu dać, ale nigdy nie wiesz, też do, do słuchasz tego, co ci mówią instruktorzy, jak cię uczą nie za szybko z tymi kartkami, tak, no, to, to pamiętaj jedną rzecz, że zawodnik może, kiedy wykonujesz rzut karny, czyli dasz mu za nic, za nic, może nie za nic, za borderline, jakieś tam niesportowe zachowanie, zawodnik musi dotykać piętą yy, linii, wyskoczy, obroni, przy pierwszej takiej y, obronie, nie, może nie sportowej, ale niezgodnej z przepisami, daję mu ostrzeżenie. Teraz widzieliście, widzieliśmy karnego Lorisa, który obronił lewego. No ile? Tyle? Mm -hmm. Przy goal line, e, technologii, przy tych kamerach, no to niech on tego nie wyczuje i wyjdzie drugi raz. Czyli dałem mu jedną taką miękawą za sportowe i wyszedł drugi raz. I w rzutach karnych, kto jest najważniejszy? Mm -hmm. <laughs> I mm -hmm. bym powiedział, I ja mam kochones. No bym powiedział, chyba, ale masz brak mózgu. Masz kochones, ale masz brak mózgu. No, mm -hmm. musisz. To wszystko to są rzeczy, które nie są napisane w przepisach gry w piłkę nożną. Musisz to czuć, musisz to wiedzieć, musisz to przewidzieć. I to, co powiedział do mnie, Kolina po meczu, mówi. Każda kartka, jak oglądałem mecz, zobacz, pokazał białą kartkę i naprawdę to, oczywiście nie podejrzewam go, że zrobił to po meczu i pisał, mm -hmm. że tuka i mówi, zobacz, to, gdzie dawałeś kartkę, to on sobie pisał. Siedl mm -hmm. Tam 45 plus 2, pierwsza kartka. Idealnie mówi, wejść w finale z kartką, do której nie ma nikt pretensji. Nie taką, że mogłeś, nie musiałeś i tak dalej. Tam, gdzie chciałem, gdzie czułem feeling, to sobie mówiłem, kartka i zaznaczał. I ty tam mm -hmm. dawałeś. Mówi, Wiesz, ja też wiem, że jemu zależało, że to byłem ja. Chłopak, którego on wyciągnął w 2011 roku, wziął takiego ogórka, jeszcze wtedy patrzę na swoje zdjęcia, jak ja wtedy wyglądałem, to daj spokój, jaki mesek śmieszny na głowie jeszcze, wiesz, no i sywetka, inne i tak dalej. Oczywiście były inne standardy, ale on, on coś we mnie zobaczył. On sam zawsze powtarzał. Miałeś to coś. Miałeś to coś w oczach, że ty nie musisz nadgadać z zawodnikami. I on, pamiętam, podbiłcie moim na Juventusie gdzie no on z był. Wszystkich sędziów jesteś najbardziej do niego jeśli chodzi o ekspresję, Tak, On mi też powiedział, że jeżeli chodzi o charakter Wilosa pyta czy to jest jakieś, nie wiem, jakieś koneksje czy coś, nie. ale on mówi no nie, no zobaczcie na niego i zobaczcie na mnie, ja chudy i tak dalej, ale, ale rzeczywiście on powiedział, że ty nie musisz nawet z nimi rozmawiać. Oni co ty robisz? On zawsze chciał mnie słuchać, bo do, do pewnego momentu nie byliśmy nagrywani. I on zawsze powiedział, że chciałby wreszcie obejrzeć mecz, gdzie słucha mhm. jak ty z nimi rozmawiasz, bo nie rozumiem jednej rzeczy. Mówi do mnie Casey Simon. Chłopak z Polski, młody, umówmy się, no wasze drużyny nie grają w lidze mistrzów. No nie grają. I mówi, co ty robisz, że oni cię słuchają, że oni z tobą żartują. Kielni przebiega, klepiecie w tyłek, ty przebiegasz, klepiesz Kielniego. Wiesz, jaki on jest trudnym zawodnikiem w seria? Mhm. Ile on sprawia kłopotów? Ja mówię, nie wiem, nie, wiesz, nie umiesz odpowiedzieć na to pytanie. I mówi, najpierw no jest to, że w Polsce ludzie się szanują. A pamiętaj, to, to był mój pierwszy mecz Juventus Malmo, gdzie on się ze mnie zaśmiał z tych spodenek, to już opowiadaliśmy w poprzednim hate parku. I na drugi mecz. Moim obserwatorem był nikt nie inny jak Pierluigi Colina. Mm -hmm. Monaco, Benfica, Benfica Lizbona. Pokazałem bezpośrednią czerwoną kartkę. Bardzo trudną, ale super to w, udało się wyłapać. I wiesz, co jest majstersztyk? Tego nigdy jeszcze nie opowiadałem. Chociaż miało być w książce. <grym> A powiemy. Dawaj. Jest tyle innych anegdot, że w Boże ta książka. Romek, powiem teraz moje darunka koło tonia, To nie możesz ty pisać, przecież ty byś z tysiąc stron napisał więcej <grym> jak tą książkę, którą <grym> napisałeś o, o prysie bońku. Ale. Pamiętam, że on powiedział do mnie najpierw po meczu, o Eventusie, pamiętaj, że w Polsce wszyscy cię znają, znają cię zawodnicy, lubią cię, szanują cię i tak dalej, ale tu przyjechałeś, masz białą kartkę. Dla Kielniego, Marciniak, kto to jest Marciniak w ogóle? To pamiętaj, uważaj i tak dalej, później mówi: Ja to wycofuję, to w ogóle bez sensu to powiedział. Ja nie wiem, co, ty, jak ty z nimi rozmawiasz. No i pojechał na drugi mecz. I obejrzeliśmy ten mecz. Wiesz, dla sędziego, dla wszystkich sędziów, myślę, moi wielu kolegów i koleżanek, które oglądają, zgadzą, zgodzą się z tym, chodzisz do szatni, mówisz tak. Karny 100% prawidłowy, zarobiście. Czerwona, ewidentna. No mogłem nie dać jednej żółtej, albo jedną dać tak trochę pochopnie. No to okej, okay, 0-1 to kosztuje, ale to nie jest najważniejsze. I on do mnie wszedł, a ja taki szczęśliwy po tej czerwonej karce bezpośredniej, bo dla nas to był klucz. Drugi mecz, pod okiem szefa, największego idola i tak dalej. I on mówi, i co, podobałeś się sobie czy nie? I ja widziałem no, mega ta czerwona. No dobra, przestań mi ja o tej czerwonej mówić, bo mówię, w meczu ci się podobałeś. Zbił mnie trochę od razu, oczywiście, mm -hmm. z mojej tej drogi, mówię. Nie no, tak, no ta czerwona, mówi Samon, No, ja cię nie pytam o to czerwono. To dałeś to, dałeś, jakbyś nie dał, no, też by się nic nie stało. Ja wiem, to to Ja taki szczęśliwy, szczęśliwe. Ja już sobie ułożyłem, jak ją opiszę, wiesz, po angielsku. też, wiesz, zależy ci, to jest Twój początek, pamiętaj, jesteś z Polski. Ja pamiętam, jak pojechałem na kor, to mnie pytano, czy ja potrzebuję tłumacza. Mm -hmm. I wiesz, no wiedziałem, co, co myślą o sędziach z tego bloku wschodniego, więc tu sobie układałem, jak ładnie wypowiedzieć żeby tam nigdzie nie zrobić błędu. A on mi tu mówi, że ta czerwona to, tak, to w sumie nie jest najważniejsza rzecz. I mówię, no tu dobrze, tu dobrze, tu może mogłem coś Mówię, nie rozumiałem, tylko mieli, troszeczkę mieli pretensję. Benfica, Lizbona, tak się łożył mecz, że 0-3 w kartkach w pierwszej połowie. I Rui Ruj Koszta, który był dyrektorem sportowym, szedł obok mnie, tylko mówi, Mr. Simon, kartki dla nas ewidentne. Nie, nie, nie zero, zero pretensji, ale tam można chyba było dać kapitanowi Monako. Ja mówię, a za ten faul. Nie, no mówię, mówię, Ruj, drugi fał na świecie, to na niej z pań. O. Ja tylko mówię. No bo trzy dla nas słabo to wygląda. Finał finałów skończyło mm -hmm. się 3-3 w żółtych. Mm -hmm. y nie pamiętam wyniku. Y I czerwona bezpośrednia. Wejście niebezpieczne bardzo na, na kolano, korkami. To, to w ogóle nie ma... Później było na płytach DVD jako super decyzja. Sirius, Full play. Poważny, rażący faul. I wiele ludzi do mnie mówi, zobacz, nie wyczułeś jednego momentu. Było 0-3 w kartkach i rzeczywiście w 43 minucie kapitan Monaco popełnił drugie przewinienie. Mówi, można było podciągnąć pod... Y Ym, na, 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 takie uporczywe naruszanie na. przepisów gry, ja mówię, ale drugi fan no zawsze się mówi trzeci, czwarty. Tak się mówi, no książka tak pisze, ale pytam się ciebie. Ja wiesz szczerze, to można było, bo uczciwie nie powiedziałem mu tego, ale jak rozmawialiśmy z moimi chłopakami, mówię, bo ja tak mam, jak jest 0-3 w kartkach, to szukasz dla drugiego zespołu, dla tego balansu, żeby drugi zespół miał to poczucie, że nie daje, nie szasz nie, nie fair. Bo bywa to to tak, że jedna drużyna faktycznie tylko fauluje na kartki. Ale nie wierzę w to, że jest tak, że się tak układa, że nie ma jakiegoś zdarzenia, które jest blisko kartki. Ja nie mówię, że ewidentna. Ale też nie musi to oznaczać, że każdą, którą pokazałem dla drugiego zespołu jest aż tak ewidentna, że jest 100 mhm. do 0. A może jest 80 do 20 albo 70 do 30. Mhm. Więc jako ten sędzia już z tej najwyższej, najwyższej półki, który ma feeling, musisz to poczuć, że musisz znaleźć ten balans, żeby znaleźć równoważnie, że drugi zespół mówi e, nie, nie szasta tylko kartkami dla nas. Bo często jest tak, że... Grasz, masz mecz teraz Barcelona-Delta-Słupno ode mnie. No przecież wiadomo, że to, kto będzie faulował. Delta-Słupno. Ale co robi mądry sędzia? W sytuacjach 50-50, out, nie out, idą we dwóch, nie wiadomo dla kogo. Każdy out musi dać dla Delty-Słupno. Każdy rzut od bramki rożny musi dać różny dla Delty, a rzut od bramki dla Barcelony. P bo przecież w faulach będzie 100 do dwóch. To jest normalne, nie znajdziesz balansu faulowego yy, z faulami, ale musisz znaleźć. A jeśli znaleźć... mecz nie jest zbalansowany, to po co sędzia ma na siłę szukać balansu? To nie jest na siłę, ale dajesz takie poczucie, że tak jest w takich meczach. Ile razy zespół mówi: Wszystko wszystko, wszystko na panie, no nie widzisz, że nie idzie, a ty wszystko tylko tylko dla jednego zespołu. No i ja, tak jak ty powiedziałeś, no ale panowie, no ale to wy fałujecie, no przecież no, no tak, no ale panie, no tamte aut, no mówiłem panu, że była obcierka, no i, i wiesz, nie sprawdzisz tego, ale to jest takie poczucie, zespół czasami ma takie poczucie, że sędzia. Nie dość, że tamci ich tłukło 4-0, że jest 3-0 w kartkach, to i ten sędzia nawet tego autu nie chce im dać. I to są te momenty. I Pierre ludzi do mnie powiedział: Mówi, to jest ten moment, Simon, w 42 minucie, że jakbyś dał to kartkę, to ten Rui Koszta, który by szedł, powiedział. I, I to była mega lekcja, nie? I że była jasność. Zero rozmawiał o tej czerwonej kartce. Ja wiem, <laughs> ale szeregły. ja sobie rozmowę przygotowałem. Mówię, wróćmy opis. Wróćmy do mundialu i włączmy telefony. Eee, czekamy na wasze telefony. Eee, zanim się pierwsza osoba dzwoni, ja zadam. Ostatnie w tej części pytanie od siebie. Ten mundial zamknął się tym, że jednak Leo Messi podniósł puchar i wszystkie gazety świata zaczęły się o nim rozpisywać. Został sportowcem roku, zostanie pewnie piłkarzem roku. Zamknęła się pewna historia. Ty mogłeś obserwować tą historię z bliska. Mogłeś obserwować na różnej, w różnej fazie tego turnieju. Jakie są Twoje. Przemyślenia i twoje, twoje spojrzenie na Leo Messiego właśnie w Katarze w 2022 roku? To, że gigant to nawet to słowo nie może, to, to jest Bóg futbolu dla mnie. To naprawdę coś niesamowitego. Nie mówimy tylko o umiejętnościach, bo, bo jest kilku pewnie zawodników, które, którzy też mają ogromne umiejętności, ale to, jaki on ma wpływ na drużynę, to, to się widzi z boiska, to się widzi tak na bieżąco, patrząc, jak, jak oni się komunikują. On czasami nic nawet nie mówi. To, to w ogóle fenomen. Ja miałem najlepszy kontakt z McAllisterem, który wiadomo, fenomenalnie mówi po angielsku i, i, i fajnie przeczytałem. Ja, ja też lubię dużo wiedzieć o zawodnikach i gdzieś tam rozmawialiśmy. I, i też podpytałem go, tylko bo czytałem ten jego, ten jego wywiad. On to po, powtarzał ze trzy razy. Później no. też jeszcze po Osach powiedział, jak, jak nie lubił, jak do niego mówili Gringo. No. E, nie, to? Ginger, rudy, rudy. Czy, czy Ginger? Ale też on, on też powiedział, jak, 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 na pewno, gringo. Tak, okay. I on powiedział, że. No się uśmiechał, wiadomo jak jest, ale, ale nie lubił tego. I on to raz, raz powiedział i że ten Leo właśnie yy, powiedział, że... Ale nie się tak, bo on tak nie lubi. to I tak jest na boisku. On, kiedy podszedł kilka razy i ktoś miał, pamiętam, gwizdałem taki rzut wolny sprzed pola karnego Fernandez. No ale to tak, no faul ewidentny. No i znowu się zrywa i tam, że... Nie, nie, ale słowo idź sprawdź, no nie było. Po pierwsze idź sprawdź, no wolny gdzieś tam, wiesz, poza polem karnym, gdzieś z boku, pod chorągiewką rożną. I mówię, Leo, nie no, no nie może tyle gadać i i on nic, on tylko spojrzał. I on po prostu nie ma, nie ma Fernandeza. Cisza i to, to ci pokazuje, jak gość jest wielki. To, bo to, że jest wielki piłkarz, to pewnie, jak, jak wymienisz kilku, to będziemy widzieli wielkich piłkarzy. Ale to, jaka to jest wielka osobowość, jak, jak dużo ma do powiedzenia, jak, jak to jest ważne, jak to jest ważne, mądrze mówić nie używając słów. Czujesz, to? To, to, to jest coś i to widzisz, bo stoisz obok, to ja widzę. Ja jestem, myślę, że w tym jestem dobry, takim obserwatorem, menadżerem, który tak patrzy i wiem do. Z kim mogę zażartować, z kim mogę pogadać, tak jak z makalisterem I, i patrzę na tego Leo, który on, on nie mówi, on tylko wydaje polecenia wzrokiem, co kto ma robić, i oni to robią. Oni to robią bez jakiegoś. Tam wszyscy się zgadzają, oni wiedzą, że on ma rację, że to, co on gdzieś tam wymyślił w swojej głowie, no to tak, tak ma być, nie? No widzieliśmy obrazki z meczu Polska-Polska-Argentyna, jak poszedł do trenera, mówi co, no to już, nie? No, no już, no, no, i, no i fajnie. I, I cały zespół, on po prostu podszedł, pokazał, że OK, enough is enough. No i spokojnie, no, panowie, to możemy teraz troszeczkę, troszeczkę odpocząć. No nie, niesamowity piłkarz. To Duman tak naprawdę dzisiaj rozpiera, że... Że mogłem być świadkiem tego, co, co, co te dwa zespoły, co, co ci dwaj giganci e, zrobili na boisku, szczególnie właśnie bo Twoje Kilian, początki i z, z Messi nie były łatwe. Nie przepadałeś początkowo za nią albo nie, nie, inaczej, nie, to... on wydał się antypatyczny. Nie, nie, absolutnie nigdy nie użyłem takiego słowa i też nie uważałem, że jest nieprzyjemny, tylko uważałem, że po pierwsze, co było dla mnie dziwne, nie szuka ze mną kontaktu, a to budzi, bo ja jestem kontaktowym gościem i, i lubię pogadać, bo to też to jest nawet też po to, żeby usłyszeć źle to gwie. I ja wtedy mogę powiedzieć, wiesz co, masz rację, sorry. I to też buduje fajną relację pozytywną, bo ja uważam, że zrobiłem źle. On mi to też potwierdza i jedziemy dalej. Zapominamy ją sobie myśli, że e, normalny gość, biega niby w tej czarnej głupiej koszulce, ale, ale jest normalny gość, potrafi się przyznać do błędu. Ale o tego nie szuka. On w ogóle miał mnie gdzieś. Nie pasował mu mój styl gry totalnie. Ja już to wiem dzisiaj, bo, bo już mieliśmy okazję porozmawiać, ale. Powiedział to, doszliśmy do tego, że Argentyna i Islandia na Mistrzostwach Świata w Rosji to był pierwszy mecz, gdzie rzeczywiście się po pierwsze do mnie w tunelu. Zbiliśmy piątkę, mówi, że okej, okay, Po meczu też, po tym jak nie strzegł już dukarnego, też był jeden z pierwszych, który przyszedł, podziękował, zero pretensji. Tak sobie pomyślałem, wtedy powiedziałem do moich kolegów: przełamaliśmy, kurczę chyba taką barierę niewidzialną. Gdzie nic sobie nie zrobiliśmy, absolutnie, bo nie pod... to było też, wiesz, mógłby ktoś domy mieć pretensje, Juventus Touring, gdzie gwiznęliśmy Karnego na, na Tottenham Juventus, żeby mogliby to pamiętać cały czas, tak? A, a z Leo nie miałem, tak? Bo nie gwiznałem żadnej niefortunnej decyzji przeciwko Barcelonie w tych meczach, w których on grał Argentyny, wręcz przeciwnie, bo gwiznałem Karnego dla dość ewidentnego, ale musisz go też gwiznąć. Gwiznałem, gdzie on nie strzelił w meczu argentyna islandia Bramkarz Islandzki obronił. Ale czułem, że on mnie tam jakoś tak chyba nie przepada za mną i za tym moim stylem. A teraz czułem to już, Argentyna, Australia, to, to już było tak, czuję, że goś patrzy i mówi fajnie, że jesteś, naprawdę. I, i to czułem na boisku mega, kilka razy przyszedł, coś mnie zapytał też jest dużo łatwiej, bo naprawdę dużo lepiej mówi po angielsku niż kiedyś, kiedy ja próbowałem z nim porozmawiać. Tu kilka z gdzieś toś tam tłumaczę, bo widziałem też parę fajnych ujęć, zdjęć gdzie tam, tłumaczyłem mu, że tu trzeba tu, tu, dlatego to jest, bo to, bo I, i on to kupował, czy nawet ta sytuacja w tunelu, w finale, gdzie, e, e, gdzie on zapytał mnie o co chodzi, bo on to przekaże lepiej. No i bez słów pomógł mi, po finale to samo podszedł, po podybale z ręką i to było takie naprawdę, ten uśmiech był szczery, taki na zasadzie gościu. Sędziowałeś, ale niko o tobie nic nie mówi, i to jest chyba najważniejsze, bo nikt z nich na pewno nie chciał żadnej pomocy ode mnie, tylko chciał. Bo to są tacy zawodnicy, że nie potrzebują twojej pomocy, ale też nie potrzebują, żebyś im przeszkadzał niechcący. I ja to wiem po tych latach doświadczeń, że czasami te moje gadanie, pewnie takich ludzi jak on, to pewnie wnerwiało nawet na początku, mhm. że on mówi: Ty, ty gwiśc co, co widzisz, gwiśc co jest, i nie przeszkadzaj. A nie przeszkadzaj, nie gadaj. Ja nie chcę z tobą gadać. Mhm. I, I wiesz co, ja myślę, że dorosłem do tego też, bo ja nie ze wszystkimi rozmawiam. Ja rozmawiam z tymi, którzy chcą rozmawiać, albo z tymi, którzy wymagają on czy Mbappé nie wymagają w ogóle rozmów. I, i, i ja chyba się tego nauczyłem. To są też, jestem starszy jako facet, jako mąż, jako, jako ojciec, jak, jako sędzia. I tak wiem, że, że po prostu czasem, Szymon, im ciebie mniej, tym lepiej po prostu. A jest jakieś jego zagranie, jakaś akcja z tego turnieju, którą zapamiętasz? Do której wracasz sobie czasami w myślach? Nie, no to Argentyna-Australia. Argentyna, Island... y, Argentyna Australia. Ta bramka, którą strzelił pierwszą, to jest w ogóle jakiś fenomen. To piłka przyklejona. Ja mówię, panowie, trzeba sprawdzić, ile kleju jest na piłce, bo to jest niedowiary. To kiedy był ten z boku, to, to była rzut rożne albo rzut wolny, on dostał piłkę, nagrali do taką to, 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 co oni zawsze grają: ta klepka na jeden mm. i on tego po prostu dotknął. Ja nie wiem, jak on to spotkała na strzela, bo ja kilka razy tak sobie próbowałem, spod kolana ta piłka nie ma siły w ogóle. Jak, mm. jak chcesz ją tak uderzyć, ale u niego ona, ona nie leci mocno. Tylko to wszystko jest tak robione w momencie timing uderzenia, timing zagrania, że ani bramka, ani nie nikt nie wie o co. Ale właściwie szczęście to powiedział w jednym z futraków w jednym z wywiadów, że e, to, jaki ma problem z Masim, to jest to, że on się nie orientuje, kiedy strzał został Tak, bo nie, nie wiadomo właśnie, i tak było tu, bo normalnie piłkarz, kiedy przyjmuje, to on sobie lekko zagrywa do przodu, net przy przyjęciu i dopiero oddaje strzał. A tu nie spodziewasz się strzału, bo ona jest wciąż pod kolanem, czyli normalny człowiek, ja my taki jak ty, z z i kości y, z żyłami, y, kwią w żyłach y, czerwoną, no to musi sobie poprawić, a on nie. Nie wiesz, kiedy oddajesz strzał i ona wygląda, jakby było lete, bo i nie wiem, czy dolecę, ale był jeden zero na zablicy i po mm -hmm. prostu szał, i słyszysz po prostu ta radość, i tylko mówisz, a pierdziele znowu, jak on to zrobił. Obserwowałeś z bliska jego radość po finale? Tak. Tak, widzieliśmy, bo akurat tak reżyser nas ustawił, byliśmy po, stojąc przodem do tunelu, byliśmy po prawej stronie za ławką Argentyny. Tam czekaliśmy na, na ten moment, kiedy zostanie rozstawiona scena i tam była Argentyna, tam byli ci ta największa grupa kibiców, oni tam bawili się, tańczyli, przeciągała się ta cała, ta cała ceremonia. Oni byli wściekli Francuzi, że to tyle to trwa. No wiesz, jak przegrywasz, to nie, nie masz zamiaru nawet czekać na widzisz, wszyscy mm. zdejmują ten, te, te srebrne medale. Nikt się nie cieszy. Ale nie chcesz też patrzeć, jak drudzy tańczą śpiewają. I, I wiesz, ja jestem niedaleko. I to był też ten moment, kiedy czułem się niekomfortowo, bo kiedy ten Paolo się na mnie rzucił dybala i tam kurczę, mamy, to tam cieszy mi, dziękuję i tak dalej. I te pierogi są zawsze powtarzane, pierogi, pierogi i pierogi. Cieszę że masz medal, złota, a nie pierogi. No i ten Leo, który właśnie podszedł, ale i czekali na niego, bo on tam od razu tyle wywiadów rozdawał. I widziałem to, to była taka radość, jak radość dziecka, które nie ma nic i dostaje pierwszy prezent i. Widać, jak bardzo mu na tym zależało. I oczywiście widziałem, bo to los siebie dawał na, w każdym meczu. To jest, to jest coś niesamowitego, ale ta jego radość szczera, coś niesamowitego. To, to dla takich chwil warto żyć, tak naprawdę. Mhm. Odbierzmy pierwszy dzisiaj telefon. Wiem, że długo was, drodzy widzowie, przetrzymałem, no ale chciałem najpierw taką jazdę obowiązkową zaliczyć i zadać wszystkie pytania, które trzeba po prostu Szymonowi Marciniakowi po tym finale Mistrzostw Świata zadać. A teraz oddaję wam głos. Cześć, Krzysiu, nie przejmuj się, wszystko jest OK. E, na początku wielkie gratulacje i muszę powiedzieć panie Marcinie, że e, no jestem dumny, naprawdę jestem dumny i wielkie gratulacje. E, panie Szymonie, nie Marcinie. Ale ja nawet nie poprawię, do mnie panie też Szymonie, tak, w Europie wreszcie. też tak mówią, nie i na świecie także. Widać, że europejski kolega dzwoni, europejskie towarzystwo. <grym> ja mam jedno pytanie, takie no, w sumie bardzo proste, ale to jest w sumie taki... Y, 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 Wspólny sukces. To był zespołowy sukces. I teraz pytanie, kiedy potułeś, że możesz z tymi gośćmi, z twoimi asystentami iść na finał? Że tak to są goście, z którymi mogę sędziować finał Mistrzostw Świata? Wiesz co dzięki za pytanie. No to, to wiesz już na początku, kiedy dobierasz ludzi. Oczywiście. Ja mam dość charakterystyczne sędziowanie i podejrzewam, że e, wiele osób się śmieje, że do mnie można by było każdego dopasować i pewnie łatwiej by się było e, zgrać, bo, bo za mną jest łatwa robota. Ja, u, mnie, u, nas, u nas są proste zadania, asystenci są zadaniowcami, wiedzą co mają robić, ja pomagam przy zarządzaniu, pomagam przy innych rzeczach. Oni nie martwią się takimi rzeczami. E, którymi inni asystenci muszą się, z którymi inni muszą się zmagać. Czyli wiesz, zawodnicy ich atakują, protestują. Ja nie pozwalam. Zresztą to, to, to widzieliście pewnie w meczu Argentyna, Australia, gdzie ruszyłem do Rodrigo i absolutnie od razu zbeształem i, i, i powiedziałem, nie ma takiej opcji, żebyś się tam do mojego asystenta chcesz, to mówię do mnie. I, i, i mam takich ludzi, że bez nich nie byłoby na pewno tego finału, nie byłoby wielu innych. Rzeczy, jak wszystkim ludziom, jak wszystkim sędziom zdarzają się nam błędy, i te błędy się będą zdarzać, to, to mam tego świadomość i, i to, to mnie najbardziej boli. Wiecie, boli mnie to, że. Mamy tak, tak wspaniały zespół fantastycznych ludzi. Po, po Mistrzostwach Świata w Rosji doszedł do nas Tomek Kwiatkowski, niesamowicie e, pozytywna jednostka jako człowiek, jako sędzia, fantastyczny kolega. I to jest też bardzo ważne. Słuchajcie, jest się sześć tygodni. To nie mogą być tylko dobrzy sędziowie, dobrzy asystenci, dobry war. To muszą być ludzie, z którymi się dobrze czujesz, to muszą być ludzie, z którymi się dogadujesz, którzy nie klepią cię, oni wiedzą, jak ja nie lubię. E, Pieprzenia za przeproszeniem takiego, że ale super decyzja, ile razy jest tak, że ale super decyzja. Przestań pieprzyć o super decyzji, Przestań, o różny był źle już jest besztanie, wiesz, o, o rzut różny. Ja jestem takim perfekcjonistą, który wiem, co denerwuje piłkarza, że piłkarz, piłkarz nie myśli o tym, że zrobiłeś trzy fajne rzuty wolne, gwizdałeś. One były i one, on uważa, że one się należą. Nie ma racji? Ma 100% racji. Ale co go irytuje, to prosty auto dla niego, gdzie on wie, że nie dotknął piłki, a my oczywiście... Trzech-czterech ślepych w prawo. Mm -hmm. I to jest rzecz, która ktoś powie, czy obserwator, czy ktoś, ale dobrze, nie, to tylko głupi To nie jest głupi I tak działa nasz zespół. Oni wiedzą, że z tych małych rzeczy składają się większe rzeczy. Jeżeli zdobędziesz zaufanie w małych rzeczach, to będą większe. I. I moi chłopcy to rozumieją i, i my, my jesteśmy naprawdę jak taka... Tak pieszczotliwie o nich mówisz? Twoich tak, fakt. Tak, tak mówię. To, to, to ja się tego nie wstydzę, mimo że jestem, ja raczej jestem twardym gościem i rzadko gdzieś tam łzy do moich oczu napływają, ale przyznam szczerze, że po finale chciało mi się płakać. To jest hit, to jest, to jest niedowiary, tak, tak jak Tomek i Paweł siedzieli u mnie, kiedy usłyszeliśmy o, o tym, że jesteśmy sędziami mistrz, finału Mistrzostw Świata, to pierwsze, co pamiętam, chyba pierwszy Tomek, bo Tomek jakby po prawej wziąłem go, przytuliłem go tak, ale nie chciał. Tak się trzymał. ja mówię, no co wariat mnie wstydzi się, żebym go przytulił, czy jak i tak go, ja go chciałem moc, mówię, mówię tak przez przegrać. Ale mówię, dobra, mocniej go nie przyciągam. Wziąłem Pawła i spojrzałem na nich, ale widziałem, że była trzęsiawka, puściło ich po prostu. Puściło i sam Tomek powiedział mi później, Paweł też zresztą nie ma się co wstydzić, że, że łzy się uroniły, ale mówi, że jeszcze sekunda, byś mnie tam przytrzymał i bym się rozpłakał tak jak małe dziecko, ale czułem, ja czułem w środku ciepło, ale byłem dumny, że Razem z nimi, z chłopakami, z którymi zaczynaliśmy z Pawłem od trzeciej ligi. Tomek doszedł zaraz potem od KOR, od tego programu Młodych Talentów. I to jest bardzo rzadkie, że zespół, to co zapytałeś, bo wiesz, niewiele osób pyta o to, jak, jak zdobywasz teamy, jak zdobywasz zaufanie, dlaczego właśnie ci, a nie inni, a to jest tak, że jak spojrzysz na świat, wiele razy zmieniają się asystenci, coś komuś nie pasuje, coś... Czasami się coś wypala, po prostu. No, pracujesz długo w jednym zespole, jest też dużo jakichś złych decyzji po drodze. E miałbym prawo się obrazić na Sokoła, że mi nie podniósł spalnego na Legia Lech. No miałbym prawo, tak bym kurde, Paweł, no, nie moja wina, ale wszyscy o mnie piszą. Ja do ze mną jak z Foro tak? No i sam mam do siebie pretensji, mimo to nie była moja decyzja. No ale jak ja mogę do niego, jak, jak Paweł miał setki innych decyzji na, na euro, 2,16 wyciągał takie malutkie spalone, że śmiali się. Mówię, Szymon, co to za wariat jest jakiś tam od ciebie? Ty, no przy takie żeletki wyjmuje. Ja mówię, no nie wiem, no, zobacz, nawet Morata chciał go wykończyć, bo on wjechał ślizgę wtedy przeż w nogi i wszyscy biegali nie do mnie, tylko o Pawła się martwili, bo był w takiej formie i pytali się, Paweł, jak ty się czujesz, czy tam okej, okay, czy byś mógł sędziować? Także, to. To jest mega istotne, bo bez, bez tych moich chłopaków, bez Tomka, bez Pawła i bez, drugi, trzeciego, bez drugiego Tomka nie byłoby finału, nie byłoby tych wspaniałych meczów, nie byłoby tych złotych medali i nie byłoby też Szymona w tym miejscu, w którym jest. Także to, to jest mega tak, tak zbudować zespół, i tak o nich zadbać wtedy, kiedy trzeba, żeby, żeby to wszystko grało i żebyśmy grali do jednej bramki. No z pewnością zbudowałeś lepszy zespół niż sędzia, o którego dopytuje się nas czat. Jest, ja, się nawet nie, ja nawet nie muszę mówić, który, przecież ty od razu tak. wiesz, o kogo chodzi. Tak. No jest, jest unikalny, tak, jest, jest inny jak wszyscy, ale ja wiem, ile <grym> razy mi wytykano że słowa, które powiedziałem o, o, o Mateo. Ale no, słuchajcie, jeżeli ktoś jedzie na drugie mistrzostwa świata, jeżeli ktoś sędziował w finał Ligi Mistrzów, jeżeli ktoś Ale wiele razy. Po, każdych, po każdym meczu się zastanawiają, dlaczego on tam jest. Nie po każdym. Nie po każdym. Po pa, pa, pamiętam, z 2 lata temu oglądałem. Z dwa to lata temu posędziował bajka. dobry mecz. Fenomenalne Grand Derby. Posędziował tak. takie, że ja naprawdę z moimi mamy Chyba, że derby Barcelony ostatnio nie widziałeś. Do nie, 30 nie, nie, nie minuty nie ani jednej żółtej i skończyło się na 16. Tak, rzeczywiście czasami jest, że te kartki nie działają i czasami trzeba, trzeba zrobić coś innego. Trzeba... No, ja, ja powiedziałem, kiedy, go, kiedy dawałem kilka komplementów na tematy jego, po pierwsze no też, słuchajcie, to jest bardzo niefortunne i niekomfortowe. Ja nie mogę powiedzieć żadnego złego słowa o, o moim koledze, bo to jest też, to poza boiskiem jest fantastyczny w ogóle gość. On przyjdzie, on, on z każdym pogada, do każdego się uśmiechnie. Nie był, On jest jak klop. Nie ma osoby w klubie Liverpool, do, którego, do, który, do której nie podejdzie klub. czy to jest pani sprzątająca, czy to jest no. y, pan na parkingu, y, ochroniarz, steward, ktokolwiek. Taki jest Mateo. Mateo otwiera windę, y, room service, Mateo, Mateo y, wpuszcza każdego do kolejki, to, to jest dobry z reguły człowiek, on, on lubi rozmawiać, no czasami, czasami coś nie pasuje, to nie jest mój styl, mimo tych komplementów, które jemu dałem, że to jest na pewno e, w, wspaniały sędzia, no bo sędziował tak wielkie mecze, ale, ale to ja powiedziałem wtedy już, to nie jest moja bajka w ogóle i, i to jest inny świat, ale ja szanuję jego osiągnięcia. Tyle chyba. no Dobra, odbieramy telefon. Więcej tu wiem. Wiem, że po prostu nie możesz powiedzieć więcej. A też nie chcę, bo Z, z, z utęsieniem jest... czekamy na koniec kariery Mateo Laowa. Czytałem, bo ja, ja naprawdę teraz byłem te dwa tygodnie, po Mischosach byłem wyłączony. Czytałem to, to rzeczywiście, było napisane, że Mateo już się Że podobno że komuś powiedział, że po sezonie ma Aha, skończyć. Okay, okay. Ale to chyba nie jest taka informacja twarda. Okay. Niestety, wszyscy czekają jak na szpilkach, ale jeszcze szampana nie, nie, nie jest. Nie jest aż tak... tak. Ja czytałem wypowiedź Szawiego. Yy, Pojdzie, przed meczem. Po tym meczu, no, bo byłem na tym meczu na trybunach derby Barcelony i. Yy... Nie, to nieprawdopodobne, jak on z nudnego meczu zrobił mega widowisko. Ja w pewnym momencie siedziałem z gębą rozdziawioną, zaglądałem w telefon, patrzyłem, kto dostał kartkę, kto nie. Liczyłem palcem zawodników jednej, drugiej drużyny, bo już nie wiedziałem, czy gramy 10 na 9, czy po 10, czy 11 na 10, bo on dawał kartkę, potem odwoływał, e, potem tu komuś dał żółtą, potem ta, tą czerwoną ciągle miał w ręku. Nie wiadomo, czy on nią macha, czy zapomniał schował, schować do kieszeni. E, zrobił takie show, Publika w ogóle w ekstazie, nasz znaczy w ekstazie. Kazali mu wypierdalać, e, ale, ale przynajmniej coś się zaczęło dziać. Nie, czasami jest niefortunne to, to, to co ja mówię. Czasami ludzie mi zarzucają kibice, że o, już może, może mógł dać kartkę. Czasami te kartki to wcale nie jest taki, taki do złoty środek, bo teraz jak spojrzymy, pewnie, ja nie oglądałem meczu, y, pewnie te początkowe kartki były pewnie korekt, ale dalej, jeżeli chcesz być konsekwentny, to musisz karać. Ale to, co Ci powiedziałem wcześniej, czasami zawodnicy mają te nasze kartki gdzieś, po prostu, mhm. bo już tam, tam zaczęła się wojna, bo pewnie coś u Uciekło, uciekło z rąk, być może sędzia na coś za dużo pozwolił. I to jest tak, że potem, czy ich dasz 15, czy tak jak ty mówisz, było podobno 16, tak? Chyba było 16. No, I to, czy dasz 16 i, i zobacz, czy, czy to spowodowało, że zawodnicy słuchali czy był porządek. No nie. Czyli nie czasami no, to totalny te bałagan. totalnie nie przynoszą nic. No, także no, czasami ten wybór taktyki jest błędny. Nie obejrzałem, także nie będę komentował. że nie chciałbym nawet komentować pracy swoich kolegów, bo to, bo to Ale polecam ci obejrzeć, bo to jest niezłe kino. A teraz odbieramy telefon. Halo? Cześć, cześć. Weź mnie? Tak, słychać. Cześć, Szymon. Cześć, Krzysiek, Ja takie pytanie do Szymona, Przede wszystkim, jak takie pierwsze zdarzenie z niższych lig, gdzie, gdzie, no, nie wiem, czy miałeś taką sytuację, że miałeś ciężko wyjechać z jakiegoś meczu, albo jakąś taką sytuację, którą wspominasz do dziś? Jest to dzięki, cześć. Nie, nie, ja raczej miałem, wiesz co, ja byłem lubiany. To były te, pamiętajcie, że to były czasy, kiedy działo się źle w polskiej piłce i namawiali tych byłych piłkarzy, albo nawet aktualnych, bo ja jeszcze kopałem, że idźcie na tego sędziego, idź na sędziego. Potrzeba dobrych młodych chłopaków, którzy czują to i tak dalej. Więc nawet jak coś szło nie tak, no przecież nie się, to nie było tak, że Jak zaczął sędziować i był zaraz jak Kolina, wszystko mu szło dobrze. No nie, było dużo meczów dobrych, ale były też takie, że, że sam miałem do siebie pretensje, bo sędziowałem zazwyczaj swoim kolegom, z którymi się znałem, a to jest no to chyba najgorsza rzecz, jaka może być. Bo później gdzieś widziałaś i to bardziej właśnie kolega ci pamiętam, że ty no, myślałem, że przyjedziesz, będzie okay, a ty, ale zabrałeś mi tam 150, to mamy 150 premii, ale ja ty, no sorry, ty, to ci oddam, tylko miałem, pamiętam, że miałem 50 za mecz, mm -hmm. nie? To muszę trzy jeszcze postanowić, żeby ci oddać. Mm -hmm. No i tak nie, nie miałem takich bardzo nie mówię sytuacji. Je, jeszcze dwa. Jeszcze dwa. No tak, jeszcze <laughs> dwa. Ale jeszcze wtedy mu nie dałem tych pierwszych 50. Mówię, że za trzy muszę tak oddać, ale raz była fajna, we, wesoła sytuacja. Pamiętam, to był chyba Iłów, Sędziowałem, to był ostatni mecz i oni grali jakiś tam awans, oni wygrali, my byliśmy w takiej szopie, jakieś się przebieraliśmy, wiecie, no to były takie czasy, jakie były, to nie były dzisiejsze piękne, piękne stadiony, piękne szatnie i tak dalej, nawet w tych niższych ligach są, jak gdzieś tam jeżdżę, nawet małymi mieścinami, jakie piękne są teraz te murawy, to widać jakieś budynki, no i nagle słyszę gdzieś tam tu, 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 tu. ja wiem. Ale słyszysz, z drugiej strony słyszysz te krzyki, ktoś tam śpiewa, to niedziela po 11, czyli mecz się skończył po 13, a to się kłódka zamykała. Zapomnieli o nas totalnie, ale tak bo, wiesz, po 20 minutach tego spokoju, bo tak te, te odgłosy coraz mniej, tych odgłosów mniej. I tak po 30 minutach mówię, ty panie, bo wiedziałem, że tam e, do łazienki trzeba jakiś tam wyjść, do jak drugiego budynku. Mówię, te jaja robią, przymknęli nas chyba. No i zaczęliśmy walić w te, e, w te drzwi. Ja mówię, ja pierdzielę, ty w nas z żywej duszy i to mówię, otwórzcie, a później też od najgorszych, wy stacy, nie tacy, otwierać te drzwi. I dopiero ktoś tam się znalazł i mówi, że panie sędzio, Sorry, bo ten co miał płacić, komu to, to kasę zabrali, żeby coś tam postawił, no bo awans. No i oni pojechali po to kasę, do, do, tam gdzieś do bankomatu. No słuchajcie, to nie są dzisiejsze czasy, gdzie się nie obejrzysz, to masz bankomat. Mhm. Więc y, pojechał, wrócił gdzieś za godzinę 15, i my te godzinę 15 w tej szopce czekaliśmy. Ale żeby nie było tak, że. To mógł wam po... powiedzieć, że jedzie do bankomatu, a nie was zamykać na kłódkę. On nie wiedział, że to, kto, kto inny nas zamknął, a ten pojechał. Aha, okay. No i to jest taki, wiecie, ktoś się nie zgadzał. Ale byłem z kolei kiedyś na. Był taki takie rozgrywki, puchar ligi. Coś jakiego było, Puchar Ligi, Puchar, Puchar, tak, Puchar Ligi. No i byliśmy na meczu Arka Gdynia od Rawodzisław, 100% był taki mecz. No i pamiętam Zbyszek Przesmycki był moim obserwatorem, nie był jeszcze szefem sędziów. No i ja Zbigniew Bigniew Lubi rozmawiać, pozdrawiam, po, pozdrawiam Panie Zbyszku, jeśli Pan nas słucha. I rozmawia, rozmawialiśmy dość długo o pewnych tam sytuacjach i tak dalej. Już tam przychodził yy, ochroniarz ze dwa razy. Długo jeszcze! <grych> a pan Zbierzak, to powiedział: pan Panie, tu trzeba szkoleniowo porozmawiać, omówić pewne sytuacje elegancko. No i tam nas chyba już Olał poszedł. No i chcemy wyjść z klubu, zamknięte, wszędzie ciemno. Słuchajcie, nie waliliśmy w tym. No i też tam minęło chyba z 15-20, ktoś się pojawił, otworzył i: Pani, normalnie ludzie to już śpią w domach, a ty jeszcze tutaj <grych> omawiasz, że widzi pan, panie Zbyszku, następnym razem to 10 minut i jedziemy, i jedziemy do domu. Także takie rzeczy się zdarzają, ale jak widzisz, to bardziej humorystycznie. Ja to dzisiaj pamiętam niż, niż jakieś tam agresywne albo, albo przeciwko sędziowaniu czy tam, czy, czy sędziom. Wspominałeś o tym, że były czasy, gdy zachęcano piłkarzy nawet ciągle grających do tego, żeby się zastanowili, czy aby na pewno ta ich kariera jest na tyle obiecująca, że warto grać dalej, bo może warto zacząć sędziować. Był taki specjalny program PZPN-u, który przypchał tak. piłkarzy, którzy... Mariusz Złotek, patrz, Mariusz Złotek. Którzy grali na jakimś wyższym poziomie, że mogli dość szybko dojść na poziom pierwszej ligi czy ekstraklasy. Bardzo niewielu... W ogóle wyraziło zainteresowanie i Czkolwiek. myślę, że dzisiaj patrzą na to i mówią, kurczę, mogłem tam być na boisku, e, gdzie rozgrywano finał Mistrzostwa Świata, a Prawo. tymczasem... E, sprzedaje zakupy w Żabce. Brawo, to, to prawda, ja pamiętam, tu strasznie prezes Boniek wtedy apelował i to był taki moment, że kilku piłkarzy, ja rozmawiałem, Paweł Golański, e, Mati e, Cetnarski, zresztą jesteśmy tam cały czas w kontakcie, coś, coś do siebie wysyłamy, Mati też po finale od razu tam pisał, mówi, kurczę, bo ja cały czas go nawet namawiam, mówię, Mati, przecież ty wyglądasz cały czas, grasz tam sobie, no też trenujesz, ale i grasz, i ruszasz się, przecież to jest cały czas szansa dla was, gdzie wyczujecie ten futbol, to wy nie potrzebujecie tych 10 lat, których musisz spędzić w b aż żeby zrozumieć e, taktykę, czasem jak się poruszać tak dalej. Wytoczujecie, wiecie, kiedy jest faul, kiedy nie. No i mamy kilku chłopaków, y, którzy są fajnym przykładem. No Jestem ja, jest Tomek Musiał, bo to są wszyscy ludzie, którzy grali w piłkę. Tak Paweł Raczkowski... Y, no, Krzysiek Jakubik grał, tak? Piotr Lasyk no, grał w lidze w Polonii Bytom, ale pamiętam wesoła, yy, wesoła sytuacja z Piotkiem. Pozdrawiamy Piotr, na pewno nas ogląda już teraz dzisiaj z, z Turcji. Polecieli się moi koledzy do, na obóz do, do Turcji, mieli dzisiaj oglądać nas wszyscy. Pewnie na, na bank starają się dodzwonić, chociaż to sami same Szkoci, bo pewnie musiał, jak ma, 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 ma telefon, ale wiesz, on z Krakowa, to na pewno nie, nie, nie poświęci paru złotych. Ale mówiliśmy, kudach, ten Lasek dobrze czuje grę. On wie, kiedy jest fał, kiedy nie. I, I on pojechał na taki mecz do Gdyni. Ja byłem jego obserwatorem telewizyjnym wtedy. I on gwiznął. Nie, nie dał dwóch takich czerwonych kartek. Na szczęście po jednej, po jednej ze stron wejście takie wyprostowaną nogo obrońca, ale szedł takim szpadlem. Ja mówię, O Boże, świętym, że ten gościu nie wstanie. Zmiana, gdzieś tam zmieniali tych zawodników. No i po meczu. Piotrek gdzieś tam tłumaczył y, Wtedy Zbyszkowi Przesmyckiemu, który był szefem Nie no, ale panie prezesie No przecież piłka jest zagrana, no jest, pierwsza jest piłka no, A noga, no to, to tam gdzie dr, drwa rąbią, To wióra co mówi, no to mógł nogi nie wstawiać No i pamiętam, że Zbyszek przez No tam teraz, nie no Piotrek, no musisz to zrozumieć To trzeba czuć, takie coś musić falem A ten Piotrek cały czas swoje, no ale panie prezesie Piłka, no i wiesz, że Zbyszek Przesmycki Nie wytrzymał, mówi, dobra, koniec gadania y, Kartka 4 i ty mi teraz tu rozpisujesz cały laborat, co, dlaczego, i tak dalej. Ten Piotrek jechał, pisał, ale zrozumiał. Zresztą zobaczmy dzisiaj, jak, jak, jak sędziuje dzisiaj został też warem przez to, właśnie jak czuje futbol, bo wf potrzebują takich. To jest cały czas aktualne. Ja to mówię naprawdę dzisiaj, tu jak jesteśmy z Krzyśkiem do, 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 do naszych kolegów piłkarzy, e, którzy być może się gdzieś tam noszą z zamiarem, a niektórzy są może po jakichś takich lekkich kontuzjach, których będzie ciężko wrócić na odpowiedni poziom. Zapraszamy, e, zresztą odbywają się teraz kursy sędziowskie. To jest akurat najlepszy moment do, mówię, do wszystkich młodszych, e, starszych, kto, ktokolwiek ma ochotę pobiegać z gwizdkiem, być częścią e, Fajnych, fajnych eventów, bo, bo umówmy się, no nie każdy musi sędziować finał mistrzostw świata, ale można sędziować szczebel centralny, trzecia liga, druga, pierwsza, może ekstraklasa, może na linii, to będą, będą naprawdę sytuacje, w których można zdecydować, czy lepiej się ktoś czuje na linii, czy lepiej się czuje na środku, jakie są predyspozycje charakteru, także zapraszamy, bo to jest moment, gdzie ruszają kursy. Szybka ścieżka dla piłkarzy wciąż obowiązuje i myślę, że fajnie byłoby za, nie wiem, za dwa, trzy lata może, a może nawet wcześniej wyjść i powiedzieć, ty Szymon, fajnie, że ty wtedy w tym hejparku parku mnie zachęciłeś, bo, bo ja dzisiaj jestem na, na ekstraklasie, na linii i jestem, biegam z tobą i sędziuję moim kolegą. Zapraszam. Namawiamy, namawiamy. namawiamy. E, dzisiaj będzie kilka wstawek reklamowych, bo sam Szymon jest obrędowany. Tak, ja tak. też jestem obrędowany. Absolutnie pozdrawiamy, pozdrawiamy. E, Autoforum Płock, Autoforum Płock. Zresztą to, to, to jest taki mój pierwszy. Pierwszy poważny kontrakt, jestem ambasadorem od paru lat i świetnie ta nasza współpraca wygląda. Zresztą chyba żadna Paweł tajemnica, mogę powiedzieć, w poniedziałek siadamy, akurat kontrakt się skończył, siadamy do rozmów, że tak powiem, bardzo się cieszę, bo siadam z innej pozycji do tych rozmów, ale nie, no to to jest fantastyczne, że... Nie będę ukrywał. Dzisiaj odezwał się do dzisiaj wielu, wielu poważnych graczy i, i, i pewnie coś się wydarzy. Myślę, że to nic złego, to, to, to się dzieje na całym świecie, ale, ale ja nie chcę powiedzieć, że jestem sentymentalny, ale, ale troszkę jestem i pamiętam ludzi i doceniam tych, którzy postawili na mnie, kiedy, kiedy byłem od początku, i tak jak powiedziałem Pawłowi, kilka rzeczywiście, kilku dealerów się odezwało, ale Paweł, tak jak powiedziałem, pierwszeństwo. No, no już to porą, Twoja absolutnie. pozycja negocjacyjna, Nie, nie, nie. Aha, to Pieniądze to nie wszystko, ja zawsze powtarzam. Ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że mam nowego laptopa i że tu widać nazwę Xcom, i że to jest laptop firmy Lenovo, funkcjonalny w podróży i możesz go właśnie w Xcomie zakupić. A teraz możemy odebrać telefon od kolejnego Bardzo naszego wiza. Halo. E, halo, wi e, witam Panie Szymonie, witam Panie Krzysztofie. Cześć. Witam. E, przede wszystkim na wstępie duże gratulacje e, za poprowadzenie finału i myślę, że. Yy, ogólnie to było coś fajnego dla nas, dla Polaków, że mieliśmy polski akcent w finale. Dziękuję. Yy, I pierwsze pytanie, które chciałbym zadać, to zapytać o to właśnie, jak wyglądały ostatnie godziny przed finałem. Czy, czy, czy mocno się pan stresował? Yy, no czy czuć było tą presję? Bo ja szczerze mówiąc, jak widziałem, jak został pan ogłoszony sędzią finału Tamte trzy dni wcześniej, to miałem w głowie coś takiego, że z jednej strony fajnie, duży sukces, ale z drugiej strony, jeżeli popełni pan jakiś błąd, to no, nie wiem, na polskich sardynkach nie będzie pan miał życia. Brawo, brawo, <grych> że nie będzie pan już to, nigdy zapomniane. Przeczytałeś to rewelacyjnie, to samo powiedziałem do moich, do moich towarzyszy broni, że tak powiem. Kiedy usłyszeliśmy, oczywiście, ogromna duma, nie będę ukrywał, pracujesz na to całe życie. Z reguły w ogóle w finały dostają sędziowie, którzy praktycznie kończą. To jest 45, 6, 7. Yy, więc wiedziałem, że jeżeli to się wydarzy, a wszystko na to wskazywało, bo pewne, pewne argumenty, które dostawaliśmy i, i, i pewne sygnały wskazywały na to, że, że to możemy być my, a już później to, to, to już było bardzo, bardzo blisko po ogłoszeniu meczów półfinałowych, no to już. Praktycznie prawie że byłem pewien, że, że, że to będziemy my. Więc to A masz tak... o trzecie miejsce potraktowałby się jako porażkę wtedy? W nie, tym momencie? Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale tak, tak, ja jestem ambitny gość i. i dla... no, no w ogóle nie brałem tego pod uwagę. Mm -hmm. Ja w ogóle do moich chłopaków to mówiłem tak, mówię, bo Tomek Kwiatkowski uważał, że od początku. Wiesz, to, to jedziesz, nie będę też ściemiał. Jedziesz i już sobie w głowie układasz. Ja, ja celowałem półfinał, finał. To mówię od razu, aczkolwiek. Tak troszeczkę po cichu było mi, że mówię, kurczę, jest, jest kilku chłopaków. Moim faworytem numer jeden był Reza Fagani, nie będę ukrywał. Świetny, uważam, najlepszy sędzia z Mistrzostw Świata 2018 w Rosji. Mhm. Bardzo, bardzo sympatyczny człowiek, bardzo fajny kolega i to jest też dla mnie... Ja zawsze oceniając sędziego oceniam sędzie go oceniam, bo też, jakim jest człowiekiem i on jest super kolega, nigdy zero złej krwi, jak tam jest też kilku takich, którzy tam wie, wiem o tym, nie mówią tego głośno, ale tam liczą, żeby... No, najfajniej jakby od Orsato z gry, Ali Reza i Marcin, to było rewelacyjnie, to wtedy już by była mhm. wolna ścieżka, nie? bo wiedzą, ale a ja, ja zupełnie inaczej. A ja Sato nie był takim mocnym zawodnikiem. Z uwagi na to, że. Byłem przekonany w 100% nie wiem dlaczego. Mimo, że Daniele wie to, to jest mój też bardzo dobry kolega, mamy, mamy fajny kontakt, i, ale byłem, wiedziałem, że finał nie jest dla niego. To jest proste, prosta matematyka. No. Ehm, nie mógł to być Włoch według mnie. Właśnie dlaczego nie? Ehm, dlatego, że Nicola Rizzoli miał e, finał Argentyna-Niemcy, Argentyna pamiętamy, i, i tak nie pasowało dwa. Czyli aż tak U... też patrzysz o 8 lat. No, oczywiście, to, 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 to wszystko, wszystko wszystko się liczy w takich meczach. Tak, tych... ustalają obsadę sędziowską, i w 2014 Włoch sędziował Argentyny, i Argentyna przegrała? Pamię... Ehm, jeżeli weźmiemy wszystko pod uwagę, czyli na przykład Marciniak odpada. Coś źle posędziował. Alireza odpada, źle posędziował. Turpain odpada, Francja w finale. Załóżmy, nie wiem kto miałby jeszcze być. Anglia miała być w finale. Jest Oliver, jest Taylor. Też dwóch bardzo dobrych sędziów odpadają. No i teraz musisz wziąć... Wtedy nie patrzysz na narodowość. Orsato jest najlepszy, idzie Orsato do finału. Ale zawsze przed finałem jest taka grupka 3-4-5 osób, których typujesz do najważniejszych meczów. Czyli mecz otwarcia, dwa półfinały i finał. Czterech musisz mieć pewniaków. No i tu wiedziałem, że jak już dostał Daniel, to od razu pamiętam po, po meczu otwarcia, bo on, on mnie nazywa Big Jim. Nikt nie mówi, że jeszcze nic do mnie nie powiedział Simon, nie tylko Big Jim. I Ty mówi: Big Jim, ja otwieram, ty kończysz. I ja mówię: Daniele, ja jeszcze meczu nie sędziowałem, Ty jeszcze nie posędziowałeś tego meczu otwarcia, a ty już mówisz, że a on mówi: Ale proszę cię, no, spójrz na mnie. Mhm. Ja otwieram, ty kończysz. I on cały czas chodził, jak, co nie było, Francja Dania, wiadomo, ja byłem szczęśliwy, że nikt o nas nie mówił, nikt nie mówił ne negatywnie, e, że przeszliśmy tam suchą nogą. I on cały czas mówił, co ci powiedziałem? Ja zacząłem, ty skończysz. Mhm. I, i, no, I tak chodził później to mówię, kurczę mnie denerwuje tym gadaniem, bo to jest taki dodatkowy wiesz, motyw, ale to też wielu innych chodziło, wiesz, ja, ja super e, od korna numer jeden e, zaczynałem kor numer jeden z Michaelem Oliwierem, więc trzymamy się blisko i też cały czas chodził, mówił, Simon. Magli wszyscy mówią, to to będziesz ty. I to, ty. Wiesz, mimo że nie chcesz o tym, bo nie chcesz na siebie nakładać presji. To był mój błąd, że w 2018 w Rosji dałem się ponieść. Nie? Poniosło mnie. Raz, że byłem młody, jeszcze głupiutki taki trochę, wiesz, e, młody byczek, a jada, co? Ja nie mogę i prężyłem muskuły media mnie troszkę podpompowały. Weź, po finał, a może ćwierć finał? O, a może finał? No tak, finał to nie, ale a może ćwierć finał. I tak wiesz, mhm. poniosło mnie i bez sensu, bo później było duże rozczarowanie z, z, mojej, z mojej strony. Pewnie też z wielu innych, bo, bo ludzie też ci, co mnie lubi, lubili i, i sympatyzowali ze mną, no to byli rozczarowani, że po dwóch meczach wróciłem. Mimo że były trudne, ale to, że po dwóch meczach wróciłem do domu. Ale była to dobra lekcja i takie też trochę. Bum, igła w balonik. Mówię, to spokojnie. No weź się. Raz, że dojrzałem troszeczkę też i, i, i patrzyłem na to zupełnie inaczej. I tu jechałem, ani razu nikt ode mnie nie słyszał. Nawet moi, jak do mnie mówili, co uważasz? Uważam, że może pół Ale panowie, na razie spokojnie. Francja Dania jest do posędziowania. Posędziujmy Francja Dania, będziemy się martwili. I pamiętajcie, że za dwa dni jesteśmy na boisku. I mówię, panowie, nie ma grzebania w nosie i tak dalej. Mamy na boisku, ani razu nie mamy iść do war. to nie znaczy, że jaścia, wiesz, nie lubię var albo coś. Nie. To znaczyło, że jak. Bo kiedy używasz waru? Kiedy przysnąłeś na boisku? Kiedy źle się ustawiłeś? Kiedy byłeś nieskoncentrowany? Nie wierzę w to, że kiedy, kiedy ja jest jestem... Kiedy jest oczywisty błąd. Kiedy jest oczywisty błąd. Kiedy ja jestem zdrowy i jestem skoncentrowany, naprawdę ciężko mi już... Osz... Tak uważam. Ciężko mi to samo powiedział Kolina. Mówi, jak ty nie myślisz o, o głupotach. Mhm. Nie myślisz o tym, że jesteś najlepszy. Nie myślisz o tym, że coś cię boli, że coś cię ciągnie. A ja mówi, ja wiem, że wiele razy sędziowa jest kontuzją. Wiem o tym. I mówi to wtedy ja się w ogóle ciebie nie boję. Ja cię daję na każde zawody. I ja też to wiem. Ja o tym głośno nie mówię, ale ja o tym wiem. Ty I... często, jak to rozmawiamy, podkreślasz swoją skromność, ale czy tam troszeczkę soduweczki nie ma? Nie, te, to. Ale dla, dlaczego miałbym miałby być co tak tam Pytam, posędziowałeś finał Mistrzostw Świata. Jesteś tak, na ustawie. I co z tego? I po tygodniu pojechałem na turniej na Płock Cup, Orlen Płock Cup i posędziowałem moim kolegom z dzieciństwa wielu, z mhm. którymi graliśmy w piłkę, którzy patrzyli na mnie i mówili Kurde, ty tu jesteś? Ty byłeś... Byłeś obok Messia, Ile osób podchodziło i którą ręko się witałeś? Ja mówię, prawą. daj mi to rękę, prawą. Wy, wycierali, mówi, mhm. kąpałeś się od tego czasu. Ja mówię, no nie, dwa tygodnie nie. Mhm. Czyli mam cały czas ten uścisk, mówię, panowie, jestem tym samym gościem, którym byłem. My z ich dziećmi, z żonami robiliśmy sobie fajne zdjęcia, fajne fotki. Zabrałem ten medal, wieszałem im na szyję, robiliśmy sobie zdjęcia, bo ci, co mnie znają, to kibice mnie nie znają. Ci, co mnie oceniają, czerniają, to nie wiedzą, jaki jestem. Ja jestem wściekły, kiedy zrobiłem No bo błąd. wiesz, że to, to będzie tak, że ty teraz posądziłeś mecz w ekseklasie. Podejmiesz trudną decyzję, ale w sposób dla ciebie charakterystyczny. Będzie ona bardzo zdecydowana i, i będzie widać po całym tobie, że się nie wahałeś, i wszyscy powiedzą, nie, no, sodówka. Powinien sprawdzić, ale już mu po tym finale Mistrzostw Świata odwaliło totalnie. Już w ogóle gość zakochał się tak w sobie, że mu ten war nie jest do niczego potrzebny, asystenci nie są potrzebni. On gra swoje mecze. Do tej pory też tak było. No, myślę, że tak to, tak było no, do tej pory, a teraz to, będzie razy 10. To wynika też z dużej niewiedzy, bo, bo ludzie muszą mieć tą świadomość, że jeżeli w armię zawoła, to jestem pierwszy, który pójdę. Zresztą ja miałem spotkanie z polskimi sędziami, bo też czułem, że po Rosji zrobiono mi trochę krzywdę. Ja sam oczywiście uważam, że też popełniłem błąd, mimo że tam Pierluigi mnie bronił w tej sytuacji, że ona była 50-50 i tak dalej. Ja tak nie uważam. Uważam, że po prostu nie gwiznałem rzutu karnego dla, dla Szwedów i tyle. I taka jest moja ocena tej sytuacji. Jakbym miał zaznaczyć na teście, to tak bym zaznaczył. E, ale uważam, że war zrobił mi krzywdę, bo gdyby mnie zawołał, to, to, to bym to na pewno zmienił. To po pierwsze. Po drugie, oceniono, wydano takie szybkie werdykty, że o, war, Szymon nie lubi waru, nie poszedł, najmądrzejszy. Nie było tak. No przecież e, powtarzałem to jeszcze trzy razy. War po kilkunastu sekundach powiedział Szymon, 100% dobra decyzja, to nie jest rzut karny, za mało narzut karny. I to. Całkowicie zamyka protokół. Ja, ja jako sędzia główny nie jestem w stanie zrobić nic. Ja nie mogę iść powiedzieć, ty ja pokaż mi ta to, to obejrzę. ty ty możesz kanał plus albo, albo, albo kanał sportowy włączysz sobie w tym i se możesz wtedy się bawić pilotem, a, a na takim meczu po to jest tak doświadczony War, że on ci mówi albo jest dobrze, albo źle. I, no i tu po prostu był błąd. Ale po mistrzostwach miałem wrażenie, że tak. no Moi koledzy młodsi, albo mniej doświadczeni uważali, że no Szymon to Szymon, wysoko sędziuje, ma, ma jakąś pozycję. Kiedy on gwizdze, zawodnicy mu ufają, nikt się nie kłóci, nie protestuje, no to musi być dobra decyzja. I nawet kiedy oni mieli przeświadczenie, bo ja kilka razy potem zapytałem, już mówię spokojnie, Wojtek na przykład, zapomnijmy o tym, to był zeszły sezon, mieliśmy taki mecz, pamiętasz? Pamiętam. Nie zawołałeś mnie, no nie. Pamiętasz, a on ja wie dlaczego? A on mówi, wiesz, tam, taki, tam był taki mikrokontakt i to można było obronić. Ja mówię, ale to nie jest dla ciebie karny, powiedz mi tak szczerze. No i już, już widzę, że przy odpowiedzi już wiesz, no on też wie po co ja to pytam, już widzę, że już lawiruję, żeby nie odpowiedzieć, czyli żeby mnie nie urazić. Ja mówię, la. przecież ty mi zrobiłeś, ja wiem, że chciałeś dobrze, ale ty mi zrobiłeś większą krzywdę, nie wołając mnie do tej sytuacji. Ja ci mówię uczciwie, bo dla mnie to nie jest karny. I dla ciebie też nie, nie? Tak szczerze. On mówi, no no nie. Ja mówię, no to czemu ty mnie nie wołasz? No ale wiesz, bo ty, bo co ja? No i zrobiliśmy zebranie. Ja nie powiedziałem, mówię zresztą Paweł Gil. Tutaj absolutnie e, szapoba, bo Paweł mega. To, jak on się odnalazł jako zarządzający systemem VAR, to, to jest mega. Ja nigdy nie sądziłem, że Paweł będzie tak dobrym szkoleniowcem. E, a no sędziów nie był najlepszy No, to też no ale kwestia, nie mi się, kwestia, to, ja Ta, kwestia gustu. gustu. Ja sędziował bardzo bardzo dobre mecze w, w Europie i, i wiesz, no też tak nie zabierz głosu. Akurat tych próch nie widziałem. E, no i... by, być może, bo ty nie oglądałeś meczów tych, wiesz. <laughs> jak Paweł e, Gilny sędziował, to których, z założenia nie, nie oglądałeś. Byłeś też nastawiony do niego, ja pamiętam kilka. <laughs> Nawet <laughs> jak miał bardzo dobre mecze, to pisałeś, że o nieźle, nieźle. A to był bardzo dobry mecz. Ale zostawmy to. I i zrobiliśmy spotkanie, Paweł sam powiedział, panowie, przecież co jest najważniejsze? Nie nota, zastanówcie myślicie, że tak szczerze, że Szymon się martwi tym, co opisze jego obserwator w, po polskim meczu? Z całym szacunkiem do każdego z moich starszych kolegów, mm -hmm. którzy mnie oceniają. Ale absolutnie nie, bo ja wolę wstać rano, spojrzeć w lustro i powiedzieć, to był dobry job, zrobiłem błąd. A ja się mogę na siebie wściekać, czemu zrobiłem ten błąd, ale nie dlatego, że poszedłem do war. I ja, jak zapytasz chłopaków, za... najlepsi są operatorzy, którzy z nami pracują, bo oni wam wszystkim powiedzieli, Szymon, ja jestem pierwszy, który poszedł do Gowara. Ja ile razy mówię, kurde, ja bym sobie to obejrzał, zobaczył. Po co ja mam się męczyć jeszcze 30 minut? Bo, bo czasem jak gwizzesz, widzisz na feeling. Mhm. Ja przynajmniej. I, i, bo, bo masz składowek, widzisz ręka, pacha, nie wiesz czy on dotknął do, tu, tu czy tu. A może tu. I to już jest taka ręka wiesz. Mhm. Ja mówię, ja już bym to teraz obejrzał, no ale protokół mi nie pozwala. I tak czekam, żeby on mi powiedział, że, kurde, Szymon. A ja już dzisiaj, jak słyszę takie cmokanie owara, to już mam to gdzieś, to już mówię. Czyli co, nie taki pewny? No to dawaj, otwieraj protokół. Jedziemy. No przecież idę, idę, oglądam. I jak pewnie założyliście, od dwóch, trzech lat już mniej słyszymy o tym, że tam Szymon nie lubi warczyć, Bo nie, bo chodzę. Oczywiście co, co jakiś czas zdarzy się sytuacja, że ktoś mnie nie zawoła, że poprze moją decyzję. Ale ja im cały czas mówię, nie bójcie. Zresztą w ogóle dzisiaj komisja nasza sędziowska... Zacząłeś się strasznie tłumaczyć z tego waru. W sumie to rozumiem, bo jest to e, nie jakoś bo to, łatka na to. to, ataki nie to no, a, no, tak, tak to... zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast moje e, pytanie trochę wychodziło do przodu. Czy to by się będzie łatwiej sędziować za klasy teraz? Czy trudniej? I tak i nie. Bo uważam, że najważniejsze. Dla mnie zawsze no, nie Kibic z całym szacunkiem, a zawodnik i trener. To zawsze byli dla mnie najważniejsi i będą. A wiem, że. No to na pewno będzie łatwiej. No trudno, żeby dzisiaj... Z całym szacunkiem Jędza pozdrawiam, ale żeby Jędza z tym Hej, Simon! Trafiłem w piłkę! Jędza, przestań, co? Ej, wiesz... Jędza... No, ty, wiesz, będzie pewnie jakiś ja uśmiech... Ja powiem, powiem ci powiem, jaki ty kontrakt reklamowy podpiszesz. Właśnie taki. Nie? Właśnie, właśnie taki. No i to tak, będzie tak, ten gest, i tak który będzie warty miliony. Tak może być, ale... Ale myślę, że tu będzie dużo łatwiej, dlatego że no na pewno to jest wzajemny szacunek. To jest tak jak mój do wielu piłkarzy, to, to jest tak zawsze. Ci, którzy osiągnęli bardzo dużo, no to ja też wiem, ile poświęcili, co zrobili, medal w górę i tak dalej. No to, to jest I Tak samo będzie u nas. No, no ja nie pamiętam, no daj mi innego sędziego, który sędziował finał Mistrzostw Świata i miał polskie nazwisko. Ale będziesz się napawał e, trybunami, które będą krzyczeć, mar krzyczeć Marciniak, co ty? Będziesz sobie myślał w tym ty co? Ja, sam, się ja Ty wiesz co? ja mam, 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 mam przyjaciela, który zawsze do mnie dzwoni, i on tak dzwoni. Marcinia, ja wie co? On mówi, ty wiesz co? Ja mówię, no już go lubię, ale no, jeżeli ktoś myśli, że mi tym sprawia przykrość, to nie. Sprawiacie przykrość mojej rodzinie, to na pewno, to, to, to mogę głośno powiedzieć moim dzieciom, mojej mamie, bo oni to bardzo przeżywają i oni zawsze się mówią, że im strasznie przykro, że tak się dzieje, ale no, ja, ja im tłumaczę w drugą stronę. Ale to już do Was, też macie rodziny, to wiecie jak to jest, ale mi krzywdy nie robicie, bo mnie, mnie to śmieszy. Tym bardziej, że te same osoby, co krzyczą, jak macie jaja, to nie do mnie po zdjęcie ani, ani żeby po autograf. a Sami przychodzicie i, i później ro, przez. Tak jakby zamieniacie to w żarty. Znacie mnie, ja, ja mówię jak jest i jak masz coś mi powiedzieć, to powiedz mi wprost. Nawet wolę po, podejść, powiedz prosta. a z jednej strony to, to jest takie trochę, to jest, to jest nie fair trochę, ale z drugiej strony. To nawet jak krzykną, albo mówię, jak jest krytyka i jest zasłużona, no to jasne, no to ja, ja sam sam ze sobą jadę. To moi że jak ja siebie czasem nazywam. że Taki, nie taki, jak mógłbyś tego nie widzieć? Albo po prostu nawet jak zmienię to warowsko, to idę i do siebie daję, mówię, ci... Przypierdzielił, mówię, że no jak mogłeś tego nie widzieć? Bo no każdy ambitny facet, który jest fair i chce. Pamiętajcie jedną rzecz, ja sądziłem swoim kolegom: jednym większym, innym mniejszym, no to nie chcesz swojego kolegi oszukać. Także jak robisz jakiś błąd, no to jesteś wściekły podwójnie, no bo po, ktoś mnie pytała, polska liga, teraz jak ty tu wrócisz? No jak wrócę, to wam powiem: jak wrócę, uwielbiam, kocham moją ekstraklasę i taka jest prawda. I, i to Do jest Do tego liga, też zaraz pójdziemy, e, bo to jest bardzo ciekawy nie... temat. Tak, tak, to, to, jest, to jest prawda. To jest bardzo ciekawy temat, wielowątkowy, ale najpierw pytanie od naszego widza. Cześć, z tej strony Michał z Cześć. Cześć Szymon, cześć Krzysiek. Cześć cześć. Mam taką, taką mam jedną myśl na temat Szymona, że teraz jak jest namaszczony przez samego Pierluigi Tolinę i po sędziową mistrzostw świata, to tego będzie miała monopol na wszystkie finały chyba. Tym bardziej po takim finale wszechczasów, więc wszyscy o tym mówią. Mm, tak, no twoje pytanie jest o kolejne finały, tak? No dokładnie tak, no mówię, no jeżeli masz już mecz y, Mistrzostw Świata finałowy i jesteś namaszczony przez samego kolina, no to już monopol będzie się na resztę finału. Euro, Mistrzostw, y, Ligi Mistrzów i tak dalej. Znaczy oczywiście no, monopolu nie masz. Pamiętaj jedną rzecz, to, to co Krzysiek przed chwilą wspomniał o, o sędziowaniu czy w Polsce, czy w, w, na każdym innym stadionie. Niedługo nie będzie pamiętane Jak popełnię błąd, to kto będzie pamiętał, że byłem super, czy, 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 super że, że dobrze posędziowałem finał Mistrzostw Świata, będzie powiedziane, że zrobiłem błąd i z sędziami jest tak, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz niestety i, i, i to będzie wyciągane. Oczywiście będą przytyki, że opa, wielki mistrz świata zrobił błąd. To jest normalne, to, to jest normalne. Dla mnie, jako dla ambitnego gościa najważniejsze teraz to, to, o to się nie boję, ja zostanę sobą, bo ja znam siebie, ale najważniejsze to zostać na tym samym pułapie sędziowskim, bo nie oszukujmy się, nie, to, to nie jest, nie ma takiej możliwości tak samo się skoncentrować na meczu w Lidze Polskiej, tak jak byłem te 120 minut skoncentrowany w plus rzuty karne w finale Mistrzostw Świata. Ale uważam, że od, od tych dwóch lat naprawdę ugruntowałem swoją, myślę, dojrzałość życiową, dojrzałość sędziowską. I nie pamiętam, jeżeli mi wspomnisz, czy ty, czy, czy ty Krzysiek, taki błąd naprawdę duży mój, który zdążył się od dwóch lat, Zapraszam na piwo, i ja płacę oczywiście na dobrą kolację. Nie pamiętam, naprawdę możemy rozmawiać o sytuacjach. Yy, pierwsza, która mi wchodzi na głowy, to od razu mówię Śląs Górnik Widziałem karnego, który jest, jest mały kontakt. Właśnie tam mnie mój War saportował, jest mały kontakt, który No tam rozmawialiśmy. Dla innych to był bardziej karny, dla, dla innych nie, dla mnie 100% nie. Jakby mnie zawołali, to od razu mówię, że zmieniam, nie ma problemu i, i mimo tego małego kontaktu nie widzę rzutu karnego. Ale to mówimy o sytuacji, którą możesz, nie możesz, no war mnie nie zawołał, szkoda. Ale to mówimy o jakiejś tam kontrowersji, ale od dwóch lat naprawdę nie zdarzyło się to i, i, i z tego się najbardziej cieszę, że myślę, że wszedłem już, y, mam dużo więcej spokoju, aż ja nie jestem takim raptusem, że o, to tu zaryzykuję, tam zaryzykuję. Nie, nie, wybieram sobie momenty, w których naprawdę jestem bardzo blisko, a tam gdzie nie wiem, to mówię do vara, nie wiem, właśnie po to nauczyłem się też słowa nie wiem. Bo wiem, co to znaczy dla Wara. Jak ja mówię, że nie wiem, to jest misty incydent. Jeżeli to wygląda bardziej na kardy, wołam, je zmieniam i już warma ze mną dużo, dużo łatwiej. Po prostu nauczyłem się tego trochę bytowania z kolegami, którzy uważają, no jestem dla nich pewnie autorytetem pewnym i, i, i ciężko jest. To się tak łatwo mówi, ale ciężko jest zawołać autorytet i powiedzieć, że ty zrobiłeś błąd. Ale ja im, a ja im staram się właśnie powiedzieć, że to nie jest ciężko, pomagasz mi. Wtedy ja cię mogę na piwo zaprosić, bo ty mi pomagasz później sobie pijemy piwo i mówimy, kurde, no nie widziałem tego, ale zobacz, patrz, pijemy sobie teraz piwo, wszyscy zadowoleni, wchodzi kierownik jeden, drugi do szatni, podajemy sobie rękę, ale jako ambitny facet, to, to co mówisz, zgadzam się, no. Ktoś, kolejnym... ktoś wziął tu przykład, jaki e, m, e, twojego potencjalnego błędu, e, ręka Rzozue z Widzewem w no O, to kolego widzę, że zero znajomości przepisów. No, po... <laughs> ona byłaby tylko ręką, no to już wiemy przeszło od dwóch lat, ona byłaby tylko ręką, kiedy Rzozue sam strzeliłby bramkę. Bo to była ręka totalnie... To, jest też, to będzie też przykład, bo to ten przykład będzie też chyba w UEFA właśnie, jako przykład na totalnie neutralną rękę, gdzie odbija się od swojego ciała, dostaje, gdzie ucieka, dostaje gdzieś tam taką jakąś taką yy, dziwną tą rękę przy ciele zagrywa, jest kilka podań i strzela inny zawodnik. To, to w ogóle, gdybym ja poczekał, pada bramka, ja sam bym gwizdnął rzut wolny, to Warmię woła i, i zmieniamy to na bramkę. To jest przykład na stuprocentową bramkę, także... Pozdrawiam, jeszcze jedno piwko na nasz koszt. Ale nie, to co zapytałeś, tak, moim kolejnym celem to jest finał Ligi Mistrzów, to ja mogę o tym mówić. No ukończnie. właśnie, twoje kolejne cele... Czy jest możliwe, że skoro wszyscy się chwalą i mówią, że to był najlepiej posądziowany finał mistrzostw świata w historii, że posądziłeś jeszcze jeden finał mistrzostw świata? Nie, nie, nie. To takie, takie możliwości, no to myślę, dla wszystkich myślących realnie, to, to nie, nie ma takich, takiej możliwości. To zawsze <grytanie> musi być element nagrody i który dostaje się raz w życiu. To tak? jest raz w życiu, to, to, to bez wątpienia. Zresztą fajny, fajny to jest taki był dialog, bo finał z, na żywo no. e, oglądał Pier Ludzi ze z Loży Polskiej, a a Massimo Busaka oglądał sprzed monitora, sprzed telewizora, właśnie po to, żeby widzieć wszystkie powtórki, mm. no, żeby mieć, mieli od razu ze sobą kontakt, dzwonili do siebie po każdej sytuacji. Pamiętam, Pierlujcz był od razu. On, to była pierwsza osoba, która ja stałem, stałem z moim zespołem sędziowskim. To był taki drugi moment, że mm, puszczał, puszczało mnie mentalnie. To był mecz, który bardzo dużo kosztował mnie psychicznie i mentalnie. Nigdy nie byłem tak zmęczony, tak rozjechany mentalnie. Miałem huśtawkę trochę nastrojów i... I trochę mnie tak puściło, zrobiło mi się miękko. Ja, ja nie widzę tego stanu, bo ja tak w życiu miałem kilka razy, gdzie mi tam łzy napłynęły do oczu. I mówię, kurwa, przecież się nie rozpłaczę na ten, no, proszę, proszę cię. I tak, ale było mi miękko, było mi miękko. Tu chodzili wszyscy, Ismael, ten kolega nasz z Ameryki też chodził, mówi, sam, kurwa, co ty zrobiłeś w ogóle? To jest jakiś hit. ta Katrin też biegała i mówi, ten Ismael mówi, ty oni mówili, że ja mogę być do finału, jaki ja do finału, to w ogóle, ty, jakie to szczęście, że to ty mieć ten finał? Mówi, a nie ja. jest to, co no i wiesz, trochę się rozbawiliśmy i wybiegł on. Chciałbym się powiedzieć cały na biało, ale jak zacząłem jego twarz, jego mimikę, jego body language, jak on do mnie szedł tym swoim szybkim krokiem, taki dostojny, jak to on potrafi, to on tak potrafi iść. I ja już wiedziałem, że to jest po prostu, że to jest to, nie? że... że... Ja wiedziałem też, że było kilka osób, które mówiły, e, dobra, Kolina mu dał, bo na go uwielbia, e, to jest jego dzieciak. E, tak gdzieś tam sędziowie, bo narzekaliśmy, przyznaję, dwa pierwsze tygodnie. Było tak ciężko. Najkrótszy trening 2,40 na zegarku, 2,40. I mówili już, Szymon, może byś poszedł, no, pogadał. Za ciężko, za ciężko, bo wiedzieli, że no, jak to może iść, ja, to jak ktoś ma iść, to albo ja, albo Daniele. Ale, ale to dało efekt. I, no i on wtulił się, ja wtuliśmy się w siebie i on tam mi tam do ucha zaczął, że mówi, Szymon, się tak tak to przeżywałem, jakby to sędziował mój syn. No i to jest Realnie niesprawiedliwe, i... że skoro było tak dobrze, to dlaczego nie może być tak dobrze drugi raz? Tylko trzeba nagrodzić sędziego, który jest słabszy od ciebie A być może? Wielu, uważam, że będzie wielu sędziów, fantastycznych sędziów, bo widzę, ja naprawdę widziałem, jest, jest sporo chłopaków, bardzo młodych. Dostawali jeszcze tak naprawdę powoli te szanse, ale na treningach wyglądali niektórzy fantastycznie i to będą świetni sędziowie. Jestem tego przekonany. Mam, mam takie swoje trzy, cztery typy. Że... To jak teraz będzie wyglądała twoja kariera? Co najlepsze już do tego, bo to właśnie to dotyczy mojej przyszłej kariery, okay. bo kiedy my, my tutaj był ten pierwszy moment, kiedy Luigi tam wyściskał mówi, nie no to wszystkie te, pokazał mi tą kartkę też, wszystkie, zobacz te decyzje, tu była kartka, dałeś, dałeś, pokaż mi to, ja tą kartkę, patrz, dałeś, dałeś, tu dałeś, dałeś, mówi, no i znowu tam przytyliśmy się, ja mówię, wiesz co jest najlepsze? My nie mamy wspólnego zdjęcia. I, ale to śmieliśmy się przed meczem, bo on mówi: Nie, przed meczem nie robimy, koniec. Nie nie robimy, ale mówi: Ty, rzeczywiście nie mamy wspólnego. Jak gdzieś tam rzucali, nigdy naszego. Mm -hmm. Ja też nie jestem jakimś takim pasjonatem zdjęć. Żona mnie zawsze za to Mówi, Zawsze jesteś, ludzie podchodzą, zdjęcia. A ty ze mną nie ma, bo Ja z żoną oczywiście wiesz, jak nie. I to nie dlatego, że jest, bo jest piękna, ale nie, nie dlatego, że ja nie chcę. Tylko ja tak jakoś nie potrzebuję tych zdjęć. Na wakacjach jedno zdjęcie moje gdzieś tam wiesz, nie? No i ta żona mi z partyzanta gdzieś robi, bo wie, że ja uciekam od tych zdjęć. No i cyknęliśmy sobie fotę. Nagle zaczęli wszyscy przychodzić i po już po medalach wbiega Massimo Busaka, wbiega, bo dojechał z kierowcą, właśnie sprzed monitora, no i wpadł, rzucił mi się na szyję. Był bardzo emocjonalny moment, bo miał swoje, swoje tam dni, który to, to taka rodzinna, rodzinna sprawa i ja też się w tym, nie wiem, bo widziałem, jak mu bardzo zależało, żeby on wrócił, bo on wyjechał i wrócił na finał i on mówi: Simon... To jest niepraw... Ja to oglądałem przed telewizorem, to jest coś nieprawdopodobnego. Jak to wyglądało? I mówi, jak gdybym był tobą, i teraz jest odpowiedź na pytanie, jak gdybym był tobą, to dzisiaj robimy press-konferencję, Ja to zorganizuję, mówi. On, on jest taki jak ja. Od razu. Jak, jak myślimy, co będzie za pięć minut, to robimy to teraz. I mówi, i ty dzisiaj kończysz karierę. Mówi, schodzisz, król ze sceny schodzi. Co? I nagle, no za słuchaj, głupia porada i jest nagle pielęgzi. Co ty mu w ogóle gadasz? Weź, mówi, przyjeżdżaj. Mówi, tu celebrujemy. Masz bilet za cztery lata, mówi. Ja za cztery lata widzimy się USA, Meksyk, Kanada. I ja tak, wiesz, na tej kanwie euforii. Mówię, Pielidzie, a powiem ci jedną rzecz. Ja nigdy nie byłem na Olimpiadzie. Dobrze by sobie było wpisać CV. A ja on mówi, masz bilet na Olimpiadę. Ja mówię, powaga. Mówi, słowo. Proś mnie o to, ci się chcesz. Jest załatwiony. Ja mówię, ale mówisz poważnie. Czyli już wiele, ale... pierwszy news. I... Szymon Marciniak jedzie na Igrzyska Ale wie, wiemy, że to jest wiesz, euforia, żarty a, i tak a, dalej. Nie, to jest, ale jest... przypomnijmy Ale jest na najlepsze, ten... jest to zaraz pewnego dnia. Ja mówię. No liście, jak zwykle, czujny, czujny, czujność 10. Ale Olimpiada jest w Paryżu. <laughs> ja mówię. No i pielidziak Jack, pielę Są So what? Mówię. Chcesz powiedzieć, że on się boi? To ja mówię, nie no panowie, no jestem pierwszym. Tylko bilety, żeby w biznesie były, bardzo proszę, nie? Bo, bo FIFA do czterech godzin leci się ekonomikiem, więc mówię, tylko żeby bilety były w biznesie, panowie, nie? Ale, ale nie, no mega fantastycznie, cieszę się, bo dali, daliśmy im tyle radości. To, co powiedziałeś wcześniej, ty wspomniałeś, ja pociągnąłem temat, od ćwierćfinału zmieniła się temperatura meczów, zmieniły się zachowania zawodników. Trzeba przyznać, że to, że sędziowanie było tak dobre do ćwierćfinałów dla nas wszystkich sędziów Team One. To była też duża zasługa drużyn. To, że nasi instruktorzy pojechali, pokazali co będzie karane, że ten war. Ja myślę, że też zawodnicy zrozumieli, zaczęli się bać trochę waru, że bez sensu zrobić coś głupiego, przecież ktoś kogoś zawoła, pójdzie obejrzy. No i ale od ćwierćfinału od tego meczu słynnego, e, nie będziemy go już tam wspominać, popsuło się. Zawodnicy zaczęli mieć pretensje. Później w tych półfinałach też już zaczęły być decyzje kontestowane przez zawodników, jakieś tam pretensje. E, Pamiętamy Maroko w półfinale z Francuzami Maroko tam pretensje, wiecie Tam zaczął wyciągać coś o... Świetny sens za ten Cezar Ramo Szczerze mówiąc nie rozumiem sytuacji z tego, z tego meczu Z rzutem karnym dla Maroka w pierwszej połowie a, Bo to nie jest rzut karny Dlaczego? A dlaczego rzut karny? E, no, przeciwnik e, robi krzywdę piłkarzowi Maroka Tylko z powodu swojej pierdołowatości A to, nie, a zawodnik Maroka nie robi krzywdy Francuzowi? Nie. Wpadając mu też w nogi? Nie Nie ma faulu to, to, Umówmy się To nie jest faul? Oczywiście to całość dodało pikanterii ta żółta kartka, która jest, która jest błędna, zdarzyła się w całości meczu. To jest pineska, umówmy się, to jest pineska. To jest rzut karny, Już ci wytłumaczę teraz okay. prostą rzecz. Teo zagrywa piłkę w ślizgiem i on ją zagrywa, on leci w ślizgiem w tą stronę, czyli jak ja bym się tym ciałem u, w tą stronę... I ona ucieka od ciała poza pole karne, bo ona idzie w lewą stronę. Marokańczyk, który nabiega, uderza w te nogi i teraz możemy tak powiedzieć, że... Nieostrożny jest Francuz, który wykonuje w ślizg, atakuje Marokańczyka, ale możemy powiedzieć, że Francuz zagrał piłkę, i nieostrożny jest Marokańczyk, który mu w te nogi wpada. Czy to nie jest sytuacja jak z lasykiem, że powiedziałeś, piłka zagrana, no ale pojechał. Trafiony? Bez żadnych korków jest zderzenie piszczela, piszczel w piszczel, bez jakiejś dynamiki, jest po prostu ślizgiem. I teraz jedna rzecz. Gdyby po tym ślizgu, bo tak bardzo często jest, zawodnik odbija i idzie piłka w tą stronę, w którą Marokańczyk by dalej biegł, czyli piłka by przeszła, Teo, 100% karne. Piłka odchodzi w drugą stronę. Marokańczyk nie miał najmniejszej szansy zagrać w piłkę, bo piłka odleciała tu i on nabiegł, na, on nie spodziewał się, to że to naprawdę ma znaczenie, jak się patrzy. To na ma piłkę. mega znaczenie, bo to jest football understanding. Ale gdy... nie możesz dać takiego. O, dobra, ale gdy, gdy szczęście trafił Messiego, piłka już była za boiskiem. A co sobie powiedzieliśmy? E, tak, że to błąd. Eee, z twojej perspektywy, że byś takiego karnego nie dał, ale rozumiem, że prowadzi ten mecz sędzia, który prowadził Argentyna-Polska i daje karne. do mroka. Ja tu dał i tu też byś, ja by się pewnie znalazłby argument, ale ja ci mówię o, o zrozumieniu futbolu i mm -hmm. tego, że ten karny on by w ogóle się tam, najważniejsze, że on zagrał i on swój cel osiągnął, a gdyby tam była rozwaga, to się zgodzę, bo gdyby była nierozwaga, to mimo zagrania piłki w tamtą stronę, to masz i tak karny i żółtą kartkę. A tak, powinien przerwać grę sędziowski, dlatego, że piłkarz była w polu karnym, piłka idzie do bramkarza, obaj wstają, podnoszą się, nie ma tematu. Larum było dlatego, i to powiedział trener Maroka, że on okej, okay, on zrozumie, że nie ma karnego, ale jak mógł dostać jego zawodnik żółtą kartkę i oni to spowodowało tą większą dyskusję, bo mm -hmm. jakby nie dał tej żółtej kartki, nie byłoby tematu. Mm -hmm. Także spokojnie uspokajamy albo, albo niestety niektórych wkurzamy. Nie kończę, nie kończę. <śmiech> <śmiech> Odbierzmy telefon i porozmawiamy o tym, czy kończysz, czy nie kończysz. Halo? No cześć Krzychu, cześć, cześć Szymonie, cześć, mam cześć. Dwa, szybkie pyta, dwa szybkie pytania do, do Szymona, natomiast zanim zadam pytania, to, to przede wszystkim gratulacje, naprawdę Dziękuję. genialnie posędziowany, posędziowany finał, natomiast jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to gdzieś w mediach ostatnio dało się usłyszeć, czy też przeczytać, że Szymon Marciniak po karierze sędziowskiej bardzo możliwe, że zostanie prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, i ja chciałem o to podpytać, jak, jak też on zapatrujesz się ewentualnie w przyszłości na taką opcję i czy jeśli yy, mógłbyś się na moment wczuć w taką rolę prezesa już teraz, to, to jak wyglądałby temat z selekcjonerem? Czy, czy zostawiłbyś Czesława mickiewicza czy, czy raczej podobnie jak Cezary Kulesza, po prostu go zwolnił? Zacznę od pierwszego pytania. Oczywiście moja wypowiedź została troszkę zmanipulowana, bo yy, pytanie padło, czy za 10-15 lat wzorem mickiewicza nie chciałbym zostać prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Powiedziałem, że jest to jedna z furtek. Oczywiście wiemy, jak to jest po takich karierach. Wielu moich starszych kolegów, sędziów gdzieś tam zakotwiczyło w UEFA, FIFA, ale jest to jedna z furtek i uważam, że żebyście dobrze to odebrali. Oczywiście, to, to, to broń boże, żadna arogancja z mojej strony, żadna buńczuczność, ale jest jak jest i ja jestem realistą pozytywnym, ale realistą. Nie muszę się nikomu przedstawiać w Europie i na świecie ludzie mnie znają, ludzie mnie lubią, ludzie mnie szanują, więc myślę, że byłbym dobrym ambasadorem, a myślę, że bycie prezesem PZPN to też jest to, to jest takie troszkę bycie ambasadorem, też zarządzanie. W tym akurat uważam, że jestem, jestem chyba niezły, ale oczywiście mówimy o czymś, co to jest melodia jakiejś dalekiej przyszłości. Jeżeli byłoby zielone światło, jeżeli byłoby takie zapotrzebowanie, ludzie by mnie chcieli, a ja mógłbym też coś z siebie dać, bo na dzisiaj to, to jestem sędzią, to też trzeba byłoby um, się do tego przygotować, a nie to, że, że nagle sędzia zostaje szefem pzpn i rządzi tak wielką, um, tak wielką firmą i, 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 i tyloma ty, ludźmi. Co do, co do wcielania się w rolę, to na razie nie jestem, jestem prezem, nie będę się wcielał w rolę. I, 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 I dla mnie szczerze, jak mogę tu się powiedzieć, to czy selekcjoner będzie z Polski, czy będzie, czy będzie zagraniczny, to ma tyle. Tyle wspólnego z, nie wiem, z z powagą, co nic, bo tak naprawdę ma po pierwsze zarządzać szatnią, mieć autorytet w szatni. Rozumiecie z chłopakami, i, i oczywiście warsztat, a, a to czy on będzie mówił po polsku, po angielsku, czy po chińsku, to co to ma za znaczenie? No, to ja rozmawiałem z kilkoma reprezentantami i z kilkoma zawodnikami z zagranicy i mówili o, o, o trenerach i powiedzieli na przykład, że Sam, Carlo Ancelotti. On wchodzi do szatni, on nie musi nic mówić. Tam, tam wiecie, tam jest, sztab, no, tam jest sztab, tam jest tam y, jest grupa od przygotowania fizycznego, od stałych fragmentów, wszystkiego, oni wszystko ustalają. Carlo tylko wchodzi i się uśmiecha, i panowie, macie ten enjoy. To, ma być, to, to, to masz rządzić szatnią. Ta, ta szatnia, szatnia to wiecie, to nie... Żaden zawodnik, tak uważam, nie może być większy jak kadra, nie może być większy jak, jak klub. I, I to jest, myślę, to jest święto się. Ja gdybym był e, trenerem, czy, 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 czy nigdy nie będę, bo, bo uważam, że trzeba robić to, na czym się człowiek zna, nie, to na pewno do tego bym nigdy nie dopuścił. I tak samo wybierając na przykład selekcjonera, to było dla mnie ważne, żeby, żeby kadrowicze, albo to, czy byłaby to piłka klubowa, czy to, czyli drużyna, musiałaby trenera po pierwsze szanować, a żaden z nich nie mógł być większy od trenera. I tyle. Myślisz, skoro poruszyłeś temat trenerów, czy, że Janusz Niedźwiedź dużo, trener widzę, rozdaje autografów jako ty, czy? Powiedział mi to tak, wspomniał bardzo sympatyczny, że to pozdrawiam trenerze. Mega pozytywna postać w tym naszym światku, Nowa też powiedzmy, bo tak. fajnie, fajnie jest też widzieć nowe twarze, ale zresztą robi rewelacyjną robotę. So, spójrzmy, gdzie jest widzę w mhm. jak, jak oni też grają do przodu, pasja i w ogóle euforia i Podszedł do mnie właśnie, wtedy rozmawialiśmy i pani sędzio, kurde, jest nieprawdopodobne gdzieś tam mnie to widzieli i mówią, Szymo Marciniak, kurde, ale spod, popatrzyliśmy na siebie, tam pośmieliśmy się o fryzurze w ale no, dobrą fryzurkę mamy. Na mądrej głowie włosy nie, nie rosną, także no, krzyśmy bez urazy oczywiście, nie, ale, ale, Słuchaj, ale ja musiałem też. Łyści tak, tak mówią, nie. Nie, nie, mega sympatyczna postać i, i, i myślę, że też robi fantastyczną robotę i muszę dodać, bo wiem od moich kolegów, a jest tam kilku, e, widzę, wie, że ma niesamowity w drużynie mm. i niesamowity szacunek i to, to jest mega. E, a propos osób do ciebie podobnych, tutaj ta podobizna nie będzie. Nie, nic, nie, 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 nie. E, to akurat nie będzie e, przypadkowe podobieństwo. Twój brat sędziuje w pierwszej lidze, sędziuje bardzo dobrze i bo oglądam czasem ligę i mam wrażenie, że on tylko dlatego nie jest w ekstraklasie, bo jest swoim bratem. To jest 100% i, i, i to o to mam żal ogromny do, do, do naszego kolegium sędziów, bo uważam, że e, w, i to nie mówię jako brat, chociaż wiadomo, że, że, że kocham go bardzo, e, razem się wychowywaliśmy w też niełatwych warunkach, e, że tak powiem, gdzie jedno łóżko spaliśmy, kurczę, e, razem, zawsze razem, że Tomek to, to jeszcze, jeszcze ma lepszy charakter ode mnie, tak naprawdę do pomagania, ale też pamiętam kiedyś, powiem wam niesamowitą anegdotę, tata mi się opowiadał. Tomek zawsze młodszy brat, całe życie i oczywiście no, nigdy nie dawałem mu, my, my trzymaliśmy się zawsze razem, rodzice zawsze mówili jedną rzecz, my umrzemy, a wy musicie się trzymać razem i, i tak było w szkole, nigdy tam Tomka nie mógł nikt skrzywdzić, ale i odwrotnie, I ja byliśmy, mieszkaliśmy na, w Płocku na osiedlu Górna, ja, no, całe życie graliśmy w piłkę, więc graliśmy gdzieś tam w piłkę i Tomek miał chyba wtedy 3 lata, i ja miałem 6, była... Nie uwierzycie, ale moja mama ma liczną. Sorry, mam, ale muszę to powiedzieć. Ma rodzinę, ma 12 rodzeństwa, więc wyobraźcie sobie, jak przyjeżdżaliśmy do dziadków na święta, to był rytuał, to nie ma, że ktoś nie mógł czy coś. Później to już się mawialiśmy godzinowo, że jedni byli na 17, inni na 18, był dom duży, rodzinny, ale no, pomieść ponad 100 osób, powiesz, mhm. rodzice mieli dzieci, dzieci niektórzy już mieli dzieci i tak dalej. No i tam było dużo osób, była jakaś impreza, i oni stali wszyscy w oknie, my graliśmy, i nagle ten mój malutki Tomcio stał w oknie i mówi. O kulwa, się mona I wybiegł, słuchajcie, i pobiegł na jakiś tam starszy graliśmy, a ja, ja byłem dobry, ogrywałem Michał. Tam któryś mi tam strzelił jakiegoś boksa, i on przybiegł tam, wiesz, bieg, zanim oczywiście mój ojciec, zanim wujo i nie wiedzieli, tam ktoś nie przypuszczał, że tam jest rodzinna impreza, stówka biegnie. <grym> <grym> Więc wycięli w las, wycięli w ten, bo mi tam trochę przyłożyli. Ale on taki jest Tomek, no, on ma przedobry charakter, on się nigdy nie kłócił, ale no niestety przez to, że ma nazwisko Marciniak. I ktoś by powiedział, że ma dużo łatwiej. Właśnie nie, to jest. Ale przecież chcemy Marciniaków, sędziów Marciniaków, chcemy to, ich więcej. Ale to jest ten paradoks, właśnie to. Ktoś to... ci powie, oj, gdybyśmy mogli sk sk sklonować Szymona Marciniaka, to byłoby dobrze, mielibyśmy więcej dobrych sędziów. No to jest jego brat w pierwszej lidze, to nie może awansować, bo jest twoim bratem i będzie za dużo Marciniaków. No tak, to jest tak. Także to, to, to jest. Ja wiele razy rozmawiałem i, i, i z obserwatorami, właśnie, i, i wszyscy o nim naprawdę. I mówią, Szymon, kurde, jak on ma... To masz szczęście oczywiście, że jest twoim bratem, ale jak on ma pecha, że ma takiego brata, bo no, nikt nie chce widzieć dwóch Marciniaków, a, a uważam, widziałem wiele meczów, że, że, że sędziował dużo lepiej ode mnie. I, a zobaczymy, ja czasami mam kontuzję, może mi się jakaś zdarza, on często jest ze mną technicznym, wejdzie, pokaże, co umie i, i nie będzie wyjścia. Także taki mój apel do moich starszych kolegów z komisji sędziowskiej przy PZPN, dajcie szansę. Zresztą widać tu naprawdę po wielu chłopakach, którzy dostali szansę, a byli za Tomkiem i, i, i fenomenalnie wyglądają. Zresztą te młode twarze, które weszły, super, bo, bo napierają, a to o to chodzi. Zawsze wtedy poziom jest, poziom jest fajny, poziom jest dobry, wyrównany. Kiedy cię napierają Następnie ty chcesz udowodnić, że nie dasz się zepnąć z piedestału. Także no, mam nadzieję, że, że Tomek dostanie szansę, bo nie będzie wtedy nikogo trzeba klonować. No to pytanie od publiczności, halo? Dobry wieczór, Marek Zradziewa. Dobry wieczór. Mam dwa pytania do dzisiejszego gościa. Panie Szymonie, skoro to jest park to chcę zapytać, czy często zdarzać się podczas meczów polskiej frakcji, gdy podejmie Pan niekorzystną decyzję dla jednej z drużyn, To czy kibice obrażają Pana nawiązując do Pańskiej fryzury? Chodzi mi tu o znane określenie Sędziego, którego nie będę pytał, mimo że jest już po dwudziestej drugiej? Łysycha, tak, czasami, tak, gdzieś tam się tak, zdarza. Tak, o to chodzi. Gdzieś tam się tak, zdarza, łysycha, ale przecież no nie dam im teraz, yy, y, że tak powiem, satysfakcji i nie zapuszczę włosów, absolutnie. <laughs> ja na bieżąco sam sobie jestem fryzerem. Co, to dopiero tak, byłby kontrakt reklamowy. Sobie. Przeszczę włosów albo jakiś szampon na poroz włosów nie, nie, i nie. nagle wychodzisz z afro. Tu raczej nikt mnie nie, nikt mnie nie namówi, nawet, nawet dla kasiory. Nawet dla kasiory, nie, nie, to ja podobam się sobie, jakim jestem. Zresztą to też dodaje kolorytu. Myślę, że to też tak się już przyjęło. No i te podobieństwo do niektórych Jest, jest jak jest Ale przyznajesz też, że ostatnie dwa lata To dużo mniej, dużo mniej tych pozdrowień Ale ja myślę, że to wszystko, słuchajcie no, Kibic też ma prawo wyrażać, ciężko mu krzyknąć z boku e Marcinia gwisz lepiej, tak No wiadomo, najłatwiej jest gdzieś tam zebrać się w grupę I, i pokrzyczeć kiedy jest źle, to ja to rozumiem. No wiadomo, nigdy nie jest miło, kiedy cię ktoś wyzywa. Często do sędziego na boisku to nie dochodzi, bo jesteś, jak jesteś mocno skoncentrowany, to gdzieś tam później e, ktoś ci powie, albo najczęściej jak robi analizę, to wtedy słyszysz. Jak jest grupa, która krzyczy, to słyszysz, to myślisz, a, pozdrawiali mnie jakoś, nawet nie zwróciłem na to, e, na to uwagi. Ale jestem bardzo ciekaw tej rundy wiosennej, e, która przed nami. Ja również. Z jednej strony e, do trybuny. Nie lubią osób zbyt charakterystycznych i inaczej wyczuwają, w kogo można uderzyć, bo też w tej całej polskiej lidze mało kto zna tych piłkarzy, którzy biegają po boisku. Ciebie będzie znał każdy, więc wyzywanie ciebie będzie dość proste. Z drugiej strony, masa ludzi w Polsce nabrała do ciebie szacunku, respektu i tacy ludzie też przychodzą na mecze. Tak, z tego, z tego miejsca naprawdę chciałem powiedzieć dwa słowa, a nawet jedno. Dziękuję, bo dostałem niesamowitą ilość tak, tak fajnych wiadomości, tak pozytywnych opinii. Czułem, że po prostu ludzie chcieliby, żeby Polska grała w finale Mistrzostw Świata. I całą tą nadzieję, całą tą nie chcę powiedzieć, może miłość, ale sympatię. Też niektóre, niektóre jakbym pokazał SMS-y, to mogę powiedzieć, że <śmany> <śmany> dobrze, dobrze, że mam żonę, bo nie wiadomo, co by było. Parę randek by, 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 by się chyba odbyło. Nie, ale naprawdę była tak ogromna wiara w to, że. Najpierw radość, że to my, a potem wiara w to, że zrobimy to dobrze. I później znowu ta ogromna radość, że, że zrobiliśmy to dobrze, że najfajniej oczywiście, jak się o nas nie mówi, ale mówiło się bardzo pozytywnie, z małymi wyjątkami, ale to, to jest normalne, myślę, przy, przy takiej randze meczu. No i, i, i ogromnie się cieszę, bo y, daliśmy radość wielu ludziom. Zresztą ja, jako Polia, jestem strasznym patriotą i, i, i Polakiem, kibicem i kibicuję wszystkim. To dla mnie to nie ma w ogóle znaczenia, jak jest pierwsza runda, ja zawsze z żoną toczę wojnę, no a co ty oglądasz? Ja Mam no preeliminację do eliminacji. A ty jesteś jakiś normalny, czy jak? Mówi, no przecież mieliśmy gdzieś tam jechać. No tak, ale gra na przykład, obojętnie, że, że przepraszam, nie, nie, ktoś nie powiedział, że gorszy klub, czy po, lecę po kolei. Gra Legia, gra Piast, gra Agelonia, Pias, gra, gra Le Lechia Gdańsk. I ja oglądam i kibicuję i wysyłam do moich kolegów, bo w każdej drużynie mam kilku kolegów, z którymi utrzymuję kontakt i piszę tu fajnie, tu super, tu ekstra, to mogło być lepiej. I ja tym kolegom moim kibicuję, bo, bo uważam, że na tym to polegam. No, generalnie my wszyscy tworzymy. Raz, że jedną ligę, tą naszą ekstraklasę. Ja wiem, że wiele osób gdzieś tam się trochę śmieje, gdzieś tam nie odbierają serio, ale to jest nasze, to jest polskie, ona jest mega pokazywana i oczywiście można zawsze się kłócić. Dla jednego poziom będzie za wysoki, dla drugiego za niski. Mógł być wyższy, mogliby szybciej grać, będzie dla mnie też fajniej, lepiej, sympatyczniej, bo pewnie będzie troszkę ciężko to, co powiedziałeś. Ja dlatego jestem strasznie ciekawy tej rundy, bo znam siebie, ja jestem, jestem takim skurczy ambitniem. No biegasz i graj szybciej! Nie, nie, to, to... Graj! Nie, to jest szacun, ale gdzieś... Tam, ale ja ile razy, jak przecież... E, jak sędziowie, to chłopaki wiedzą, mogą po, po, potwierdzić ile jest, tak. i raz jest taki: Ja mówię, no po co ty nie strzelałeś? No, no przecież to strzelaj, no czego ty więcej chcesz? On, dom, I patrzą na mnie, nie wiem, chciałem, rozlegryć. ale to nie chci, tylko mówię, no, strzelaj, no przecież to trzeba strzelić. I, ale to jest normalne, to jest takie szczere. To, ja, ja taki zawsze byłem i to pamiętam kiedyś było to nagranie na, na żywo, kiedy byliśmy na podsuchu. Ja sędziowałem piast, Pi legia piast i, i, i dawałem temu, temu Waczkowi tą żółtą kartkę, to te słynne, to, ty never touch", a, a już masz ósmą kartkę, ale Później też chodziłem mówię, nie rób tego, żebyś się dostawał drugiej. I, to, i ktoś mówił, to jest oba, podpiasta, bo nie chce. A to nie jest, to był, to był waczek, a później pomagałem, pomagałem. Podpowiadałem po prostu Michałowi Pazdanowi też, nie rób tak, bo za to może być kartka, lepiej sfalować tak, a nie tak. No bo trzeba być jakąś fetyszystą, żeby chcieć pokazywać żółte kartki. I tak naprawdę, co jest lepsze? Lepiej podpowiedzieć, wyedukować i nie dawać żółtej kartki, niż później obejrzeć swoje statystyki. Nie no, tysiąc pokazał. No, wielka mi radość pokazała tysiąc żółtych kartek. Tak, nie znam. Ktoś mi pokazał, że w tam tam w tamtych meczach no, tyle na kartek Mówię to, żadna to moja radość, bo ja wolałbym podpowiedzieć komuś, że nie rób tego, nie, nie rób tak faulu, zrób tak, czy, 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 czy słynny faul na dokso, tak? Zawsze mówię, lepiej zrób filisk od tyłu, nawet od tyłu, ale atakujesz piłkę i nawet jak nie trafisz, czyli masz 50 na 50. Jak trafisz piłkę, jesteś wygranym, jesteś bohater, ale jak nie trafisz, to masz karny i żółta kartka. Bo atakowałeś piłkę w piątku. jak złapiesz za koszulkę? A jak to złapiesz, masz to słuchaj, nawet mi nie dajesz, że bo Janet mnie ty, to Warma to. Bo wiadomo, że jest czerwona, no tylko mhm. ślepy sędzia czasami może nie dać, jak masz ewidentne pchanie od tyłu, piłka z przodu. Także to są takie rzeczy, że to nie jest to, że ja z kimś bardziej sympatyzuję, bo ja każdemu mówię, nawet tych, co mnie czasami wkurzają, to i tak mu mówię, nie rób tak, bo to dla mnie jest łatwiej. Jak ty zrobisz tak, to ja mam łatwiej. Także wolę edukować yy, i być normalnym gościem, ale zdaję sobie sprawę... A propos tego wszystkiego, co powiedziałeś, to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że u naszego partnera Kanal Plus na Kanal Plus Online można oglądać serial Sędziowie. Tam są sędziowie, na podsłuchu jesteś bohaterem jednego z odcinków, i tam można posłuchać, jak się właśnie komunikujesz z zawodnikami. Na dole w linku macie ofertę specjalną dla widzów kanału sportowego. Warto oglądać takie materiały, żeby też poznawać piłkę od drugiej strony. Kapitalny serial, bo pokazał wreszcie ludziom. Wiele osób, oczywiście, zdawało sobie z tego sprawę, ale wiele osób myślało, że sędzia to jest gość, który pojawia się nagle znikąd na 90 minut. Jedzie posędziować, nie wie, co tam się dzieje, wychodzi. Oczywiście mumia, wszyscy na niego tam psioczą, A tu się okazało, że gość, który pracuje tak samo jak piłkarze, no, myślę, że ja jestem przykładem, że można, można mnie zestawić z tymi zawodnikami największymi z Europy pod kątem i, i liczby meczów, bo. Moje, moja, moja liczba meczów rocznie to jest 64, 66, 67. Były też nawet gdzieś tam ponad chyba 70, co już było oczywiście za dużo, ale, ale tak też wyglądają mecze tych największych. Jeżeli zliczymy sobie mecze tych, którzy grają we wszystkich rozgrywkach i grają do samego końca, czyli prawie do finałów, to tak to wygląda, czyli codzienny trening, odnowa, praca. Niektórzy jeszcze oczywiście praca mentalna z jakimś e, coachem mentalnym, plus to jak rozmawiasz na boisku. Na boisku jesteś normalnym gościem, czyli. Masz kogoś, kogo lubisz troszkę bardziej, ale masz kogoś, kto cię wnerwia, ale jednego i drugiego musisz traktować tak samo i jednemu i drugiemu musisz podpowiedzieć. Słyszeli kibice, którzy oglądali: jak ja tłumaczę decyzję, jak oglądam, to co, to co ja czuję na szybko, to mówię zawodnikowi. Jak się to nie zgadza, to idę na war, oglądam, zmieniam. I to jest, to, to jest kapitalna rzecz, bo ten program trochę pokazał naszą ludzką twarz. Ja oczywiście tam później widziałem po, po, po tym programie, jak tam niektórzy kibice narzekali na social mediach, że o, zrobili specjalnie, żeby wybielić tych sędziów, pokazać ich ten, a i tak jak błędy były, to będą. Panowie, uspokajam was. Ja sędziowałem finał mistrzostwa Świata, a i mi się zdarzy nie jeden błąd. I, I to nie ma, nie ma nic wspólnego z tym, że to nie jest tak, że ja nie chcę, żeby było idealnie. Chciałbym, pragnąłbym i pewnie oddałbym z każdego meczu dużą, yy, dużą część yy, kasy, jakbym wiedział, że każdy mecz pójdzie idealnie. Ale nie pójdzie, no taka jest to robota, że czasami myślisz, że jest faul, a ktoś cię oszukuje, bo dokłada od siebie, bo symuluje i tak dalej. Z tym nie wygramy, chociaż ja to bym tępił tak, że to koniec świata. Albo bym dawał takie kary, albo zamykał ze mną chociaż na minutę, hmm. gdzieś na rundkę w, w ringu i tyle. Do tej walki w ringu dojdziemy. Telefon od Wiza. Witam, witam panowie. Witam. Czesiek z Krakowa z tej strony. Cześć. No muszę zacząć od oczywiście gratulacji dla pana Szymona. Okay. E, bardzo fajnie, że pan osędziował ten finał. Chyba dla każdego Polaka to było fajne przeżycie. E, takie pytanko, dwa pytanka może do Szymona jedno do Krzyszka. E, a więc tak, z tego, tak sobie zajrzałem szybko na Wikipedię, to widziałem, że zaczął pan w sumie karierę piłkarską, znaczy sędziowską, przepraszam. E, tak na poważnie powiedzmy, od 2011 roku gdzieś tam jakiś puchar polski się tam pojawił, no tak, więc tak. wynikało z tego, że gdzieś tam pan miał 30 lat wówczas. No i mam takie pytanie, bo tak jak pan wspominał teraz gdzieś tam, gdzieś tam się zaczynają te kursy sędziowskie, czy to faktycznie jest tak, że jakby każdy ma szansę dojść do takiego poziomu jak pan, powiedzmy zaczynając od zera, czy to faktycznie. Czy to tak, tylko tak szczerze powiem? Szczerze bym prosił o odpowiedź, czy to jednak trzeba mieć jakieś tam, nie wiem, znajomości i tak dalej, żeby jednak e, zaistnieć w tym e, temacie? E, to pierwsze pytanie. A drugie, no to takie e, nietypowe, to znaczy, no bo powiedzmy, pan teraz ma tam tę. Och, Było dobrze! I w pizdu wylądował, przepraszam. I nie ma medalu. A co się stało? Nie, nie, mów dalej. Jest to duchy mamy. Ktoś medal zwalił. A, okej, okay, sorry. To mi Nic się mu się nie stało. Nie, rozmawiamy. nie, nie. Jest Dobra. Dobra. Przepraszam, cię, powiedz jeszcze pytanko, raz drugie pytanie? To, tak, drugie pytanie to będzie takie, no bo pan w tym momencie ma 42 lata, tam opaki, za którymi pan biega mają zwykle między tam powiedzmy 20 a 30? Czy to oznacza, że Pan, że tak powiem, musi bardziej dbać o formę fizyczną i tak w ogóle się przygotowywać bardziej niż ci piłkarze? Czy Pan na przykład się czuje bardziej, nie wiem, wydolny niż ci piłkarze? Czy tak samo jak to wygląda z Pana perspektywy? Z Pana perspektywy? Sorry, trochę się stresuję. Yeah. A do czyśka, no, byłem u Ciebie na spotkaniu pożegnalnym z Andrzejem i fanem. No powiem szczerze, że było bardzo e, wzruszająco, <grywa> więc za, za to spotkanie ci dziękuję i e, pytanie do ciebie, czy ty też miałeś takie momenty, że, że się tam wzruszałeś? No i tyle. Rozłączam się, bo zaraz. Eee, Stracaj głos. Dzięki. Szymon, zaczynaj, jasne. Zacznę od drugiego pytania. Nie no oczywiście nie, nie możemy być bardziej wydolni od wiesz, od 20 latków, każde z nas to miał 20 lat, no to był koniem fizycznym i zresztą ja mam taką oksywę koniu. To też wynika z tego, że zawsze byłem taki wiesz silny, wybiegany i tak dalej. No wiadomo, że z wiekiem troszeczkę gdzieś tam tracisz, ale jeżeli trenujesz tak, jak my trenujemy i dbasz tak, jak dbasz o siebie, to nie tracisz dużo. Zresztą pamiętaj, oczywiście, że oni biegają. Jak ustawisz nas na, na, na 100 metrów, to każdy będzie od nas szybszy, szybszy ale no my biegamy pewnie troszeczkę więcej. No w finale miałem prawie 14 kilometrów przebiegnięte, ale czułem się, fizycznie czułem się bardzo dobrze. Tak jak powiedziałem wcześniej, byłem zmęczony mentalnie. Ale może z ogrywką, tak? Z dogrywką. Mhm. Sędzia biega inaczej, oczywiście i szukasz kątów. Dzisiaj już odchodzimy też troszkę od tej diagonalnej. Masz biegać tak, to zawsze kolina powtarza, biegasz tak, żeby widzieć. Mnie interesuje. Jak chcesz zbiegać w lewo, to zbiegaj w lewo. Przed finałem to wprost mi powiedziałem. Mówi, początek oszczędnie. Gdzieś tam nie zabiegaj. Bez sensu. Nie wiemy. Może będzie dogrywka. Nie wiemy, jaka będzie tempo. To wszystko, to wszystko ma znaczenie. Ale codzienny trening wydłuża. To, to nasze życie takie Sportowca, życie gościa aktywnego. Ja zawsze byłem bardzo aktywny, różne sporty uprawiałem, różne, różne cały czas uprawiam. Zmieniam sobie też, żeby ten trening nie był monotonny, nie tylko same bieganie. Jeżdżę, gram badmintona. no wiadomo, cały czas tam się bije i, i, i to jest fantastyczne, bo, bo, bo jesteś taki bardzo mobilny, jesteś taki bardzo elastyczny we wszystkim tym, co, co robisz i uważam, że to nie jest problem biegać za 20-, 20 czy 30-latkiem, jeżeli jesteś cały czas w treningu. Biegasz inaczej, biegasz mądrzej. Ale, ale spokojnie dajesz radę. Dopóki będę zaliczał te wszystkie testy fizyczne, które mamy w UEFA, nie są one łatwe, to, to na pewno i to będzie dawało mi radość, to będę, będę sędziował. Co do pierwszego pytania, to tak, to zobacz, to y, troszkę to pytanie, twoje, to ja jestem odpowiedzią na takie pytanie. Ja nie jestem, ja nie, nigdy nie byłem i nie jestem, nie pochodzę z Warszawy, nie pochodzę z Krakowa z Poznania, z dużych miast, z dużych aglomeracji, w których wydawałoby się, że jest łatwiej. Ja już ci powiem dlaczego łatwiej. Właśnie dlatego, że zawsze było tam dużo mentorów dużo ojców chrzestnych, którzy mogli pomóc. To jest normalne, w sędziowaniu tak jest po prostu. Ja pochodziłem, pochodzę z Płocka, czyli to nie jest, to nie jest, to nie jest jakieś wielkie miasto. Fantastycznie mi się tam zawsze mieszkało i, i fajni ludzie mieszkają, bo wiadomo, w tych mniejszych miastach jest, wydaje mi się, fajniej, przyjmniejsi są ludzie. Jeżeli, jeżeli się ktoś z dużego miasta nie zgadza, to, to sorry, ale, ale tak uważam. Ta cała community się kurczę, lepiej zna, ludzie się znają, wszyscy i w sobie pomagają, ale zobacz, ja, ja jestem z Płocka. E, Wisła to nie była Legia, to nie był Lech Poznań, to nie była Wielka Wisła Kraków, Wielki Widzew Łódź. A mimo wszystko grałem tam, stamtąd, stamtąd wyszedłem, szedłem sobie krok po kroku, to bardziej uważam charakter właśnie, dążenie do, cela, two, do celu, twoje marzenia. Ja wielokrotnie powtarzałem, mówię, wyobraźcie sobie ludzi, którzy jedziesz na, do Łukomia, do, do Staroźry, Ja po meczu, mówię, który dobrze poszedł, klepią cię po plecach, mówię, panie sędzio, kurde, dobrze sędziujesz. Ja mówię, panowie, czy ja będę w finale świata? Ja będę w finale Legii Mistrzów. Oni patrzą mówię, zwariował, chłop zwariował. Ty, miszu nie za tydzień się widzimy w Gostynie. No okej, okay, w porządku, widzimy. A się. co powiesz młodemu sędziemu, który tak ci powie po przesędziowaniu Meszu w piątej lize? Że... od razu, od razu szatą, bo ja powiedziałem, trzeba mieć marzenia. Bo... Ty ci... generalnie wychodzisz z założenia, że skromność jest przereklamowana. O, ogólnie uważam, że trzeba znać swoją wartość. Nie można, być zbyt, nie można być nie to, że zbyt, nie można być aroganckim. Nie można być zachukanym, nie można być zakompleksionym, bo wtedy nie masz szans na sukces, ale trzeba znać swoją wartość. To, że. to Wyobraźcie sobie, mnie pojechał młody chłopak na kor dla młodych talentów. Byli sędziowie z Węgier, byli sędziowie z Belgii, byli sędziowie z Anglii, sędziowie, Węgier mówiłem, e, z Bośni, Polacy, Maltańczycy i ktoś jeszcze, jeszcze chyba, o, osiem było chyba e, nacji. Czyli ktoś by powiedział, o Anglicy, Michael Oliver, sędziowie Premier League. No, Belgia, też mocniejsza liga, pewnie i tak dalej. Ktoś mnie zapytał, czy, będziemy, czy tłumacza potrzebujemy, czy nie, i tak najlepiej fizycznie. Super po angielsku. E, może ja aż tak nie, ale Tomek Liskiewicz bardzo dobrze, a Michał Bukowicz, wyśmienicie nawet dzwonili go. Native speaker stwierdził, że to co jakiś wariat z Anglii przyjechał i no, co on to Polaka udaje. Tak dobrze, mm -hmm. tak dobrze mówił po, e, po angielsku. Więc w wszędzie super. Na boisku mieliśmy dwa mecze. Bo tam się jedzie, sędziuje się czwartą, trzecią ligę szwajcarską i francuską. Dla młodych talentów dogadana jest UEFA, z, właśnie z tymi ligami szwajcarską francuską dostają szansę. I ten młody chłopak z Polski jedzie. Pierwszy mecz dostałem trzecioligowy. I później widzimy się znowu za dwam Pierwszym, to był introductory, czyli taki kurs wprowadzający dwa tygodnie. Codziennie cię obserwują, jak wyglądasz, jak rozmawiasz, jak się zachowujesz, jak, jak jesz, jak się odżywiasz. No i tak się zachowujesz właśnie wobec innych, czy nie jesteś jakimś właśnie arogantem, czy nie. A my nie, a my widzieliśmy od, od początku, no, to, to byłem cały ja. To, to właśnie nie pochodzenie, nie twoja liga najsilniejsza albo najsłabsza, tylko twój charakter. Ja zawsze byłem liderem. I po pierwszym dniu, kto pierwszy wchodził na salę, otwierał drzwi i mówi: Simon, ja mówię, dziękuję. Elegant. zawsze byłem liderem i, i zawsze, ale ja, ja jestem takim normalnym gościem, ci co są, też ja lubię liderów, ja uwielbiam osoby mocne, ale nie lubię arogantów i był jeden, nie powiem, nie powiem nazwiska, bo nie wypada nawet, ale jeden kolega chciał brzydko zażartować do mojego Tomka Liskiewicza właśnie i otworzył drzwi i tak chciał chyba być takim troszkę śmiałkiem i mówi, to panie przodem. A ja tak szedłem tam gdzieś piąty, szósty, ale ja usłyszałem to że tam ladies first i przebiegłem tam chyba w sekundzie, nie byłem aż tak szybki, ale ja zawsze byłem bardziej wydolny, ale pokonałem te trzy kroki mega szybko, bo Tomek jest, Tomek jest mega grzeczny. Ci, co go znacie, to wiecie, że to jest dorany przyłóż, ale spojrzał, tylko powiedziałem Tominkę, ale ja zbiegłem trzy schodki, a to był chyba drugi, trzeci dzień. Zapałem chłopa za kark, pchnąłem przodem, żeby spać ze schodów i mówię, mistrzu, ostatni raz tak powiedziałeś. Ostatni raz tak powiedziałeś. I od tego dnia... Ale lepszy byłoby, bo jego asystent to był to naprawdę taki wielki chłop miał, z met 99 chyba, duży taki i tak dalej. No ale my tam pracowaliśmy razem na siłowni cały czas, gdzieś tam, no i on później mówi, no to już pani ładnie go potraktowałem i tak dalej, I tutaj mój asystent. No nie, w porządku, ale we dwóch czy sam. No to chodź, a teraz ten przejmy, to jesteśmy kolegami. On to w ogóle jakiś wariat. I tak się robi. To mała rzecz, bo to jest, słuchajcie, to jest nic, to trwało trzy sekundy, później oczywiście mówię, to są, nie, ja nie lubię takich żartów, może to był żart, ale słaby, e, wzięliśmy pod skrzydła Maltańczyków, mega fajni chłopacy, no rzeczywiście, no z niedużego kraju, e, inni wyglądają inaczej jak my, czyli są mniejsi, chudsi i tak dalej, i tak po to, żeby im nie dokuczać, no to ktoś, a to właśnie ten sam gość, trochę ich tam szpilki takie, jak była szpilka, to do Maltańczyków, no i mi ich było szkoda, ja wiem dawać do nas do stołu zawsze z nami do wszystkich stole no i z nami załapał y, bardzo bazę y, Michael z Michaelem bardzo się przyjaźnimy od tamtego czasu i też i był taki stolik Anglicy Polacy Maltańczycy myślę że był jakiś żart od tego dnia na Maltańczykach nigdy ale jak graliśmy i a widziałem że nie umiem grać w piłkę zbytnio to i tak jak wybieraliśmy pierwsi no przecież ja byłem kapitanem jednej drużyny zaczęliśmy w ragby. Ale LRA po tym, jak zobaczył to grę w rugby, stwierdził: To był totalny błąd. Mówi panowie, będziemy grali paletkami, może w badmintona, wy się nie dajecie, wy nie umiecie się bawić. Ale na tym, to, to właśnie cechuje wygranych sportowców. no zawsze, Ja nie umiałem przegrywać. Mm -hmm. I mimo, że wiedziałem, że mam malteńczyków czyli zasować trzy razy dwa, no wyobraź sobie, rugby, gościa 2 metry i Maltańczyka, który ma match 62 i waży, no nie waży po 59 kilo. Nie? No ja mówię: Kurde, przyjdź do nas do Polski, Przecież ja cię zabiorę do zakopanego. Jak cię wsadzę na narty, człowiek będziesz skakał, mówię jak nasz Adam Mały, To jest nasza duma narodowa, mówię, człowieku. Ale to jest fantastyczne i to teraz widzisz. I, I ci ludzie to byli pierwsi ludzie, którzy jak zaczęli, że jestem w finale, to pisali do mnie. Dzisiaj jeden z nich jest szefem, właśnie federacji. I napisał Simon: Musisz nas odwiedzić. Ja, ja opowiedziałem te historie, kiedy ty nas, kurde, ty nas wziąłeś do siebie, do swojej grupy. Ja byłem z Polski, Krzysiek, żeby była jasność. Ja nie sędziowałem Premier League, ja nie sędziowałem serii A. Następne były przecież korwa, 2, to tam był ktoś Core 3, wychował właśnie Denny z Holandii. Inni, tu nie wiem, czy tu robimy, czy nie, nie ma, nie ma znaczenia. I, I te duże, tu z dużych lig, a oni pamiętali Simona. I, I wiesz, i to jest ta odpowiedź do ciebie: jak będziesz miał charakter zwycięzcy i takiego ambitnego gościa, który nieważne, że ci zamkną, zamkną drzwi, przez zawsze można wskoczyć oknem, i, i odwrotnie, to, to u ludzi, którzy ciebie oglądają, którzy z tobą pracują to to jest szacun, to jest dla mnie najważniejsze, bo nie patrz już później, ja nie miałem ksywki, że ani takiego, y y nie mówili o mnie, że Polak, tylko mówili właśnie, że ty, to jest go ten sam, on to jest Gosi. i do dzisiaj tak jest cały czas, że mm. na przykład ludzie chcą z nami usiąść, Czy stolik był najbardziej oblegany teraz w Katarze, w do nas. No, no, już tak, już później tak chodzić mówię, Kwiatuś, weźmy ten duży. No bo widzieliśmy, że do nas dużo osób się dosiada, my jesteśmy weseli, my, my znamy swoją wartość, mega. Nie? My, my tak, ja lubię się żartować, ja znam, ja znam dystans, chociaż za mnie nie żartują za często. Nie wiem dlaczego. Myślę że, znaczy, myślę, że to tak chyba z szacunku. Naprawdę takiego szacunku, że uważam, że jestem niezłym sędzią i mam swoje zdanie, naprawdę, bo nawet tak się ktoś nie zgadza. Cała sala może, a to jest u nas takie bardzo popularne. To kilka razy chłopaki mówili, chyba kwiatuj, że jest tak, że rozmawiają, Szymon zabierze głos i wszyscy już, no to my też, no ja mówię, panowie, no dla mnie też jest czerwona, kto jest za czerwoną, ręka w górę. No i wszyscy ręka w górę, tak? Um, jest coś takiego, no bo szukasz lidera i idziesz za liderem. A u nas na przykład potrafiło być w docha, że rozmawiają, widzę, że już idzie idzie w stronę, że na przykład to nie będzie karne. No i wielu ludzi pyta, mówi, no to co, to dla wszystkich to nie jest karne. Ja mówię, uważam, że dla mnie to jest karne. A dlaczego? A dlatego. No i mówię swoje argumenty. Wielu ludzi mówi, ja też tak uważam. Uważam, że to jest na przykład karne, dlatego że, bo i tak dalej. No i tam ktoś, to panowie, to dla kogo to jest karne? <śla> Cała wszyscy. sala. Cała sala. I to, to jest, um, wtedy właśnie pokazujesz swoje zdanie. Ona czasami może być oczy... Ktoś się może z tobą nie zgadzać. Mhm. I czy to znaczy, że jesteś arogancki? Nie. To znaczy, że masz swoje zdanie. Tego zdania bronisz w pewien sposób. Argumentami, przecież nie siłą. Tam wszyscy się lubimy i nikt nigdy by nie pomyślał, żeby kogoś wiesz coś komuś zrobić, tylko właśnie argumentami, ale jeżeli masz charakter, wiarę w siebie i marzenia, najważniejsze mieć marzenia, bo, bo ci, co nie mają marzeń, to, to są biedni ludzie, to, to trzeba mieć marzenia, trzeba w nie wierzyć i uważam, że naprawdę ten chłopak z Płocka, e, Młokos, taki buńczuczny e, byczek, który miał swoje marzenia, wierzył w nie, szedł za nimi e, i zobaczcie, no, dzisiaj ten medal to jest yy, największy prezent dla mnie. To był prezent na podchoinkę, to był prezent na moje urodziny. Już powiedziałem do małżonki, no, chyba nie oczekujesz niczego na walentynki, bo na walentynki to jest też prezent na walentynki i na Dzień Kobiet. Nie no, wiadomo, to, to zrobiliśmy sobie prezent na całe życie, ale trzeba mieć marzenie, trzeba w nie wierzyć. Nawet jak masz 30 lat, to zapraszam, bo może się okazać, że po dwóch latach jesteś fantastycznym asystentem. I sorry to do boksu, a, a my bierzemy kolegę, który właśnie z Krakowa, który do nas, do nas dzwonił. Także nie ma takiego wieku, który byłby... Zresztą wiecie, jest no age limit. Limit jest zniesiony. Zresztą Mariusz Złotek jest przykładem, że zaczął bardzo późno. To prezes Boniek, to, to jest odkrycie prezesa Bońka i, i, i Zbyszka Przesmyckiego, którzy właśnie znaleźli chłopaka, który grał świetnie w piłkę, czuł to, i się okazało, że potrafił sędziować i, i, i to robił bardzo dobrze. No przecież to Mariusz skończył, nie wiem, pod 200 meczów, czy mo, może się mylę, może coś tam, prze, ale na pewno ponad 150 i, i pokazało, że zaczął w, w późnym wieku. Dlatego ja cały czas namawiam piłkarzy. Mati i Cetnar, do ciebie mówię teraz: nigdy nie jest za późno. Pamiętasz naszą rozmowę, więc mam nadzieję, że dźwigniesz to rękawicę, którą, którą ci rzuciłem. Ale bardzo fajnie, że poruszyłeś się ten temat, bo będzie mi łatwiej zadać następne pytanie. Ja tylko odpowiem krótko. Przede wszystkim bardzo ci dziękuję, kolego z Krakowa, że przyszedłeś wtedy. Do, do restauracji na program pożegnalny Andrzeja Iwana. Oczywiście, że nie prowadzi się łatwo programów, gdy musisz żegnać swoich kolegów czy przyjaciół, i to nie ma dwóch zdań. Jestem w tej dobrej sytuacji, że mogę po prostu kogoś wywołać do odpowiedzi i sobie posiedzieć z boku, i to zawsze jest wtedy łatwiej. Powiedziałeś, że nie ma limitu wieku. Ja wcześniej zgnąłem się kilka razy po tym temacie, ale chciałem przejść do niego konkretnie. Co dalej z twoją karierą? I to jest wielowątkowe pytanie. Po pierwsze, jak długo myślisz, że będziesz sędziował? Po drugie, gdzie będziesz sędziował? Uważam, że sędziowie w całym tym świecie piłki są najbardziej pokrzywdzeni, bo tu wszyscy zmieniają miejsce pracy po to, żeby zarabiać więcej. Trenerzy jeżdżą po świecie, żeby zarabiać więcej, piłkarze to wiadomo, dyrektorzy sportowi, prezesi każdy może sobie zmienić miejsce pracy, kraj, w którym zarabia na stałe. Ty możesz to robić tylko z zaskoku. Pojedziesz do Arabii Saudyjskiej, posędziowałeś dopiero co w Egipcie, ale to są jednorazowe strzały. Nie możesz sędziować na co dzień meczów Premier League czy La ligi, mimo że są tam najlepsi piłkarze. Jesteś zmuszony do tego, żeby sędziować mecze tych polskich zawodników, którzy prezentują poziom półśmieszny. To nie jest fair. Nie, nie no ja, ja, mam, ja mam więcej, e, myślę, do nich e, i, i szacunku, i szacunku do ligi, z której się wywodzę. Bo pamiętajmy, że żeby Szymon mógł sędziować finał, Najmistrza Świata? Dobra, Szymon, ale to jest śmieszna to jest liga. Dobra. To... Wiadomo, że nie ale możesz no teraz powiedzieć, że jest najwię... śmieszna, bo nie No oczywiście, jak porównasz z największymi, to, to jest... Ale to sędziowałeś finał Mistrzostw Świata. Zaraz będziesz sędziował mecz Miedzi-Legnica albo innego klubu, który yy, piłkarzy sprowadza, owszem, z takich krajów jak Argentyna, ale z, wiesz, z 18 ligi. Przed chwilą sędziowałeś Mbappé i Messiemu. Moje pytanie brzmi, czy dzieje się coś w tym kierunku, abyście wy sędziowie podlegali prawom transferowym, niemalże? Czy fajnie by było, bo przyznam szczerze, no toczymy cały czas boje w kolegium sędziów i w pzpn Są ludzie, którzy nie chcą mnie puszczać nigdzie i. I tak po prostu nie, bo nie, tak? I, i, I to jest przykre, bo myślę, że też dużo zrobiłem. Oczywiście no, słyszałem, że, że dużo zawdzięczam polskiej piłce i, i, i tak dalej, ale się zgadzam, ale też uważam, że dużo dałem i, i radości, e, i, i dumy, i, i też mi się tam gdzieś tam coś należy. A, a fajnie jest czasami, uważam, że to jak mnie przygotowały mecze z tych przed paru lat w Arabii Saudyjskiej do sędziowania FIFA Arab Cup w zeszłym roku, to ja ten finał, który dostałem, to w, myślę, 60% dostałem dzięki FIFA Arab Cup. Tam po mm, opinie po tym, po tym turnieju, dla mnie, w ogóle szacunek, który tam zyskałem, był niebotyczny. A to też było dlatego, że zawodnicy, wszyscy zawodnicy z krajów arabskich, bardzo dobrze mnie znali. Ja znałem kulturę, yy, kulturę gry i inną kulturę też, też i życia, zachowania yy, zachowania yy, takie, tych emocji, tych zawodników, tą ich religię, która, która jest zupełnie inna i oni się inaczej zachowują po bramkach, w takich sytuacjach. I to mi bardzo pomogło. Ludzie, ludzie czasami myślą, że oboje jeżdżą po kasę. Jak, jakby myśleli, że ja do Egiptu pojechałem po kasę, to, to szczerze, to hello. No to, to, to są prawie te same pieniądze, co, 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 co w polskiej lidze. Więc to, to, to jest takie gadanie. Teraz swoje stawki nie poszły w górę po mundialu? Nie. nie. Wszyscy sędziowie dostaną teraz ta, taką malutką podwyżkę mm. do bonusu. Do bonusu Zobaczymy, mam nadzieję. Siadamy, mamy usiąść. To mam obiecane od, 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 od prezesa Kuleszy i... i Wiceprezesa Kuli, że, że, że siadamy do grupy roboczej, wzrasta kontrakt klasy, więc też no, uważam, że, że tak, jesteśmy też jedną z drużyn ekstraklasy, kolejnym zespołem, dla którego też należą się, należą się, należy się podwyżka, skoro idzie do ligi, jesteśmy też wystawiani gdzieś tam czasami na, na pierwszy strzał, więc no, zobaczymy. Uważam, że dali słowo, więc, 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 więc będziemy, będziemy rozmawiać. Są rozmowy, są bardzo poważne rozmowy. Nie mogę, nie mogę zdradzić pewnych rzeczy. To, to już mnie kilka razy pytano, ale jest kilka pomysłów. Wiem, że już przed COVID-em pierwszy pomysł był taki, żeby właśnie wprowadzić zawodostwo u sędziów, tak jak jest zawodostwo w polskiej lidze, to tak wprowadzić zawodostwo u europejskich sędziów. No Covid niestety wszystko zatrzymał, ale teraz znowu wszystko zostaje wracając czyli do I zawodowy sędzia UEFA, który może być sędziuje różne ligi. UEFA, który sędziuje różne ligi w Europie, czyli co tydzień inną, tak? Masz Derby Mediolanu, Derby Manchesteru, Grand Derby i tak dalej i tak dalej. No i to by było co? To jest, to jest fajne. Możesz być sędzią zawodowym FIFA, bo, bo FIFA też myśli o czymś mhm. takim. Wtedy jesteś, możesz jechać na derby Casablanki, derby Buenos Aires, derby Mediolanu też, bo UEFA też przecież należy, jeżeli UEFA potrzebuje sędziego, zgłasza się do FIFA, ale tu może być <grystanie> lekki konflikt, bo każdy by... Wiesz, to jednak... Każdy tak? No mhm. Każdy chce mieć tych najlepszych i teraz no, kto dla kogo będzie tym najlepszym, to... E, ale przyznam szczerze, że ja też bym chciał sędziować w Polsce, czyli taki ten wymienny, uważam, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, rynek, no, tak powiedziałeś, transferowy, ale byłby chyba fajny, generalnie, że jeździsz, tylko no, nie jest tak jak teraz, że no, trzeba się prosić, iść, no, umówmy się, ja oczywiście wszystkich szanuję i nie jest tak, że ja, bo Marcin jak pójdzie się teraz prosić, ale idę i, i słyszę, że no nie, bo, bo no bo nie, no, no, no bo nie, bo, bo, bo nie pojedziesz, także no, to, to jest uważam trochę słabe i, i, i tak nie powinno być, bo, bo, bo myślę, że to, to jest z wartością dla wszystkich. Pamiętajmy jedną rzecz, ja jak jeździłem do Wtedy troszkę częściej, dużo częściej, bo teraz to nie jeżdżę w ogóle, to teraz byłem pierwszy raz od, od, od jakiegoś super superbucharu. Bo tak naprawdę w zeszłym roku byłem chyba dwa razy i to tylko na finałach, czyli to takie już mm -hmm. naprawdę uważam prestiżowe mecze i uważam, że jak przychodzi zaproszenie na finał do federacji, to nawet jakby był, nie wiem, z jakiegoś molkę państwa, no to jednak jest to zawsze prestiż. Dla, dla, dla danego kraju proszę mm -hmm. Twojego sędziego, żeby sędziować najważniejszy mecz w danym kraju. E i kiedy, kiedy jeździłem, nie było mnie w Polsce, to wtedy inny sędzia, młody, dostawał szansę, bo tak było. Te, tak też rozmawiałem ze Zbyszkiem Przesnickim wtedy, że też Przesnicki po, podkreślał, mówił, Szymon, kurczę, jak ja siebie daję z zespołem, to daję szansę młodemu zespołowi, który on się bardzo... tak, ty jedziesz, to jest też tak czasami fajnie, masz, no ja już mam prawie 300, to bez, to chyba dwóch, trzech meczów, 350 meczów w Ekstraklasie, czasami fajnie jest zmienić otoczenie, pojechać, wiesz, na inną ligę, zobaczyć inne twarze, innych ludzi, jakby powiem, opowiedział, jak mnie teraz przywitał Egipt albo Sawi jest nieprawdopodobne, to czy ja, ja sam powiedziałem do chłopaków, mówię, panowie, spokojnie, e, oczywiście, tylko to, to teraz też będę miał bardzo dużo, przyjeżdża do mnie telewizja, jedna z, z, z Emiratów, a druga z, z Egiptu, będzie bardzo duży dla ISPN-u, miejscowych wywiad tutaj i no po prostu lądujesz, widzisz ludzi z obrazami, z twoimi zdjęciami e, ja wiem, że jestem sędzią, żeby jasność. Ja cały czas chodzę po ziemi i wiem, że najwa najważniejsi są piłkarze i zawsze byli i, i będą. Ale no, jakbym miał powiedzieć, że nie, no, to jest takie niemiłe, trochę słabe, no, to, no, to bym był jakiś wariat. No, no trudno, żeby no, szacunek... Pi żaden piłkarz w lidze egipskiej miałem technicznego, międzynarodowego sędziego teraz na meczu derbowym. I ja sam powiedział, mówisz, że musisz... A zresztą ci będę mówił, mówi. no ty, ty sam wiesz, ale to jest, wiesz, mecz derbowy, al achli ten i tak dalej będą się na pewno od początku będzie... Po prostu to było jak dla mnie, jak mecz młodzieżowych, jakichś tam mm -hmm. y, drużyn. Zawodnicy kłaniali mi się prawie jak w Japonii. Mówię mm -hmm. szczerze i to mówię z szacunkiem. Broń Boże, się ani nie śmieję, ani bo, bo ja siedzisz wewnątrz. Kiedy sędzia ma łatwo, to się cieszę, no bo tak sobie myślisz, kurczę fajnie, nie masz kontrowersji, nie masz, jedyne gdzie było to zawodnik tak miał rękę, i dostał tu w rękę i tego zapytał, my friend tu, a stałem za nim on. Did you see no widziałeś to, Ja wiem, panowie, no ja to widzę takie rzeczy. I on koniec. W ogóle i ten techniczny tak do mnie pomyczył, mówi, Wow, Simon, ale fajnie, ja mówię, ale co, co ci się podobało? Co chcesz zapytać? Pytaj śmiało, bo no i się tak teraz mam wrażenie, że się mnie boją, wstydzą, nie wiem. Mm. I on mówi: No wiesz to, jak ty rozmawiałeś, no bo po angielsku rozmawialiśmy, więc słyszał to, jak rozmawiałem. To też tak jest, zawsze jest fajny bonus dla tych zawodników. Federacje się bardzo cieszą wtedy, bo oni to, to jest też forma szkolenia i dla, dla, mm. dla ich sędziów. Ja mówię, wiesz, bo jak ja wychodzę na ten mecz, to w pierwszej minucie już słyszę, jakie ja jestem zły, co ja źle robię. A przecież pierwsza minuta ja na razie rzeczy gwiznam na rozpoczęcie meczu. No i to pokazuje, jak wiesz, jak ogromnym szacunkiem dzisiaj, teraz byłem w Saudi, no, mecz topowy. Al-Shabaab, al, al Tichat Grzesiu Krychowia grał akurat w Al-Shabaab i, i druga z trzecią, tylko dlatego, że miał mecz mniej jak Al-Nasr. Ktoś sobie myśli, ja tego tak rozmawiałem z Grześkiem. Teraz po, po meczu przyszedł do mnie, porozmawialiśmy sobie i mówi: Kurde, ludzie myślą sobie, że pojechał do Saudi, grają na pastwiskach. Proponuję pojechać z kamerą, zobaczyć stadiony w Saudi. Proponuję pojechać, zobaczyć te czołowe drużyny. Oczywiście, no to jest jak w Lidze. Jest dwa, tam 18 czy 20 zespołów, pierwsze sześć. To jest przepaść. To po prostu no, u nas nie mieliby co robić. No ale oczywiście też zdaję sobie sprawę, biegają ludzie po 15 dolarów netto, milionów oczywiście, bo jasność się rocznie i tak dalej, a są, są gwiazdy, które zabierają jeszcze więcej. Kosmos. No, no, to jak grają, to ten mecz, szybkość i tak dalej, to, to naprawdę jedziesz i sędziujesz kawał zawodów. To są zawody lepsze, jak czasami niektórych drużyn w Lidze Mistrzów. Mm -hmm. tak, także wiesz, jedziesz i to jest dla sędziego Marciniaka dzisiaj, to jest też fajnie, bo rozumiesz, potrzebujesz nowych bodźców. Bodźców, takich, które ci rozwijają, bo ja cały czas teraz chcę zostać na topie, to ja nie zamierzam zejść z topu i czy to będzie mieć, gdzie będzie część. ciężej się skoncentrować, no, ale przecież ja nie, nie będę teraz udawał kogoś, kim nie jestem i mówił nieprawdę, bo ja zawsze mówię, co myślę i, i nie jesteś w stanie skoncentrować się tak, jak na finale Ligi Mistrzów, albo tak, jak na finale Mistrzostw Świata, tak, ale, ale musisz... Możesz poczuć nie. taką nutkę niesprawiedliwości w momencie, gdy będziesz sędziowa tu mieć i będziesz widział, że tego samego dnia jest, jest mecz Real Barcelona i pomyślisz sobie Kurczę, dlaczego w tym całym ekosystemie piłkarskim ja jestem akurat e, na uboczu, jestem zmuszany do tego, żeby sędziować takie mecze, a nie takie mecze? A gdyby. A ci piłkarze z Miedzi Legnica mają szansę zagrać meczu Real Barca. Starczy, że się nauczył grać piłkę. Yy, nauczyłem się już będąc sędzią. Niestety to jest taka grupa yy, społeczna i zawodowa, że nas nigdy nikt o nic nie pyta. My zawsze wszystko było, decyzje są zawsze poza nami. My dostajemy final decision i, i tak naprawdę, czy ona ci się podoba, czy nie, to się jak czapka. Przecież jesteś sędzią. Albo usłyszysz, mm. że nie musisz sędziować. Nie każdy musi być sędzią. Okej, okay, no, ja, ja kilka rzeczy już widziałem w życiu, kilka słyszałem, kilka widziałem na żywo. E, jakieś napiszę naprawdę mega książkę, ale to będzie bestseller. Y, be, to będzie bestseller na 100%. E, to jest niesprawiedliwe, ja sobie z... ale ja się nauczyłem naprawdę przez te lata, przez te lata tego sędziowania z boku i takiego właśnie nikt cię nie pytał. To teraz tak dopiero troszeczkę z sędziami się rozmawia. Pamiętasz, jak długo sędziowie to była taka zamknięta grupa, nie? Mm. gdzieś do wywiadu, ale gdzie sędzia do wywiadu jeszcze powie jakąś głupota albo coś, po co go, po co go wołać? I. To też pewnie powodowało u ludzi taką myśl, co to jest za jakaś grupa, jakaś kasta. No przecież to ani nie wyjdzie. No, ale taka to była grupa. Ale się nie wytłumaczy. I, i fajnie, że dzisiaj czasami sędziowie, ja pamiętam taki był mecz Lechia, chyba Stalmielec, wyszedł młody sędzia, chyba wtedy był Paweł Malec, wyszedł, wytłumaczył, dlaczego tak zrobił. Troszeczkę technicznie źle, ale finalnie dobrze. Y dlaczego tam cofnęli tą decyzję. I, i super, bo ludzie powiedzieli... No ale dobrze, ale wyszedł, powiedział, no i szacun. No i dlaczego nie? Także. Im więcej będzie się przed kamerami, tym lepiej dla was. Sędziowie rzadko kiedy przegrywają y, poprzez to, że się pojawiają w jakimś programie i tłumaczą swoje decyzje. To, to... W 90% to są to prawda. To są ale dla tu melodia tak. przyszłości. To to tak zamykając, myślę, że to jest melodia być może nawet najbliższej przyszłości. Tylko tak jak powiedziałem, nauczyłem się, że nie mam na to najmniejszego wpływu. Jestem spokojny, bo jeżeli taka będzie decyzja, to jak najbardziej uważam, że. Nawet rozmawiałem niedawno z prezesem Kuleszą, myślę, że to będzie naprawdę powód do dumy dla, dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, jeżeli by e, moja bardzo skromna osoba e, by poszła na jakiś kontrakt gdzieś do jakiejś dużej ligi e, albo, albo został zawodowym sędzią na przykład UEFA e, czy, czy FIFA, no to byłaby to fantastyczne wydarzenie. Myślę, że też e, PZPR mógłby być z tego dumny. Mhm. Odbierzmy telefon. Halo? E, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. E, tutaj Ania tu z Poznania. Cześć, cześć. Ja, mam takie py... cześć, cześć. ja mam takie pytanie odnośnie to, co zauważyłam na tych mistrzostwach, odnośnie pań sędziów. Był taki mecz chyba Kostaryka Niemcy, gdzie sędziowała pani, niestety nie pamiętam jak się pani nazywała. I był taki moment, gdzieś tam zagwizdała pod bramką jakaś taka sprzeczka, była nie wiem czy był jakaś kartka. No i próbowała przywołać jakby do porządku tych graczy, nie wiem czy to z czy z Kostaryki. No i zagwizdała jeden, drugi, trzeci, chyba cztery raz zagwizdała, i w końcu do niej jakiś tam podszedł gracz, który coś tam przywinął. I ja miałam takie wrażenie, że oni po prostu ją totalnie olali. I wiem, że to są duże emocje, mecz, jakieś tam punkty, dosyć ważne, ale to takie było, no gadaj sobie kobieto, a my robimy swoje. I to moje pytanie o to, jak gracze, może jak też sędziowie postrzegają te kobiety w tym, w tym sporcie, bo w tym momencie, jak ja widziałam tym. Właśnie to zajście, to już myślałam o, jeszcze długa droga, zanim ten taki gracz, jakby na równi, będzie miał respekt do tej kobiety sędziego, a do tego no, mężczyzny sędziego. To jest pierwsza sprawa. A druga chciałabym jeszcze pozwolić mojego męża Mariusza, który ma dzisiaj urodziny. Dołączamy. dołączamy się, absolutnie dołączamy się do życzeń, Mariusz, wszystkiego najlepszego. Co do pytania, Aniu, fajnie, fajnie, że, że, że kobieta się dodzwoniła. Nie zgadzam się. Wiesz, dlaczego nie zgadzam się, bo oglądałem wielu sędziów i pewnie ty też oglądałaś mi mistrzostwa, i też wielu sędziów mówiło do, do, do piłkarzy i totalnie ich olewali. Niektórzy dawali dużo kartek i też ich olewali. Także tu nie patrzyłbym na płeć. Czasami tak jest, że oni są w takich emocjach, że jest totalny, totalna zlewka, ale to nie wynika z tego, że zlewał dlatego, że to była kobieta czy mężczyzna. Po prostu nie chcą. To, to, co powiedziałem wcześniej rozmawiając z Krzyśkiem, że oni czasami nie potrzebują w ogóle nawet rozmów. Ty, ja, my, to my robimy czasami błąd, bo chcemy na siłę coś powiedzieć. Oczywiście czasami musimy, bo musisz zwrócić uwagę, a oni, a oni gdzieś tam nie słuchają, aczkolwiek te panie, to tu były to naprawdę maksymalna selekcja. Takie koniny do biegania, że to jest nieprawdopodobne, to, to żeby było jasność, to żadna obraza, to ja sam mam ksywkę koń. Także wszystko, wszystko jest ok pod kontrolą. To jak one biegają. Klacze. To jest, to jest nieprawdopodobne, no słuchajcie no Tak, tak dobrze przygotowane fizycznie Miały lepsze bo Ona się nazywa Stefani co Ta sędzi, sędzia, która sędziowała e, Ten mecz na środku Ale wszystkie i ta, ta Karen z Meksyku asystentko, to liściu zawsze się śmiało Bo liściu, asystenci biegają W jednej grupie biegali i liściu był często za nią I mówi, ja pierdziele ty Ja tak nigdy nie biegłem! mówi, ona trawę wyrywa naprawdę jak szła do sprintu ale tyle no ja pierdzielę, to coś niesamowitego. Także e, panie, panie wbijają się mocno e, drzwiami i oknami, ale, ale to nie jest tak, to nie jest nic za darmo. One fizycznie nie odstępują, zresztą nie sędziowałoby, gdyby nie zaliczały e, tych naszych męskich, fizycznych e, testów. I jak widać, bo zresztą Sztefani ten mecz posędziowała bardzo dobrze. E, tam nie było żadnych, e, żadnych uwag, żadnych pretensji e, po tym meczu. A takie, takie rzeczy to, to zdarzają się i nam. Sędziom, facetom, że wiesz, mówisz coś do kogoś, ktoś cię zlewa, albo szczególnie gdzieś tam ci Latynosi gdzieś tam machają rękoma i mnie to tak irytuje, że ja to od razu yy, ruszam, ale że ale sędziów w ogóle to zostawia, bo wie, że to jest taka kultura. Włosi gdzieś tam chodzą, machają, gdzieś tam. No i będziesz chodził cały czas ze wszystkimi rozmawiał, to czasami lepiej to, to, to zostawić. Także bronimy panie całkowicie tutaj w tym, w tym programie. To nie wina to i naprawdę w wielu meczach widziałem dużo gorsze zachowanie do, do moich kolegów. Po fachu. A propos panie, ale trochę innych. Bo wcześniej powiedziałeś, że gdyby nie to, że masz żonę, to po tym turnieju byś miał dużo propozycji, e, różnych spotkań. I tak sobie pomyślałem, jakie złote czasy musi przeżywać ten gość, który się za ciebie podszywa na Instagramie. <grymiany> <grymiany> nawet tego nie śle. Wiem, że tam sprawa, sprawa gdzieś tam jest, bo to ktoś to złożył, zresztą. Jeden z naszych kolegów dziennikarzy miał niemiłą przygodę umówił się ze mną, to, 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 to mówiłem chyba tobie, jak zadzwonił do mnie, mówię, za ile wychodzisz na, na ten wywiad. Ja mówię, Ale i tak sobie mówię, leżałem, leżałem z żoną w łóżku, mówię dziewiąta rano, mówię, jaki wywiad? Mówię, I tak zacząłem, mówię, no niedługo. Mówię, no dobra, to ja czekam pod tym Hiltonem. Ja mnie wypuszcza, wariat. Ja mówię, nie, zaraz raz na leczniczkę". Mówię, nie, no, Szymam, na poważnie, za ile wyjdziesz? Ja mówię, Ale gdzie mam wyjść? Mówi, no stoję pod Hiltonem. I ja mówię, ty, no ja to jestem u siebie w domu. No, mówię, no i wreszcie się dzwonił, Mówiłem, ty, bo to chyba te żarty wychodzą trochę już poza granicę takiej normalności. Albo jaż za bardzo, albo, albo on. No i wreszcie wiesz, no i mi powiedział, że kurde, ty ja od trzech miesięcy z tobą piszę. Ja mówię, to ciekawe, bo jeszcze ani razu nie odpisałem. No i tak doszliśmy, że wiesz, jakiś wariat. No i, no i dobrze, że tam to zostało złożone i gdzieś tam. Nie wiem nie, nie wiem teraz nawet jak sprawa wygląda, bo teraz mniej więcej nie było, jak byłem. Ja założyłem też oficjalne, oficjalne konto, tak, żeby. E, Jakie odróżnić? To, które ma mniej fanów, jest twoim prawdziwym, zgaduję. Nie, nie, to, to które jest podłoga Szymon Marciniak podłoga, to, to, to jestem ja, tam jest takie moje zdjęcie. Gdzieś tam w tle w tle konfetti. Czekaj, jest Bardzo prosto, on no od razu się od razu się rzuca. To prowadzi mój człowiek. Szymon Marciniak. W tak. każdym razie tam ta historia nie jest do końca wesoła. No masz po prostu Nie jest. Nie, no, taka nieprzyjemna jest. Tak, tak. To, 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 to mniej dla mnie, bo ja takie rzeczy to tak jak powiedziałem wcześniej ulewałem i, i, i Ale no, później wiadomo jak tam zaczął rzucać zdjęcia jakieś z mojej rodziny. To jest swoje prawdziwe? Tak. To, to, to jest to oficjalne podłoga Szymon Marciniak podłoga i, i, i e... I tylko tego, tego, tego tak naprawdę używam. Jest tam jeszcze jakieś tam prywatne, ale to, to już używam mniej. I no wiesz, to są już chore rzeczy. No go, gości wyciąga jakieś tam e, od mojej małżonki, bo ja nie wrzucam zdjęć, ale, ale małżonka wrzuca zdjęcie gdzieś tam z rodziną i ktoś tam wyjmował. Dlatego no, już tacy ludzie robią się troszeczkę niebezpieczni i, i, i można się za to rzeczywiście wziąć. Mhm. Wziąć. Wziąć. E, tak jest. E, poproszę o pytanie kolejne. Chwila, jakiś... E... Jakieś mikro problemiki zaraz będzie. Tak? Kto jest z nami? Dzień dobry, Mateusz Gdańska. Dzień dobry, cześć Mateusz. Gratulacje Przemon za finał Mistrzostw Świata. Patronek to dla ciebie. Dziękuję. Dwa pytania dla ciebie. O pierwsze pytanie o mecz Lechia Legia w 2019 roku. 3-0. Jak było jeden trzy dla Legii. Który sędzia tak powiedzieć, było więcej ręków, ręków na rąk, rąk. Rąk na polu karnym. Ręków też dobre. Ale mm. poczekaj, poczekaj. Był taki mecz Lechia-Legia, ale to Lechia wygrała. Czy tu chyba chodzi znowu o tą rękę Andrzejczyka? A... No tak, nie, no, tak, tak, nie tylko. to nie ja karny, który yy, 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 sobie chrzelił kamkę jako po do dodnął ręki, a sędzia nie, nie, nie reagował. A to był inny sędzia, zdaje się, że a. sędzia Stefański. Nie ma sensu dzisiaj poruszać tego tematu. Tak, ale no, no, o co no, chciałeś zapytać? O. Czekaj. O. O, o terenie. Czy miałeś wszystkie oferty Premier li League Ligi Angielskiej? Dobra, dziękuję. My, czy miałeś ofertę z Ligi Angielskiej? Padło pytanie. Eee, no kurczę. Bo jak ja, to jest, ja że ci ciągle jeździsz powiem. do takich lig? Y drugorzędnych Jednak e, mimo wszystko. No powiem Wam szczerze, że. Bo jeździsz, ale czy są oferty Ale uważasz, czołowy? że mecz y, tych czołowych, teraz wyobraź sobie mecz Al-Nasir Hilala. Ko ale co, co Ci powiem? Kosmos mecz, kosmos. Spoko. Tam będzie 66 tysięcy ludzi, 100%. A wyobraź sobie Barcelona Real. Biega... Manchester, Manchester City. Okej, okay. a no sobie wyobraź nikomu nie ubliżając, no nie wiem, nawet Liverpool, Brentford. Uważasz, że mm -hmm. to jest większy mecz? Tak. To ja ci... No nie, nie. To ja, to ja, to nie oglądaliście Ligi Arabskiej czołowych druży. Drużyn. Mało no. tego, że nie oglądałem, nawet nie mam zamiaru. No i brawo. <laughs> <laughs> ale niedługo pewnie będziesz musiał, bo wszędzie będzie pokazywana no ze względu tak. na to, nie, nie, ale się ja Odpowiedz Wizowi, dostałeś kiedyś ofertę z Ligi Angielskiej? Nie, by. nie mogę jednej rzeczy powiedzieć, ale toczę jedną rozmowę z nowym szefem, z nowym szefem Ligi Angielskiej. Zobaczymy, co się co, 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 co Czyli jest, rodzajcie. to możliwe. Ja uważam, że wszystko w życiu jest możliwe. Oczywiście, że te najsilniejsze ligi to jest moje teraz personalna, moja personalna opinia, moje zdanie. E, czyli te największe: Anglia, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja, oni nigdy nie zapożyczali sędziów, nigdy w historii. To oni jeździli na zaproszenia mm. innych sędziów. Uważam, że oni chyba tak uważają, że mógłby to być jakiś policzek, mm. e, że teraz oni sędziowie, którzy zawsze mieli takich sędziów i teraz muszą się posiłkować, aczkolwiek. To, że dzisiaj te właśnie silne federacje z, zaczynają takie rozmowy yy, i wspólnie z UEFA i tak dalej, myślę, że to jest też chyba dla nich troszeczkę łatwiej, że to właśnie UEFA da twarz i to UEFA rozmawia, UEFA będzie tym podmiotem, który będzie prowadził te rozmowy, a nie właśnie któraś z federacji, bo to panowie, no, wprowadza UEFA zawodowstwo na przykład no i co jakiś czas przyjdzie do nas sędzie na ciężkie zawody PSŻO Olympik super, albo PSG, Olympik Marsylia, gdzie jest wojna i wiadomo, że. Super. To nie oni, to nie Francja prosi na przykład, tylko to robi UEFA. I uważam, że to, to może być kapitalne rozwiązanie, bo ja, ja to rozumiem. No, stawiam się w ich, yy, w ich pozycji. No i nigdy takich rzeczy nie było. To, to raczej właśnie odwrotnie. To ich sędziowie byli zapraszani wszędzie mhm. jako ta, ta śmietanka sędziowania. Mhm. E, a propos Ligi Angielskiej, to ostatnie już dzisiaj lokowanko e, reklamowe. To znaczy sponsorem tego programu także jest firma Fuchsia.pl. I jutro jest mecz... E, Derbowy Manchesteru, City z United. Tak, bo ja mam jutro no lecę. Zobaczymy Cię nagle na to na powiedzieć. Tak, tak. A, tak. będzie karny, bo będę obstawiał. A nie wiem, ja tak. <laughs> nie, słuchaj, żartuję. E, chciałem tylko powiedzieć, że każdy, kto postawi zakład na ten mecz za minimum 50 zł, dostanie 100 zł free bet bez względu na to, czy tamten zakład będzie trafiony, e, czy nie. E, więc szczegóły macie na dole w linku pod filmikiem. I teraz dopytuję dalej. Czy e, Arabia Saudyjska to jest teraz kraj, który będzie chciał cię mieć za wszelką cenę jak najczęściej i będzie windował stawki do niebotycznego poziomu? Czy też tam też masz stałą stawkę? Nie, nie ale to, to, to wcale, to nie jest tak, że jedziesz i tam masz jakieś niebotyczne stawki. To, to, to absolutnie nie. Ja pamiętam, kiedy się rozmawiałem z Howardem i Howard uważał też... World nie, to, Web. Web, tak, jak skończył, skończył karierę sędziowską, to parę razy tam pojechał do Saudi i tak uznał, że rozpoczęcie później tej takiej kariery posędziowskiej... Fajnie było, no, dostał właśnie już propozycję, bo on jeżdżąc, sędziując, już były rozmowy, bo mhm. tam tak się rzeczywiście odbywa. Jak już przyjeżdżasz mhm. i ciebie lubią, nie ukrywam, że mnie tam bardzo lubią i bardzo szanują, to już są rozmowy, co uważasz, co mogło być za dwa-trzy lata. I tak było z Howardem, tak samo. I Howard powiedział, że to było kapitalne miejsce, żeby rozpocząć. Nie możesz nagle skończyć i zostać na przykład szefem UEFA. nie możesz skończyć, zostać szefem Premier League, czy, czy nawet szefem, szefem polskiego PZPN-u i tak dalej. Uważam, że to jest, to jest świetna ścieżka. Gdzieś musisz gdzieś zacząć w jakichś federacjach troszkę mniejszych, innych i ja wiele te kierunki, uważam, że coś, coś może być na rzeczy, później już są jakieś tam rozmowy, co może być za dwa, trzy lata, cztery. Dopóki ja będę miał radość sędziowania kocham, to naprawdę uwielbiam to. Bo nie odpowiedziałeś na pytanie, jak długo chcesz to robić? Masz początek mój pomysł był pomysł i taki cel do pięćdziesiątki. Bo po pierwsze uważałem też, że jeżeli będę cały czas tak się prowadził, jak prowadzę, to fizycznie bez problemu. Do pięćdziesiątki, po drugie, to spowoduje, bo widzę wielu moich kolegów, którzy skończyli w wieku 44, 5-6. Wygląda troszkę inaczej teraz po roku na przykład y, y, nietrenowania i niesędziowania. Tego bym nie chciał, chociaż ja, jak znam siebie, zawsze bym mm. chciał dobrze wyglądać, więc, więc to raczej oczywiście można coś przybrać, można coś przymasować, przymasować wreszcie lekko. Nikt nie będzie na mnie krzyczał, że za dużo, za, <grym> za szeroko i tak dalej. Zawsze na mnie krzyczą. Y, I to w... To, to wtedy skończę, ale chciałbym 50, to jest taka liczba. Uważam, że gdzieś realne jest 47-8 zakończyć karierę międzynarodowo, bo też uważam, za długo to też nie jest dobrze, żeby nie stracić tego, co osiągnąłeś, bo mhm. jak zobaczę, że coś już tam gdzieś nie dobiegam i jest to bez sensu, to, to lepiej skończyć 44, podać rękę, mhm. zejść ze sceny i, i, i to jest okej okay, dalej, i dalej sędziować, sędziować gdzieś indziej, bo. To nie jest tylko Arabia jest tych zaproszeń jest dużo więcej. Aż zatarłeś Nie, A tak zatarłem, bo ja strasznie lubię tych ludzi i widzę, że naprawdę oni mnie lubią. A teraz teraz jest fajniejsze. Ale twoje latanie do Arabii było odbierane w Polsce jako troszeczkę takie, wiesz, niepoważne, no ale teraz będzie grał tam Cristiano Ronaldo. To będzie jednak odbierane trochę poważniej. No to, to, nie, to nie jest tylko Cristiano tam jest, tam jest wiesz, teraz sędziowałem i, i Banega biegał, wiesz, z Krychowiakiem w środku, Cino na boku, Franco naprawdę no to, co grali i środek co, co, nie, na Krycha zasługa. grał, to musiał być wielki futbol o nie, zaskocze zaskoczę, grał, grał naprawdę o, nie e... mógłbym się napatrzeć aż z, 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 zrobiłeś mi smaka, żeby polecieć nie. i obejrzeć jak Krychowiak tam grał, obejrzyj sobie mecz jak będzie niedługo, ale Nastyr Szabapo to mecz było warto, okay. warto obejrzeć Zresztą w ogóle teraz tam telewizje biją e, dobijają się drzwiami i oknami, żeby, żeby móc pokazywać e, tą ligę, co, co jest oczywiście zrozumiałe. Zobaczymy to. Ja, ja zawsze mówię, to możesz sobie robić plany, możesz mieć ambicje. Tam, gdzie cię chcą, tam jedziesz. I tam, gdzie możesz, bo oczywiście, tak jak mówimy, to dobrze podkreśliłeś, no są takie zasady, jakie są i, i na chwilę obecną ci najsilniejsi nie mają żadnych wymian, przynajmniej do, do nich, bo ci mhm. sędziowie od nich z krajów jeżdżą, tak? Czy, czy to z Hiszpanii, z Włoch, też jeżdżą teraz. był Przede mną był dosłownie dwa dni Daniel Orsato na meczu właśnie mhm. e, i Hila, ale też te topowe, topowe drużyny z pierwszej, z pierwszej trójki, więc... Zobaczymy, zobaczymy jak to się rozwinie, tylko propozycje, a, dobra, to... No, no no, 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 mów, co, co, co jeszcze z tymi propozycjami? Jakie jeszcze mam pytanie? Nie, powiedz. no powiedz, bo nie dokończyłeś jakiegoś... Nie, postu. no, też nie będę, nie będę ukrywał, że, 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 że już zaczęły się propozycje z, z telewizji, więc to też może być tak, że to może wcale nie być nic związanego z szefowaniem mhm. s, z sędziów albo szefowaniem jakiejś tam federacji, o czym, o czym gdzieś już tam się, gdzieś się rozmawia. Szczególnie w tych innych federacjach a, a być może to być telewizja To Dlatego ja mówię, to nie zamykam się totalnie I tak z, zbytnio się też nie otwieram Bo nie ma się czym podniecać, jeżeli nie mam na to wpływu Jeżeli przyjdzie propozycja, rozważę Zapytam też rodziny, bo na pewno już jesteśmy W takim okresie, że trzeba, trzeba Podjąć wspólnie decyzję i zobaczymy, co zrobimy Ostatni telefon dzisiaj Kto się do nas zadzwonił? Halo? Dzień dobry, Adam Dzień dobry. Adam cześć, cześć. Ja mam pytanie Adam Szkielc Cześć, ja mam pytanie do pana Szymona o Paulo Dybale, bo pan tam mówił, że, że on mówi po polsku, więc moje pytanie jest, czy mówi lepiej po polsku niż Mety Cash? I też pan mówi, że tam on wskoczył w którymś momencie z radości po finale na pana i... W którym to było momencie? Bo chyba nie tam od razu po karnym? Nie, 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 nie. I mhm. jeszcze mam pytanie, jak pan, z pana perspektywy ten karny jego wyglądał? Ten Dybali, nie? No bo on tak strzelił, że... Szczerze, no fatalnie, że... fatalnie, fatalnie wydaje mi się, że strzelił tak znaczy, prawda. Jeżeli fatalnie wpadło, to ja też mógłbym tak strzelać fatalnie karnie, no ale, ale miał, miał, miał nie, dużo nie, szczęścia. Nie, nie jestem tak fatalnie, no ale. No. Ryzykownie. Użyłbym słowa bardzo ryzykownie. Tak, Uderzył tak, w tak. środek, po prostu tam. ugolorys miał straszne pretensje do siebie samego, hmm. że, bo one tak to tak walił w ziemię ze złości, bo on czuł to, co Adam mówisz, że no po prostu obrona tego karnego to były centymetry. Zostawił te nogi, ale za mało hmm. zostawił. Zresztą jak dybala strzelił, to też tak. Tak wyskoczył, bo już bał się, że zahaczy te nogi, ale jak opadło, no to oczywiście dopiero radość. To przygotowanie ceremonii trwało około 20-25 minut, dość długo, naprawdę długo to jeszcze czuliśmy się wyjątkowo niekomfortowo. Kiedy oni biegali po tej naszej stronie, to oczywiście na początku to nie wszyscy euforia sami ze sobą. Później zorientowali się, że my już jesteśmy prowadzeni dość blisko i ja stałem tyłem i on tak od tyłu mnie tutaj tak złapał, skoczył tak trochę na mnie i był z flagą, już chyba nawet bez koszulki, z tego co pamiętam. No i tak wskoczył i tam nie, nie, to nie jest taka mowa, nie możemy to nie możemy się tak komunikować, że wiesz, możemy rozmawiać sobie, mhm. tak jak my teraz rozmawiamy to jest kilka słów, no i tam e, krzyczał, że jak to zwykle, dzień dobry, dzień dobry, tam te pierogi jak zwykle gdzieś tam wyskoczyły pomiędzy, ale on dobrze mówi po angielsku, także e, zamieniliśmy kilka słów po angielsku, ale wiecie, to jest taka rozmowa, że tu do kogoś coś mówisz, z boku ktoś coś tam krzyczy, ci pozostali, o tamendi nagle nabiegł, też zaczął coś się drzeć, zbiliśmy piątkę, ale nie do mnie, tylko do siebie, więc to jest takie pojedyncze słowa, do, do, są do sędziego powiedziane, do mnie akurat, a... Do pozostałych jakaś euforia, radość. Cały czas jakieś. bo tam cały czas jakaś piosenka się przewijała. Ona cały czas. czas kibice, kibice to śpiewali. Najlepsze jest to, że. słuchajcie. Z dwie godziny już po, no bo y, po meczu wjechali, wjechali do nas do szatni to już opowiadaliśmy y, Pierluigi, ba, Busaka, wjechały szampany, wiesz, celebracja i tak dalej. Mówię, panowie, po, poczekajcie, sekundę, ja potrzebuję da się trzech, pięciu minut, ręcznik na głowę. Byłem tak zmęczony mentalnie, mówię, wybuchnie mi głowa, naprawdę wybuchnie mi głowa. No ale oni nie, sławią, co ty gadasz, dawaj tu, gdzieś. No i tam pierwsi właśnie zapytali, Zibi dzwonił? Ja wiem, nie, no jak dla mnie? No, my nie dzwonimy do siebie, tak żeby. Nie no dałem, dzwoń tutaj do niego. Ja mówię. Ale panowie, no ja, ja nie wiem, na no telefon, dzwoń tu, no i ja wykręciłem do prezesa y, numery, mówię, cześć się tam on i z powiedział właśnie prezes Boniek, że, mój Szymon, tam zaśmiał się, mówi, jestem na żywo w telewizji, ja do nich mówię, panowie, jest na żywo, no ale to już nie było, wyrwali mi ten telefon, ja wtedy rzeczywiście mogłem, to był chwilę usiadłem sobie, no bo oni stali, oni, oni stali, no i rozmawiali bardzo mi. Oczywiście tam było dużo przesadzone, no tam też ja zawsze mówię, nie demonizujmy, udało się super, ale, 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 no, 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 no prezes to wiadomo, był mega, mega wielki piłkarz. E, e, chociaż nie, w finale chyba nie grał. Nie? No, na pewno nawet. Żartuję oczywiście, się pozdrawiamy. E, mega fajne, mega miłe, bo to takie było sympatyczne, ale pojechaliśmy, słuchajcie, pod celebracja, mieliśmy afterparty zrobione. Tam ci sędziowie, którzy... Pozostali z nami, czekali już nas w restauracji, mega owacja na przywitanie nas tam, zdjęcie ze mnie tej koszulki, bo ona od razu, ta koszulka, w której sędziowaliśmy, dostaliśmy trzy na finał i jedna od razu szła do, do FIFA Muzeum, tak zawsze się dzieje, to już jest taki standard. No i dojechali do nas wszyscy, dojechał e, prezydent Gianni Infantino, e, dojechało wiele osób, przemówienia, wjechał tor, takie boisko, ja jakaś tam przemowa. Cudowne słowa w moją, w moją stronę. Wszystkich, naprawdę, wszyscy byli tak dumni, cieszyli się, że ten ostatni mecz, ten najważniejszy, poszedł tak jak poszedł. I nagle po tych dwóch godzinach ktoś tam dzwonił i mówi: Panowie, nie uwierzycie. No tam z 2,5 godziny. No i na filmiku, i włączyli stadion. 28 tysięcy Argentyńczyków wciąż na stadionie. Muzyka, bo już oczywiście ich muzyka tylko leciała. Tańczyli, śpiewali. No coś niesamowitego. No to po prostu dla takich chwil warto żyć. I my tak mówimy panowie, możemy z tego After afterparty tam wrócimy, ale wiem, gdzie nas zobaczą. Po tym, jak to... widziałeś filmiki z Argentyny, to pewnie sobie pomyślałeś, nie, to, to dobrze, kosmos. że tak się skończył ten finał. To jest kosmos, nie? to, 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 to. Gdzieś tam ktoś mi i to y, ta telewizja chyba z Egiptu, bo tam gdzieś część pytań dostałem i właśnie wysłali mi, że Francuzi wysłali jakąś petycję o powtórzenie meczu 200 tysięcy i tam zbierali to petycję, nie wiem, trzy tygodnie. No trzy, nie, dwa. Mhm. Argentyna w 12 godzin zrobili 880 tysięcy na to, żeby w ogóle, że rewelacyjne sędziowanie nie ma w ogóle mowy i tak dalej, i tak dalej. Także no to to, no to są zabawy, na które musisz jako sędzia, jako poważny gość. No nie, brać tego w ogóle do siebie, to trzeba puszczać mi mimochodem, znać to co powiedziałeś, to, to nie być zbyt skromny, nie być arogancki, znać swoją pewność siebie, wiedzieć jaką pracę zrobiłeś, że to był bardzo dobry mecz. Mało no, mi oczywiście trzeba było puścić korzyść na komanie, dopiero dać kartkę. Ja się wystraszyłem, bo to taka sytuacja, że ten akuniak wjechał takim tym ślizgiem, już naprawdę jadłem, to jest kartka za SPA, czyli przerwanie korzystnej akcji, stoping pierwszej misinka, tak, ale... Ale samo wejście było nie, mega nieładne. Takie, że naprawdę jak koman zaczął się zrywać, to ja sobie pomyślałem, kurde, on się zerwie, odwróci i mu od razu wypal, Bo to taki trochę chamski faul generalnie. Nie? Mm. I, I często tak jest, że zawodnik, który na przykład kogoś długo trzyma, trzyma, trzyma. Ja jako sędzia, e, ko dam korzyść, 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 puszczasz rękę, korzyść, a ten, co jest trzymany, wreszcie mówi przy ile może mnie trzymać? I łup! No i co? Ten, co trzymał żółta, ten, co oddał czerwona, i mm -hmm. przeszło mi przez myśl. Że ten koman może się zrywa, żeby mu oddać, a ten koman też tak nie przemyślałem, bo to no, no, na moment chcesz... No i... To, to już jest taki niby mały błąd, ale błąd. I który spojrzałem i sam do siebie, ja sam, często z sobą gadam na meczu i od razu było: Oj, Szymonko, Szymonku, trzeba było puścić korzyść. I, I tam zaraz kwiatuś. no ale wiesz, ta piłka daleko leciała, byli Argentyńczycy. Nie wiadomo, kto by przejął, wie, kwiatuś. Przestań, mówię, trzeba było dać korzyść. I, no, to, i, I to czuję. Oczywiście, jak później oglądasz, to czujesz, jeszcze, że, że było coś, co mogli mm -hmm. zrobić troszkę lepiej. I, i szkoda, ale, ale tak jak powiedziałem, umówmy się, no takie błędy wziąłbym pewnie w każdym meczu, wiedząc, jaki będzie odbiór tego meczu finalu. Ostatni wątek, który chciałem sobie poruszyć. Stałeś się jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale to chyba nie jest specjalnie dyskusyjne. Pewnie to odczuwasz na co dzień. Po pierwsze, czy zaczyna ci to doskwierać, czy na razie jeszcze jesteś w tej euforii mundialowej? Bo trochę jak na Ciebie patrzę, to mam wrażenie, że jesteś w takiej euforii jak na filmikach Wszelkich Leo Messi przez dwa tygodnie w tej Argentynie, codziennie był na jakiejś imprezie. Nie mówię, że ty imprezujesz codziennie, ale że jeszcze te emocje w tobie buzują. Więc czy ta popularność troszeczkę doskwiera, bo na pewnym poziomie ona jest trochę upierdliwa. A drugi, drugie moje pytanie brzmi, co ty z tą popularnością zamierzasz zrobić? Czy będziesz właśnie nam wyskakiwał czasami z reklam? Nie ma w tym nic złego. Absolutnie nie twierdzę, że to jest, jest coś nie tak. Natomiast chodzi mi bardziej o twoje podejście. Czy chcesz ją zmonetyzować w pewien sposób? Znaczy, oczywiście byłbym, byłbym wariatem, gdybym nie chciał spróbować. Dlaczego nie? No... To nie jest tak, że dostaję coś za darmo, to nie jest tak, że kogoś oszukuję albo komuś coś kradnę. Ja po prostu uważam, że zasłużyłem na to ciężką pracą i, i tym, co udało się osiągnąć. Jeżeli do tego dojdzie, a nie będę ukrywał, że no, zasypałem, mnie teraz propozycje, muszę po prostu mądrze wybrać i... i, i, i Pójść w dobrym kierunku po prostu, ja uważam, jest oczywiście, ty znasz mnie dość długo, ja jestem generalnie mega pozytywnym gościem z taką dawką energii, że ja jestem wiecznie uśmiechnięty, ja nawet, ja nauczyłem się na pogorszej decyzji 24 godziny troszeczkę się biczować, ale po, po, po dobrych meczach 24 godziny mieć enjoy, troszkę pocelebrować... Ale już później po poniedzieli, we wtorek wracam na, wracam na, na, na boisko i zasuwać. Dzisiaj rano oczywiście wczoraj miałem fantastyczne spotkanie w Kielcach. Pozdrawiam, to, to, to już jest, ale to, to nie tylko po mistrzostwach. To już było przed mistrzostwami. Często jestem zapraszany przez jakieś firmy na eventy, o których opowiadam o, o tym, jak wygląda sędziowanie, o moich anegdotkach, których wiadomo, nie wszystkie mogę powiedzieć w TV, a, a niektóre są mega i, i, i to jest fantastyczne, ale dzisiaj rano już stałem i, i byłem pobiegać, i ja jestem wciąż tym samym gościem, który ma nie niesamowite ambicje i to, 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 co mnie zawsze mówi, kolina mówi, jak ja cię uwielbiam, mówi, ty byś chciał wszystko sędziować. I mówi, to, to mówi, ale to cechuję wie najlepszych, bo ty, nieważne, czy będzie teraz puchar Syrenki, czy miałem teraz Olympia, ja już musiałem sędziować, bo po pierwsze to kocham, po drugie, uwielbiam sędziować finały. To jest coś, co on, on, on też wie. Będzie miał problem teraz, bo przecież gdzie nie pojadę, to, to, to on wie, jaki ja jestem i e, oczywiście tak pozytywnie e, się śmieje, ale, ale ja, ja to lubię. Jak jestem, mnie, mnie bardzo motywują duże eventy, duże, duże turnieje. Ja się potrafię skoncentrować na turniej bardzo mocno. Potrafię dać z siebie wszystko. Przy tym jestem, uważam, mega normalnym gościem. Podejdę do... Tu też tak było, było kilku moich kolegów młodszych, których bardzo Przeżywało to, że nie ma drugiego meczu, że nie ma pierwszego nawet meczu, a ciężko pracuje i powiedziałem im, dałem im swój przykład, jak było w Rosji, jakie były oczekiwania, co ja myślałem, żeby sędziował i to byli goście, którzy pierwsi wysyłali SMS-y, Szymona, nie, jeśli dał mi więcej rozmowa z tobą, jak te czasami trzy tygodnie treningu. Mogę ja tylko tak powiedzieć, że ty, e, faktycznie jesteś normalnym gościem, bo zdziwiłeś mnie bardzo, gdy ja przed finałem wysłałem Ci wiadomość na Whatsappie, że ci gratuluję, ale uznałem, że tak, a napiszę, bo wszyscy wysyłają, to będzie trochę głupio, jak ja jedyny nie wyślę, ale w ogóle nie zakładałem, że ty zaczniesz korespondować w pewnym momencie, e, odpisywać, pisać co u ciebie, i mówię, kurczę... I nawet po finale Mistrzostw Świata tak było. W nocy, po finale, nie wiem, finał się skończył o 22.00, o pierwszej w nocy coś, coś tam mi odpisało, i zaczęliśmy sobie pisać, i mówię, nie zwariował jeszcze. To nie dlatego, że, że się znamy, że jesteś, że, że, że pracujesz w telewizji. Dostałem w sumie 2600 chyba, czyli liczyłem Messenger, Instagram, mhm. WhatsApp i normalne wiadomości. Ostatniemu odpisałem chyba około dwa tygodnie po finale, mhm. Każd każdą jedną osobą nawet. To też teraz mówię od razu: słuchajcie, jak ktoś do mnie coś wysyła, dostał od kogoś numer, to jest bardzo miłe oczywiście, gratulacje i tak dalej. I dostałem: Gratulacje, Simon, trzymaj się kciuki, pozdro. Ale ja nie znam numeru. A i tak odpisałem zawsze: Dzięki i tak dalej, ale podpiszcie się, chociażbym wiedział, żebym wiedział, kto. Odpisałem każdej osobie. Ostatnia osoba była chyba z dwa tygodnie po finale. Mhm. I odpisałem każdemu. To, to jest miłe i też uważałem, że jest to taki e, obowiązek, który ok, musisz posiedzieć, odpisać, ale ktoś za ciebie trzyma kciuki i to czułem. Naprawdę czułem to wsparcie, czułem to mega wiarę w ludzi, że ludzi do mnie, we mnie, że damy radę to po pierwsze, że oni są mega dumni, że to Polak jest w finale, mhm. e, że zrobił super job i, i, i kiedy byliśmy z tymi flagami biało-czerwonymi, to też to był taki powód, że wtedy mi się ta, ta, ta łezka mhm. zakręciła. wiek kurczę... Ja zawsze chciałem być jak Robert Lewandowski, jak Wojtek Szczęsny, jak, 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 jak Zbyszek, bo niektórych oglądałem, podziwiałem sobie, myślałem kurczę, nie mam tyle talentu, żeby być. Nie mam pewnie też tyle szczęścia, żeby być wszystkiego dookoła, ale jak dostałem ten, ten medal i stanąłem do tego zdjęcia, schodziłem, już tam na mnie czekali właśnie Kolina Busaka, córka moja, którą przeciągnąłem przez, przez, przez trybuny, weszła ze mną. To był taki moment najbardziej tkliwy, i pomyślałem: Kurde, to jest moje Mistrzostwo Świata. To jest to, co młody Szymon chciał, chciał grać, chciał przejść decydującego karnego, nie strzelił, ale dzisiaj ten medal to jest właśnie dla mnie podniesienie trofeum do góry. Także udało się, jestem mega z tego dumny. Mega. Mhm. I ostatnie pytanie, być może trochę nie na miejscu, może na miejscu, może nie, ale sam ten temat poruszałeś. Zaraz zapytasz. Pozdrawiam ekipę, która przyjechała do mnie w Doha w sobotę. Mega ludzie, moi, moi ogromni przyjaciele, oczywiście rodzina, najbliżsi, to było to wiadomo, że będą musieli przyjechać, ale jest grupa, która podróżuje za mną już od jakiegoś czasu, moi, moi przyjaciele. Super, że się udało to wszystko załatwić. Mega, że byliście. Ja się, ja się naprawdę bardzo cieszę. Dziękowałem prywatnie, ale tutaj też, też dziękuję, bo to jest mega. Jak wiesz, że masz ludzi za sobą, że wiesz, że przyjadą. Nieważne, czy jest dobrze, czy jest źle. Sędziowanie to jest ta, czasem takie niewdzięczne. Ja powiedziałem, że kocham to, kocham to. Ja ramię to cały czas, ale, ale to jest czasami niewdzięczne, bo pamiętają ci rzeczy sprzed. Jakbyście zapytali dzisiaj któryś kibiców, to mi wyciągnie nie. o Kolega, nawet myślą, może, że to ja sędziowałem ten ślech, a to nawet nie ja. Ale tak to jest z nami sędziami. Pamięta się te złe rzeczy. No Wiadomo, ze mną się teraz będzie pamiętało pewnie też. Finał Mistrzostwa Świata, ale dzięki, że byliście i mam nadzieję, że widzimy się w czerwcu w Stambule. To, to jest jak mój przepo... target. To jak założyło nie, nie, nie przepowiednia. to jest target. To jest taki cel, który. O, dobra, dobra, dobra. E, a czy widzimy się kiedyś? To jest właśnie to moje pytanie. W klatce jakiejś, w jakimś oktagonie, czy wypada sędziemu, który sędziował Mistrzostwo Świata z kimś się bić? Mówiliśmy o swojej rozpoznawalności. Ona jest teraz gigantyczna, a więc pieniądze za walkę też byłyby gigantyczne. Sam powiedziałeś, że chętnie byś się kiedyś tego podjął, tylko właśnie pojawi się ta, to pytanie, czy wypada? Znaczy, ja się cały czas podejmuję, bo, bo w każdym tygodniu teraz jest chwilowa przerwa po mistrzostwach na czas mistrzostw, ale w sportowym płocku. Pozdrawiam sportowy Płock. Z Tomkiem jesteśmy w. Na, każ na koniec każdego treningu parę rund w ringu i, i nieraz gdzieś tam schodzimy z guzami, żona lekko fluiduje przed, <grydy> przed meczami. To jest normalne to jest moja pasja, to jest moje hobby, tak jak kocham sędziowanie, to, to jest taka inna pasja, która po kinie dała mi taki naprawdę odskok w bok, bo będąc sędzią, musisz nauczyć się radzić ze stresem i to jest żaden wstyd. E, wielu sędziów szuka takiej swojej drogi. Jedni czytają książkę, jedni chodzą do kina, właśnie, trzeci jeszcze coś innego. E, niektórzy dużo piją inni jeszcze coś innego robią to, 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 to jest naprawdę ogromna presja z którą trzeba sobie poradzić tak, jestem, tak byłem stworzony, tak się urodziłem że, że z tym stresem radzę sobie nieźle ale też ta presja gdzieś tam czasami była lubiłem się zamknąć w kinie sam gdzieś tam kino dla mnie, ukłony robiło kino Helios w płoc, czy Przedwiośnie dzięki sam w kinie sobie rano mi coś opuszczali ja sobie siedziałem, odprężałem się naprawdę zapominałem, ale, ale to była taka moja pasja od zawsze, już teraz tyle lat no i znalazłem taką swoje właśnie ujście. Raże to lubię. Raz, że to jest fantastyczny trening, można fantastycznie się zmęczyć, eee, zaangażować inne partie mięśniowe, eee, a dwa no, no lubię. Ja lubię rywalizację. Ja zawsze lubiłem rywalizację. Czy to jeździłem na rowerze, rywalizowałem sam ze sobą charakter. A więc. Wiesz i nie, eee, nie ma no już, już teraz wiem, bo, bo kolina słyszałem. <laughs> Nie mogę wam nawet zacytować, jak ja liść... wygadałeś się. Dostałem liścia. Nie. <śmiech> <śmiech> nie on tak zawsze lubi, jak mnie gdzieś tam się rozstajemy, właśnie tak wziąć, tak, tak poklepać, tak, tak po tym, tym i No nie, no on powiedział, że on to szanuje, że, że ja mam swoje hobby i tak dalej, ale uważa też właśnie to, co ty powiedziałeś, to jest magiczne sędzia mistrzostw świata. To to jest sędzia mistrzostw świata. To słyszysz, co ja mówię? The, the referee of the final of the World Cup. Mówi, to, to, to nie ma szans. To jest po prostu. To będzie wciąż moja pasja. Będę sobie trenował, ja sobie będę e, miał swoje sparingi i tak dalej, ale, ale też uważam, że pieniądze to nie wszystko. To pop... oczywiście to już też usłyszałem od, od jednego z, z panów. Pozdrawiam serdecznie. Mogę powiedzieć, jego imię? No. A nie będziesz wiedział, która federacja? Nie, nie, ale no oczywiście pieniądze olbrzymie, olbrzymie. E, ale pieniądze to nie wszystko. To, to, to myślę, że to już jest. E, ja jestem w pewnym sensie pewnie jakimś, jakąś, jakąś dumą takiego mojego środowiska sędziowskiego, ale też wielu sędziów, muszę to podkreślić i pozdrawiam. Wszystkich sędziów sportów zespołowych dostałem tak dużo też mega fajnych... Oni czuli, czy to sędzia siatkówki, czy sędzia koszykówki, mega na z rugby, no to jest mega, to jest mega fajne, bo czujesz takie wsparcie twojej rodziny, bo wszyscy jesteśmy gdzieś tam w pewnym sensie atakowani tak? w jakichś momentach. Oczywiście w momentach też, gdzie popełniamy błędy, bo, bo to jest taki zawód, ale, ale to było też mega, mega miłe. I ja będę sobie to uprawiał. Eee, to, to mojo, te moje hobby, to moją pasję, ale, ale do ringu nie wejdę. Za pieniądze. I bardzo mnie ta deklaracja e, cieszy i przy okazji... Chyba, że będę musiał za, za ciebie stanąć z Marcinem Najmanem, to podejmę się rękawicy. Słuchaj, myślę, że nie potrzebuję nikogo, kto będzie mnie nie wyręczał. Nie, żartuję. E, jeśli chodzi... O to wszystko, co powiedziałeś, to chyba możemy też zaapelować do kibiców, ale też do piłkarzy z całej Polski, ze wszystkich poziomów rozgrywkowych, żeby szanowali arbitrów, bo oni nie chcą wam zrobić krzywdy. To nie jest praca łatwa, to jest praca w stresie z ludźmi, którzy też są w stresie, pojawiają się nerwy, presja, pojawiają się błędy, ale trzeba szanować arbitrów. Nie, absolutnie, szczególnie poz... najpierw pozdrawiam. A po drugie, apeluję i proszę rodziców, szczególnie rodziców, naprawdę czasami jest na no mercy, jak, jak gdzieś przyjadę. Oczywiście jak ja się pojawiam, jest trochę inaczej, bo wtedy rodzice chcą troszeczkę inaczej wyglądać, ale ja często jestem w czapecce, często gdzieś tam się zasłaniam i, i, i sobie siedzę i to jest naprawdę czasami przykre, jak widać, jak młody sędzia, który też się uczy. No pamiętajcie, wasze dzieci na pewno mają dużo talentu, ale nie róbmy im wszyscy krzywdy razem. Być może będą grali jak Robert Lewandowski, może jak Wojtek Szczęsny. ale... Nawiązujesz do na razie... tych pięknych tablic, które w końcu na I tej tablicy, ta, to twoje tak, nazwisko tak. Nie zawsze jest pierwszym... adekwatne, bo to... prawda. Coś w tym jest, coś w tym jest, ale ci chłopcy też muszą się pouczyć i bardzo często tracimy sędziów już na początku, bo oni po kilku meczach mówią, że to nie jest dla nich, oni za te 50 zł. nie chcą słuchać wyzwisk, nieprzyjemności, oni nikogo nie przychali oszukać, ale jeden sędzia na boisku, nawet dla, gdzie grają po dziewięciu, nie jest w stanie zobaczyć wspólnego, uwierzcie mi i, i nawet macie jakby nie dał rady. Yy, więc troszkę więcej szacunku, yy, wiary gdzieś tam, i mniej presji, bo. Czy te dzieciaki będą grały w piłkę, tego nie wiadomo, mając 6, 7, 10, 12 lat. A może by będą sędziami, to serdecznie zapraszam. Eee, I wtedy ja jak będę szkolił. <laughs> serdecznie zapraszam. To <laughs> zaszmiało jak groźba. <laughs> <że> może. <laughs> ja ich nauczę wtedy. <laughs> Okej, okay. Szymon, bardzo ci dziękuję. Przepraszam, że cię przytrzymałem aż 3 godziny 20 minut, bo tyle rozmawialiśmy. Ale jak już jest sędzia finału Mistrzostw Świata w studiu, to nie mogłem go łatwo wypuścić. Eee, dziękuję, że byłeś taki cierpliwy, że hmm. byłeś taki... E, rozgadany, a teraz możemy jechać na pepkowe e, naszego no, przyjaciela Pawła. E, tak. E, tak jest e, autoforum, zaraz wpadamy. <laughs> Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Pozdrawiamy jeszcze raz, dziękuję wszystkim kibicom za słowa wsparcia i gratulacji. Do zobaczenia. Partnerem przechodzenia na Ty w kanale sportowym jest Tyskie.